Kim byli Słowianie? Słowiańskość, germańskość, celtyckość są to zjawiska wyłącznie językowe. Wśród bóstw ludów indoeuropejskich bardzo często atrybutem, jeżeli mamy tam jakąś hierarchię w niektórych tych ludów czytelną między tymi bóstwami, to na czele tej hierarchii stoi Bóg, którego atrybutem jest piorun, tak jak Zeus, tak jak Jupiter. No to jest znowu jedno wielkie nieporozumienie, zwłaszcza kiedy się mówi, tak jak ja na przykład, że Słowianie nie mieli mitologii. Nie, nie mamy tekstów mitologicznych. No to od razu to się, no jak to Słowianie nie mieli mitologii? Przecież to tyle ludów indoeuropejskich, wszystkie mają mitologię, co my Słowianie, znaczy, że yy, yy, głupsi jesteśmy? To nie jest fałszerstwo. Yy, co to jest? Były różne próby odczytania. Yy, jedne w, przy założeniu, że to jakiś chrześcijanie, na przykład niewolni kupiec, był i w ten sposób wyrył nie wiadomo co. Próbowano to czytać. Różne są propozycje, ale one nie są przekonujące. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału oraz te osoby, które są tutaj po raz pierwszy. Moi stali widzowie znają mnie doskonale, mam nadzieję. Robię dla Was filmy od dwóch, trzech lat w postaci vlogów i animacji. Także już chwilę tutaj na YouTube jesteśmy razem. Tworząc scenariusze moich filmów czy też podcastów. Korzystam z literatury naukowej, czyli z monografii, z podręczników akademickich, z artykułów naukowych oraz z kronik, często je cytując. Za tymi pracami stoją autorzy, specjaliści, profesorowie, doktorzy, którzy bardzo często poświęcają lata, a nawet całe swoje kariery na badanie konkretnego zagadnienia. I właśnie z tymi osobami chciałbym porozmawiać. Chciałbym, aby podzieliły się one swoją wiedzą z Wami, z widzami, z osobami, które chciałyby się na ten temat, na dany temat, coś nowego dowiedzieć. Prosto od osoby, która, że tak powiem, zjadła na danym temacie zęby. W ten sposób w mojej głowie narodził się pomysł historycznych rozmów, a to jest efekt tego pomysłu, czyli pierwsza rozmowa z profesorem Dariuszem Andrzejem Sikorskim. Profesor specjalizuje się w historii Polski do XII wieku w początkach kościoła katolickiego w Polsce, zarządów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a także w religii dawnych Słowian. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Kim byli Słowianie? W co wierzyli? Czy mieli własną religię? Jeśli tak, to na czym ona polegała? Jakich mieli bogów? To tylko niektóre z tematów, o których porozmawialiśmy. Tym razem ja zadaję pytania... Oddając miejsce mojemu gościowi. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle. Dziękuję w tym miejscu wszystkim łapkującym, komentującym, subskrybującym i te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, niech to zrobią, bo cały czas jest duży procent osób, które wracają na mój kanał, ale nie subskrybują. Dziękuję w tym miejscu wszystkim patronom oraz patronkom, którzy wspierają mój projekt. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów i patronek i przyspieszyć tym samym Prace nad moimi pomysłami, których efekt widzicie dzisiaj, zapraszam serdecznie do mojego profilu w serwisie Patronite. Link znajduje się w opisie. Dzięki, a tymczasem nie przedłużając, zostawiam Was z moją rozmową z profesorem. Dobrego oglądania! Dzień dobry, witam wszystkich widzów mojego kanału oraz wszelkie osoby, które są tutaj po raz pierwszy. To jest pierwszy odcinek z serii Historyczne Rozmowy, a moim gościem jest profesor Dariusz Andrzej Sikorski z Dzień Uniwersytetu Dzień Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze. Spotykamy się w związku z premierą książki, pana profesora Religie Dawnych Słowian za. To wydanie odpowiada Wydawnictwo Poznańskie. Przyznam szczerze, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie w ogóle ostatnio przeczytałem, i naprawdę podszedł pan tutaj w tej książce w taki sposób do religii Słowian. Bardzo krytyczny, ale moim zdaniem bardzo potrzebny. Ta książka rozwijała mi bardzo dużo mitów i właśnie o nich między innymi chciałbym dzisiaj porozmawiać. Zastanawiałem się też, jak tę rozmowę w ogóle rozpocząć, czyli od czego wyjść, i wydaje mi się, że chyba najlepszym pytaniem będzie. Kim byli Słowianie? A Jaki odpowiedzi się Pan spodziewał? Bo pytanie jest bardzo ogólne. Kim byli Słowianie? Tak, chodzi mi o Bo byli to jest też czas byli przeszły, ale taki tak, nie, nie tak, wskazujący kiedy, nie? Mamy tutaj... Mówię o Słowianach w 9-10 wieku, a może nawet wcześniej, bo różne są teorie, kiedy ci Słowianie są uchwytni w źródłach, kiedy można o nich mówić. Od kiedy możemy mówić o Słowianach? I o tych, którzy byli przedchrześcijańskich. Tak, rozumiem, ja troszeczkę y, ironizowałem, dlatego że y, w pytaniu już zawarta jest y, taka koncepcja y, słowiańszczyzny, bardzo silnie złączonej z, z konkretnym ludem, czy z konkretną dużą społecznością. Natomiast y, y, słowiańskość, germańskość, celtyckość są to zjawiska wyłącznie językowe. To znaczy, Słowianami nazywamy tych, dla których językiem rodzimym jest któryś... Z, Dzisiaj z języków słowiańskich. W dawnych czasach, kiedy właściwie język słowiański czy ten prasłowiański był bardzo jednolity, nie było tego problemu, i nazywamy tymi słowianami czy prasłowianami tych, którzy posługiwali się tym, tym językiem. I tylko tyle. Czyli w ten sposób można zdefiniować słowian najprościej i y, chociaż to y, idzie wbrew takiemu utartemu poglądowi, że słowiańskość jest związana jeszcze z czymś na przykład z genetyką, y, z innymi cechami, powiedzmy morfologią y, czaszki, y, że nie wiem, słowiańskie kobiety są jasnowłose, mężczyźni tacy czy owacy, y, to y, nie ma tutaj znaczenia. Słowiańskość jest y, wyodrębniona na podstawie wyłącznie języka. Jak odnieść do tego pojęcie prasłowian, które jest bardzo często spotykane w nauce? To nie ma tej jasnej granicy między słowianami a, prasłowia a prasłowianami. Wynika to z tego, że te pierwsze nasze historyczne wiadomości o słowianach, które możemy uznać, że są pewne, że możemy z pewnością zidentyfikować jakiś lud występujący w źródłach, z ludem mówiącym po słowiańsku, to jest dopiero z chyłek V wieku. Wszystkie wcześniejsze, występujące w literaturze, konotacje pojawiające się w tych antycznych zapiskach różnego rodzaju ludów ze Słowianami są tylko hipotetyczne, bo my nie wiemy tak naprawdę, w jakim języku oni mówili. I tych nazywamy wówczas prasłowianami. Tych nazywamy prasłowianami, a właściwie, co profesor Popowska-Taborska najzręcznie ujęła, słowianami notorycznymi nazywamy tych, co do których nie mamy wątpliwości, że oni są słowianami. Cała reszta, co było wcześniej, to są tylko hipotezy mniej lub gorzej uzasadnione, co do których, których pewność jest no, zawieszona ze względu na. No, no stan źródeł i granice pewnej naszej wiedzy, którą możemy na podstawie tych źródeł uzyskać. W kontekście Słowian jest stosowany termin lud indoeuropejski. Kim były ludy indoeuropejskie i co to oznacza w kontekście Słowian? Dawniej nazywano je indogermańskimi, dlatego że pierwsi badacze zauważyli przede wszystkim związek zaskakujący dla nich, to był koniec XVIII, początek XIX wieku, zaskakujący dla nich związek między językiem niemieckim, czy językami generalnie germańskimi, a, a sanskrytem, językiem elit w Indiach. Ogromna odległość. A badając te języki, okazało się, że one są bardzo do siebie podobne. Rozszerzając to, uzyskano obraz pewnej rodziny języków, którą nazwano rodziną indogermańską. Później, z wiadomych względów, zaczęto chętniej nazywać to tą rodzinę indo, rodziną indoeuropejską, zresztą trafniej niż, niż ta pierwotna nazwa. Do której zaliczamy no, mnóstwo języków. Praktycznie wszystkie dzisiaj, prawie wszystkie współczesne języki europejskie są językami pochodzą, wywodzącymi się z rdzenia, z prajęzyka języka, lub dzisiaj niekoniecznie już się językoznawcy upierają, że to był jeden język praindoeuropejski mogło być to kilka dialektów ze sobą powiązanych dość mocno, z których wywodzą się wszystkie dzisiejsze języki indoeuropejskie. Możemy to prześledzić, analizując oczywiście historię samych języków, ale też w źródłach widzimy bardzo wyraźnie rozwój poszczególnych języków, na przykład chociażby język polski, język francuski. Jak czytamy staro, w języku starofrancuskim, to widzimy, że ten język się jednak różni od współczesnej francuszczyzny. Podobnie, nie wiem, barokowa, każdy czytał w szkole, y, pewnie nie z wypiekami, z pewną trudnością, y, nie rozumiejąc wszystkich słów, albo się okazywało, że słowa, które są, mają dzisiaj takie znaczenie, dawniej miały zupełnie inne. To jest właśnie ten obraz ewolucji, którą języki przechodzą, a ta, to zróżnicowanie na tak, takie mnóstwo języków indoeuropejskich wynikało z tego, że ten lud się rozprzestrzenił po, y, między nimi po Europie. Ale to nie tylko, bo to językiem indoeuropejskim najprawdopodobniej był także język hetycki, czyli Anatolia, no, sanskryt w Indiach, języki irańskie. Ten, ta rozległość tych terenów powodowała pewien izolacjonizm poszczególnych grup i tam te, ta ewolucja tych języków przebiegała po prostu inaczej. Ale my dzisiaj możemy to w dużej części jakby cofnąć taką metodą jakby archeologiczną, odsłaniając te nawarstwienia późniejsze, docierając do, yy, do samego rdzenia, do samego pnia. Rodzenia, pnia. Do samego pnia tak. Często w kontekście Słowian mówi się o ich pochodzeniu. W debacie naukowej, ale nie tylko, ścierają się takie dwie główne teorie. Teoria alochtoniczna i teoria autochtoniczna. Na czym polegają te teorie i skąd one się w ogóle wzięły? Czy może jest jakaś trzecia droga idąc takim żargonem politycznym? Na początek wyjaśnimy sobie właśnie oba terminy, to znaczy teoria autochtoniczna jest sformułowana z punktu widzenia polskich badaczy, bo auto, autochton to jest mieszkaniec tu miejscowy, nasz. Czyli teoria autochtoniczna zakładała, czy zakłada, że Słowianie wykształcili się na terenach między Odrą a Wisłą, czy w dorzeczu Odry i Wisły, ewentualnie ciut jeszcze bardziej na wschód. Teoria allochtoniczna, czyli też z punktu widzenia polskich badaczy, ale to się upowszechniło, to, ten, ten podział się upowszechnił, to wszystkie miejsca inne, to znaczy gdzieś na, w Karpatach albo gdzieś bardziej dal, na, na wschodzie, gdzieś nad Morzem Czarnym, gdziekolwiek poza dorzeczem Odry, Odry i Wisły. I teraz pytanie o genezę Słowian jest pytaniem skomplikowanym, bo właściwie genezy czego my poszukujemy? Jak się, tak jak pan zapytał, zapewne panu chodzi o lud. O lud. Tak, a właściwie należało, jeżeli słowiańskość, jak i inne tego rodzaju zjawiska, germańskość, są zjawiskami językowymi, to pytamy o w sumie o język. Jak, skąd się ten język wziął? Nie mamy takiej pewności, że ciągle ta sama grupa. Które się oczywiście mogło rozmnażać, przemieszać, i tak dalej, była wyłącznie cały czas i potomstwo nośnikami tego, tego języka. Bo mogło dochodzić do takich przypadków, tu mówię czysto hipotetycznie, że część na przykład ludności. Y, y, mieszkającej wespół z ludnością mówiącą dawnymi dialektami słowiańskimi, takimi w trakcie, w trakcie wykształcania się języka słowiańskiego, czyli w okresie takiej pr, y, prasłowiańskim, o, y, mogła ten język przejąć. Tak jak język, powiedzmy, Słowianie na Połabiu, później w czasach historycznych, czy na Pomorzu Zachodnim, czy na Śląsku, ulegali germanizacji językowej, ale nie fizycznie, bo to się nic nie zmieniło. Mogą wykazać swoich również i dzisiaj mieszkańcy. Dużej części Niemiec, zwłaszcza wschodnich, na pewno mają przodków y, słowiańskich, bo tam nie doszło do eksterminacji miejscowej ludności, tylko do jej germanizacji, czyli właśnie y, przejęcia kultury, a w, z, język jest jednym z, z najważniejszych elementów y, takim y, kulturotwórczym. Y, I też tak to mogło wyglądać, i mamy takie gwarancji, Więc jak mówimy o geneze y, Słowian, to w istocie, jeżeli cośkolwiek możemy powiedzieć, to możemy powiedzieć tylko o tych, o tych, którzy mówili tym językiem. Mówimy o genezie tego języka. I y, różni badacze y, i różne nauki zajmują się tym problemem, bo tutaj przede wszystkim archeologia i językoznawstwo, czy może w odwrotnej kolejności, pierwszy językoznawstwo, później archeologia. W ostatnich latach dochodzi y, y, genetyka. Historycy tu mają najmniej w sumie do powiedzenia, bo źródła historyczne są w stanie Słowian uchwycić dopiero na przełomie antyku i wczesnego, i wczesnego średniowiecza. Każda z tych nauk ma inne narzędzia i też właściwie co innego szuka i co innego znajduje. Archeologia opiera się na badaniu pozostałości materialnych, które, których nie można przełożyć wprost na język w którym ci ludzie, o których mamy ślady, mówili. Językoznawcy są tutaj uprzywilejowani, bo ciągle operują na pozostałościach językowych. I yy, można powiedzieć tak, jak wskazują, gdzie język powstał, yy, mógł powstać, to właśnie mówią o terenach, gdzie ewentualne ślady do dzisiaj, na przykład w nazewnictwie, wskazują, że pewne nazwy, które często są archaiczne, a zwłaszcza nazwy, nazwy wód, Mogły powstać w okresie na przykład wspólnoty bałtycko-słowiańskiej, kiedy wspólnie z, z dzisiejszymi potomkami, dzisiejszymi przodkami nie, kiedy z przodkami dzisiejszych Prusów, Łotyszy, Litwinów byliśmy, tworzyliśmy jedną wspólnotę, zanim się to, te języki rozdzieliły na te języki bałtyjskie i, i słowiańskie, to możemy wskazać mniej więcej, czy językoznawcy, no wskazują jakiś teren, gdzie widzimy że te nazwy bałtosłowiańskie Bałto operują. I to jest jakby miejsce, które domyślnie musiało być tym miejscem, w którym ta ludność mówiąca tym jeszcze na tym, tym językiem na tym etapie mówiła, bo nadawała w tym języku nazwy rzekom, czy powiedzmy jakimś tam obiektom geograficznym. Ale głównie rzeki tutaj są głównym źródłem, dlatego że tak jak Odra i Wisła. To są bardzo archaiczne, jeszcze przedindoeuropejskie nazwy, bo nie da się ich wyjaśnić na gruncie żadnego z języków indoeuropejskich, ani rekonstruowanego języka praindoeuropejskiego, ponieważ pewnie ze względu na to, że rzeki obejmują długi teren, przepływają przez duże tereny, łatwiej tą nazwę przenieść na nowo, po, dla nowo pojawiającym się ludom w dorzeczu tej rzeki. Tak to można ewentualnie wyjaśnić. A podział na Słowian wschodnich, zachodnich i południowych to jest w takim razie podział językowy? Tak. To jest stricte podział językowy, tak? Stricte podział językowy, ale język, jak już powiedziałem, jest naj, jednym z najważniejszych elementów kultury, dlatego że on jest środkiem komunikacji, a kultura polega na wymianie informacji w ramach danej społeczności. Więc jeżeli dana społeczność zaczyna z różnych powodów różnicować język, którym się posługuje, aż do takiego stopnia, że na przykład powstaje różnica w komunikacji, to znaczy tak jak dzisiaj. Y, mogę, sobie to, mogę to zilustrować w ten sposób. W V wieku mniej więcej język słowiański był jednolity. Niesamowicie jednolity. Y, wszyscy Słowianie dobrze mogli się porozumieć. W tamtym czasie już na przykład, jeśli chodzi o Germanów, to już był, były podziały, które no, stanowiły pewną, y, y, pewną barierę, barierę komunikacyjną. Y, ponieważ Słowiańszczyzna z jakiegoś bardzo prawdopodobnie niewielkiego terenu rozlała się na te tereny, które dzisiaj zamieszkują Słowianie, wyjąwszy oczywiście Węgrów, Rumunów. Rumunii to pozostałość po dawnym osadnictwie rzymskim. Ekspansja później na wschód i na północ spowodowało, że ten pierwotny język zaczął się powoli różnicować. A to też szło z tym, że różnicowała się także kultura. I one się zaczęły domykać w ten sposób, że wraz z intensyfikacją własnej kultury, następowało wykształcanie się innego języka. Tak jak w XII wieku jeszcze, czy powiedzmy w no, XII, XI, a z pewnością X. Jak dobrawa do przybyła do Mieszka, to spokojnie ze sobą rozmawiali, także jej otoczenie. Tutaj nas, nie było e, różnic nie, żadnych. Znaczy, były takie pojedyncze. różnice, jak, są, jak dzisiaj odczuwamy różnice dialektalne. Nie? Hmm. Że wiadomo, kto skąd przybył. Nie? Że ktoś przybywa powiedzmy do poznania z Podlasia, to słychać to, ale żadnej bariery komunikacyjnej. Yy, to nie sprawia. To nie sprawia. Później następuje różnic, różnicowanie aż do dzisiejszego stanu, że nam się wydaje, że czeski jest taki bardzo podobny, ale wiele czeskich zresztą z czesczyzną jest problem, bo to jest właściwie język dzisiaj wskrzeszony w XIX wieku. Łatwiej tutaj, czy lepiej to pokazać na języku słowackim, który jest rzeczywiście bardzo podobny i w pewnych aspektach życiowych nie stanowi bariery, bo można się na takim elementarnym poziomie dogadać. Dysput filozoficznych raczej nie, bo tu już trzeba odpowiedniej yy, precyzji, ale no, stanowi barierę. Która nie y, jest uciążliwa, czy nie byłaby uciążliwa w takim, no, podstawowym, na podstawowym y, poziomie y, komunikacji i ten rozdział nastąpił wraz z postępującą migracją. Mówimy o Słowiańszczyźnie zachodniej, bo tutaj te grupy językowe były jeszcze w miarę w, 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 ze sobą w kontakcie, więc dłużej utrzymywała się ta wspólnota zachodniosłowiańska, ta wschodniosłowiańska, a ci, ci słowianie południowi to są ci, którzy rozlali się na różne obszary dawnego imperium, w sumie y, rzymskiego, y, ulegali różnym wpływom, i y, no, to jest taka grupa pod względem językowym trochę mieszana, ale wyodrębniamy ich jako Słowian południowych, także pod względem, y, pod względem językowym. Stąd, jak jedziemy dzisiaj do Serbii, to też, czy Chorwacji. To się lepiej czujemy, bo zwłaszcza ci, którzy nie znają żadnego języka, bo sobie jakąś, jakoś tam. Coś tam są w stanie się jakoś porozumieć. Porozumieć jakkolwiek. się tak, mhm. no, oczywiście. Panie profesorze, skąd w ogóle się wzięła nazwa Słowianie? Bo często spotyka się, może nie często, ale zdarza się w takich artykułach popularno-naukowych, że ktoś wywodzi z pochodzenie słowa, etymologię słowa słowianin od niewolnika. Nie, to jest błędna etymologia. Ona jest etymologią tak zwaną ludową. I rzeczywiście czasami w źródłach wcześniejszych możemy czy takie czy porównanie znaleźć, ale to wynika z tego, że termin słowianie pierwszy upowszechnia w Grece, tuż za nim w, w, w Łacinie sklawus jest bliski innemu terminowi łacińskiemu slavus, czyli niewolnikowi. I jak ktoś był, chciał trochę pokpić z tych, z tych ludzi, no to to je niewolnikami, tak. tak. Grał na tej na, te, na, tej, na tej zbieżności. Możemy zrekonstruować z tych źródeł. To język grecki, język łaciński nie są językami słowiańskimi, ale ta nazwa jest z pewnością pochodzenia słowiańskiego. To nie jest nazwa urobiona na gruncie języka greckiego dla jakiegoś ludu, czy łacińskiego dla jakiegoś ludu, tylko jest to nazwa, która wywodzi się z, z ogólnosłowiańskiego słowa słowo, właśnie. Nie? I teraz tu są różne interpretacje, co to ma oznaczać. Prawdopodobnie. Była to forma zaznaczenia, że Słowianie to są ci, czyli jakby dla wewnętrznej autentyfikacji, Słowianami jesteśmy ci, którzy się rozumiemy, rozumiemy nasze, nasze, nasze słowa, co mówimy. Tu możemy podać jako analogię przykład, który pokazuje, jak w drugą stronę określano tych, którzy nie byli w naszej wspólnocie językowej. Niemcy to są ci, którzy, których nie rozumiemy. To są ci, których nie rozumiemy. Ale nie tylko ci nasi współcześni Niemcy, czy historyczni Niemcy, bo jeszcze w XVI wieku, w którymś z, a, z akt sejmiku jakiegoś tam ziemskiego, już nie pamiętam w tej chwili, to może być nawet XVI wiek, w tej chwili nie, nie, sobie nie przypomnę, jest taki zwrot. Francuzi co to ich Niemcami zowią. Wszystkich po prostu nie mówiących językiem słowiańskim nazywano Niemca. Niemcami. Chociażby z tego powodu, że granica słowiańszczyzny z resztą Europy, Europy głównie przebiegała na styku języka, języka, języków słowiańskich z, z językiem, czy dialektami, dialektami niemieckimi. I wszyscy inni, którzy też mówili niezrozumiale, bo inni czy mówili po włosku, czy mówili po, po francusku, czy jeszcze, jeszcze inaczej, to był ten sam sort. To są ci Niemcy. Przecież ich nie rozumiemy. Nie? To są takie niemowy, niemoty takie o. I prawdopodobnie ta, ta nazwa Słowianie jest rodzima, przejęta przez autorów grecko-rzymskich grecko i później utrwalona w piśmiennictwie. Chciałbym porozmawiać jeszcze o nim przejdziemy do tego, co najbardziej interesuje zapewne widzów, czyli postaci bogów, które gdzieś sprawiają, że naprawdę każda religia staje się atrakcyjna. Nie wiem, czy to jest zmęczenie jednym bogiem chrześcijańskim, ale zawsze mam wrażenie, że osoby, które się interesują historią, mają bardzo, duży, bardzo dużo uwagi, jeśli chodzi o mitologię, religię czy wszelkie wierzenia, kładą na bogów. I nim przejdziemy do bogów, chciałbym zapytać jeszcze pana profesora o warsztat historyka. Czyli jakimi źródłami dysponują historycy? Jaka jest ich gradacja? I jak ym, praca historyka, jaki kształt przybiera w zależności od tego, z jakich on źródeł korzysta. Historyk sięga po wszystko, co może zidentyfikować, jako to jego źródło pozwalające odtworzyć przeszłość w zakresie badanego problemu. Jeżeli zidentyfikuje, że coś się nadaje, no to to jest dla niego źródło. Dzisiaj można powiedzieć tak, kości ludzkie mogą być źródłem, nie tak jak dawniej, tylko no, są kości ludzkie. <laughs> Możemy na podstawie szkieletu zmierzyć, określić, nie wiem, czy to był osobnik wysoki, gruby, czy ciężko pracował, czy ma jakieś ślady chorobowe i dalej, i Dzisiaj, dzięki na przykład genetyce, te kości są także źródłem pozwalającym odtworzyć DNA tego jednego osobnika, drugiego, trzeciego i czwartego, porównać, je między sobą i dojść do wniosków, które w innym przypadku nie byłyby możliwe na podstawie badania takiego tradycyjnego samego szkieletu, że na przykład ci pochowani na jednym cmentarzu ludzie, jakaś grupka, są ze sobą spokrewnieni. To jest jakby nowe źródło, czyli ciągle ta sama kość, ale poddana innego rodzaju badają. Więc wszystko, co my znajdziemy jako potencjalne źródło oświetlające nam Jakąś, jakiś aspekt przeszłości, to, to bierzemy na warsztat. Tylko w zależności od tego, co to jest, to to wymaga specjalnej obróbki. Te badania hmm. DNA wykraczają poza naszą specjalizację, bo one właściwie wykorzystują inną naukę, która, w, w ramach której to, tę możliwość, tę technologię stworzono. Natomiast to, co jest właściwe dla historyków, no to są przede wszystkim źródła pisane, które poddajemy odpowiedniej krytyce. I y, dopiero wówczas y, na podstawie tych źródeł dokonujemy jakiejś interpretacji, przyglądamy się jakiemuś problemowi. Nie ma tak, że są jakieś źródła, które mają zasady, są na przykład lepsze lub gorsze. Y, y, źródła należy traktować y, indywidualnie i za każdym razem y, krytyka musi przebiegać pod kątem badanego problemu, bo to samo źródło dla danego problemu jest dobrym źródłem, dla innego jest kiepskim. Nie ma tutaj takiego prostego, nie ma takiej możliwości wprowadzania takiego prostego uporządkowania, że ja bym powiedział na przykład, że tego rodzaju źródła, na przykład kroniki są lepsze od roczników, albo odwrotnie, dokumenty są lepsze, albo odwrotnie, chociaż można się posługiwać tego rodzaju genera generalizacjami, ale one są. Nieco wprowadzające w błąd, bo wtedy człowiek mający do czynienia z dokumentem, z tego tylko powodu, zwłaszcza amator, że ma do czynienia z dokumentem i gdzieś słyszał, że dokumenty są lepsze niż na przykład kroniki, no zawierzy na przykład dokumentowi, który jest podfałszowany albo jest w ogóle sfałszowany. Nie? Z drugiej strony kroniki mogą być bardzo dobrym źródłem, ale mogą być źródłem bardzo yy, złym, to znaczy raczej przedstawiającym wizję autora danej kroniki, niż Świat rzeczywisty, niż hmm. chęć opisania tego, tego świata. Także to zawsze ta, sa, to, ta sama kronika, którą pod jednym względem ocenimy jako kiepskie źródło, może być bardzo dobrym źródłem, na przykład do badania e, mentalności w czasach powstawania tego dzieła, nie? Mhm. ale zupełnie do innego problemu. Rozumiem. Także tutaj e, to jest oczywiście bardzo obszerny problem. Nawet w skrócie nie jestem, nie podjąłbym się y, 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 zarysowania jego, ale y, no, tak chciałem tutaj jakby nie wymigać się z, z odpowiedzi na to pytanie, tylko wskazać, że ono jest niesłychanie skomplikowane. Nie? A język starocerkiewno-słowiański jako, jako źródło, bo w ogóle ten sam fakt powstania języka który miał być tutaj skierowany w kierunku chrystianizowania Słowian, prawda? Jest dla mnie czymś niesamowitym. Sam fakt, że ten język powstał. Czy mógłby pan profesor coś więcej powiedzieć na temat tego języka i jakie on stanowi źródło dla historyka? Język starocerkiewnosłowiański słowiański jest językiem sztucznym. To znaczy, jak pierwsze powstały zabytki w drugiej połowie wieku IX, to nikt takim językiem nie mówił. Ale był to język zrozumiały. To jest spowodowane tym, że on powstał dla specyficznego celu, jakim było przystosowanie z, no, tekstów o charakterze sakralnym, czy fragmentów Pisma Świętego, czy tekstów egzegetycznych, modlitw w języku słowiańskim dla Słowian. Więc, żeby on był językiem zrozumiałym przez szerszą grupę, to twórcy tego języka, Grecy przecież. Cyril i metody. Tak, byli bardzo bystrzy, bo no, oni wcześniej przebywali w środowisku Słowian, w samej Grecji, bo Grecja była zalana Słowianami, którzy ulegli grecyzacji z kolei. A z czego wynikało, że Grecja była zalana Słowianami? No, w, w, Słowianie zalali całe Bałkany. Na niektórych terenach ta kultura słowiańska jakby przeważyła i tam się zachował język słowiański. Na innych to Słowianie ulegli grecyzacji, chociażby no właśnie w Grecji czy w innych czy w innych regionach. No później powiedzmy po najeździe Węgrów część Słowian uległa madziaryzacji. Sporo w języku węgierskim jest zapożyczeń z tego czasu słowiańskich wskazujących na ten okres Takiej wspólnoty, ale sporo dzisiejszych Węgrów to są, jakby tak powiedzieć, fizycznymi, są fizycznymi potomkami dawnych, dawnych Słowian, no, którzy mieszali się z Węgrami i przybierali po prostu kulturę, kulturę Słowian. Inny przykład, po to, Szło w jedną lub w drugą stronę. To są dzisiejsi Bułgarzy, którzy nazwę dla swojego państwa przejęli od grupki najeźdźców Bułgarów, czyli ludu mówiącego jednym z języków tureckich, którzy ulegli slawizacji. Bardzo szybko ulegli y, slawizacji, także nawet dzisiejszy język bułgarski w sumie dość niewiele zachowuje y, słów y, pochodzenia tureckiego z tego, z tego okresu. A jaki był cel stworzenia tego języka starocerkiewno słowiańskiego? No, jak przetłumaczyć Biblię? To jest tekst y, niesłychanie trudny, bo tam jest cały szereg pojęć, które y, w świecie słowiańskim były obce. Mhm. I teraz tłumacze musieli się nagłówkować, jak musieli dobrze znać język słowiański, musieli mieć taką intuicję też translatorską, żeby z tego bogatego słownictwa słowiańskiego, dość bogatego w sumie, wydobyć takie słowa, których znaczeniem można by grać w ten sposób, żeby je wykorzystać do przetłumaczenia terminów, terminów biblijnych. Jak na przykład oddać. Yy, yy, greckie Hagios, święty. Yy. Dzisiaj, jak mówimy, nie święty. No więc yy, użyto terminu oznaczającego kogoś, kto jaśnieje, coś, co jaśnieje. Święty to jest jasny. Yy, świętopełk to nie jest święty pełk, jakbyśmy to dzisiaj próbowali, tylko jasno w domyśle jasno głowy pełk, czyli ten, kto ma jasną, jasną, jasną głowę, a nie, że on jest i, że on jest święty. Jeden z królów wschodniogermański król, jeden z, 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 z w IX wieku też miał na imię e, świętopełk. Oczywiście pisany łaciną to Cwentopulk czy, czy, czy coś takiego, nie? E, to w, wygląda właśnie. E, więc tu był ten problem z adaptacją języka, więc oni czerpali z różnych źródeł, tworzyli także pewne zasady. No, czy kanonizowali pewne zjawiska występujące w gramatyce słowiańskiej i był to język tekstu. On był językiem uczonym. To tak jak język hebrajski dzisiaj jest, przez długi czas był językiem tylko uczonym, bo nikt po hebrajsku, także Żydzi, nie mówili. On jest wskrzeszony na potrzebę jakby budowania tożsamości państwa Izraela. Mamy nie tylko własne państwo. Mhm. A ci Żydzi, którzy tam przybywali, przebywali z różnych zakątków świata, ze swoim językiem, którym, którym mówili. Nie? Więc trzeba było stworzyć, to, było genialne, to była genialna myśl, trzeba stworzyć język, który tą wspólnotę połączy, bo zdawano sobie sprawę, że z największym spoiwem w kulturze jest właśnie, jest właśnie język. I go skrzeszono jako język, którym się, się mówi. Z języka liturgii, czy języka, z języka tekstów też świętych, stał się językiem na powrót mówionym po przecież bardzo długim w bardzo długim okresie. I ten język starocerkiewno słowiański odegrał ogromną rolę, ponieważ on uprzystępnił Słowianom przede wszystkim możliwość pisania, bo był to język, który nie wykorzystywał ani alfabetu greckiego, ani łacińskiego. Tylko stworzono odpowiedni system, taki, który nadawał się dla oddania fonemów słowiańskich, które są inne niż na przykład te łacińskie czy, czy greckie. Dlatego on jest ma inny sposób, inny sposób pisania. Oparty na tych doświadczeniach powiedzmy greckich, ale jest on, jest on no, po prostu inny. Nie jest to nic skomplikowanego nauczyć się odczytywania tych tekstów, no bo tak jak w każdym innym języku wystarczy się po prostu nauczyć tego, tego alfabetu, ale jakie dźwięki już się za nimi kryły, no to my możemy to zrekonstruować. Nikt nie nagrał tych, którzy tak mówili, nie? chociaż język sterocerkiewno który stał się podstawą później liturgii w kościele prawosławnym był bardzo z tego względu bardzo archaiczny, bo każde teksty święte, także liturgia, zachowuje pewne formy archaiczne. W dzisiejszych pieśniach kościelnych również są takie formuły, które nawet ci, którzy je dzisiaj śpiewają, ich nie rozumieją, albo rozumieją je zupełnie opacznie, bo one już dzisiaj są niezrozumiałe, ale słowa nadal trwają, więc ten język starocelkiewny słowiański był takim wehikułem, który troszeczkę umożliwił nam przeniesienie umożliwienie poznania tego dawnego języka. To jest zresztą jeden z pierwszych zabytków, chociaż są wcześniejsze próby zapisywania słów słowiańskich przy pomocy alfabetu łacińskiego, też na potrzeby misyjne ze strony misjonarzy z pochodzących z krajów, z krajów niemieckich, ale to są bardzo krótkie teksty. Natomiast teksty starocerkiewno-słowiańskie są tekstami no, już bardzo obszernymi, chociaż też to jest tylko jakaś część tych tekstów, które, które powstały Yy, yy, dla celów, oczywiście, misyjnych. Chcąc rozmawiać o religii, o wierzeniach, w zasadzie trzeba zdefiniować pewne pojęcia. Bardzo często spotykane w literaturze, szczególnie takiej popularno-naukowej, jest na przykład stawianie znaku równości między pojęciami religii i mitologii. Jak rozumieć najważniejsze pojęcia na przykładzie religii, mitologii, yy, wierzeń? Jak pan do tego podchodzi w swoich badaniach? Reli sam termin religia jest bardzo skomplikowany. Można powiedzieć, że on jest zawsze definiowany na potrzeby konkretnego, konkretnego badania. Tak przynajmniej na takim stanowisku dzisiaj stoi większość religioznawców. Bo w dawnych czasach tej sfery jakby Wierzeń religijnych nie ujmowano w taką, w taką ogólną kategorię jak religia. Chociaż religia pochodzi, czyli czerpie ze słowa łacińskiego religio, ale ono wówczas określało coś zupełnie innego. Nie religię w naszym sensie, tylko religio jako pewnego rodzaju z, no, zestaw czynności rytualnych, które Trzeba wykonać, na przykład odprawiając kult czy coś, coś w tym rodzaju. Dopiero taka refleksja naukowa. Budząca się, no, czerpała dla swoich nowych kategorii, swoich nowych pojęć z tego już zastanego słownictwa i padło na to słowo, które w ten sposób do dzisiaj no, już jest słowem powszechnie znanym, i wydaje nam się, że wiemy, co ono określa, ale tak nie do końca, bo to zawsze ta religia związana jest z religią, której my jesteśmy wyznawcami, lub nawet jeżeli jesteśmy ateistami, to w naszym otoczeniu mamy do czynienia z tą religią. Powiedzmy, ateista, w Polsce ma, jednak jest zanurzony w, w, w kulturze y, chrześcijańskiej. Ateista w krajach y, muzułmańskich jest zanurzony w tej, w tej religii, chce ch, 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 czy nie chce. Y, I też będzie y, definiował tą religijność y, muzułmańską zgodnie z tak, ze wzorcami, które są, które są mu znane. One nie muszą być, y, nie muszą być takie same. Problem rzeczywiście, który Pan tutaj poruszył jest ważny, mianowicie tak się utarło i to nie tylko w polskiej, w polskiej literaturze, takiej popularno-naukowej i w ogóle wśród szerszej publiczności, że mitologia to jest religia. Jest to pojęcie całkowicie błędne, nie mające uzasadnienia, poza tym uzasadnieniem, które można by tutaj po, jednak pokazać, że taki jest UZUS, czyli sposób y, 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 używania tego, y, tego słowa mitologia zamiennie z religią. Tak nie jest, dlatego że y, generalnie. Mitologia to są różnego rodzaju opowieści niekoniecznie związane z bogami, bóstwami, demonami czy z kimkolwiek innym. Mogą być to opowieści o ludziach świeckich, opowieści, które są przechowywane w tradycji danego ludu, danego społeczeństwa, z tego względu, że są ważne, bo powiadają coś ważnego, jakąś ważną, jakaś ważna narracja, która coś, coś wyjaśnia na przykład, stąd często te, ta mitologia, Zwraca się w stronę bogów, jako aktorów, na przykład wyjaśniając skąd się wziął się w ogóle świat, ale ona może wyjaśniać skąd się wzięła nasza wspólnota, odwołując się do dziejów jakichś bohaterów. Nie bogów, ale bohaterów. Często ci bohaterowie na drodze takiego euhemeryzmu byli później ubóstwiani, bo tak ich rola wzrastała w tej społeczności, że zaczęli być w pewnym momencie traktowani jak bogowie. To widzimy na, przykład, na przykładzie chociażby mitologii yy, grecko-rzymskiej, ale w tejże samej mitologii, którą przecież znamy bardzo dobrze, widzimy jak yy, ta mitologia także dotyczy sfery czysto, że tak powiem, świeckiej, opowiada o działalności świeckich bohaterów. I również tego dotyczy mitologia. Ponieważ w zachowanych z czasów dawniejszych tekstach mitologicznych dominują opowieści o bogach, to tak się utarło, że one są identyfikowane te opowieści z religią. z religią. Co więcej, to są właściwie nasze jedyne rozległe teksty, jeżeli już w ogóle gdzieś występują, na przykład Słowian czegoś takiego nie ma. To są jedyne teksty, które w ogóle coś mówią o tej religii. I to utożsamianie tej mitologii z religią właśnie tym kanałem nastąpiło, chociaż to są od, dwie, odrębne, dwie, różne, dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. A stąd właśnie poruszył Pan wątek tego, że w przypadku Słowian nie możemy mówić o mitologii. Czyli Słowianie nie mieli mitologii, czy po prostu nie mamy na ten temat żadnych informacji? To jest znowuż jedno wielkie nieporozumienie. Zwłaszcza kiedy się mówi, tak jak ja na przykład, że Słowianie nie mieli mitologii. Nie, nie mamy tekstów mitologicznych. No To od razu to się. Jak to Słowianie nie mieli mitologii? Przecież tu tyle ludów indoeuropejskich, wszystkie mają mitologię, co my Słowianie znaczy, że głupsi jesteśmy? Na pewno mieliśmy. Jak, jak każdy inny lud, jesteśmy normalnym ludem <noise> i z pewnością mieliśmy mitologię. Tak, pewnie tak. Niekoniecznie ona musiała być taka rozbudowana, bo tu nie mam żadnej nad, na to żadnych dowodów. Także fakt, że ona uległa zatarciu, może sugerować, że wcale ona nie musiała być tak rozbudowana jak na przykład niektóre inne mitologie, które są nam lepiej znane, na przykład z kręgu celtyckiego. Często podnosi się tutaj, ale Germanie mieli, no ale Germanie na Islandii. Germanie kontynentalni, po ich mitologii nie ma nic. Nie ma śladu. Nie ma śladu, tak jak, tak jak usłowian. Tylko domyślnie niektórzy przypuszczają, że ta przekazana nam w XIII, dopiero w tekstach z XIII wieku, mitologia skandynawska jako germańska może jednak odzwierciedlała ogólno ogólnogermańskie wyobrażenia mitologiczne. Ale to jest tylko takie przypuszczenie. Dowodów na to yy, po prostu yy, nie mamy. Była taka próba, czy można powiedzieć, jest taka próba wskazania, że na kontynentalnych stanowiskach archeologicznych z V, VI, VII wieku, gdzie znajdujemy braktaty, takie wisiorki przedstawiające różne scenki, że w tych scenkach można dopatrzeć się scenek, które są Odzwierciedlenie, odzwierciedlenie mitologii. mitologii, tej przekazanej w późniejszych źródłach mhm. pisanych. Ale to jest sprawa bardzo, bardzo dyskusyjna. Nie? W przypadku Słowian nic nie mamy, nie mamy tekstów mitologicznych, i jedynym ratunkiem dla tych, którzy chcą tą mitologię jakby zrekonstruować, są współczesne w sumie, bo mówię tutaj współczesne w takim znaczeniu, że przekazy etnograficzne, kiedy zaczęto w ogóle słowiańszczyznę badać już w taki sposób powiedzmy naukowy w XIX, no a później w XX wieku, że z, tego, z tych badań próbuje się zrekonstruować najstarszą warstwę i tą najstarszą warstwę tych opowieści, które spotykamy na różnych częściach słowiańszczyzny, identyfikować z pozostałościami tej Dawnej mitologii Słowian. No właśnie, i na ile coś takiego jest skuteczne? Bo przykładowo, idąc dzisiaj do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jako osoba, która w ogóle nie ma pojęcia, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, chcę dowiedzieć się czegoś o religiach dawnych Słowian, dowiedzieć się czegokolwiek. I na półkach z mitologią, byłem ostatnio, sprawdziłem specjalnie, są książki, które wręcz na kilkuset stronach dążą do rekonstrukcji mitu kosmicznego. Pojawiają się jakieś takie tezy, że Słowianie wierzyli, że wszystko zaczęło się od jajka. Jest ten motyw kosmicznego drzewa. Skąd to się bierze? Czy to właśnie z tych źródeł etnograficznych? Ech, tak, tak. No, tutaj pan wspomniał o takiej książce Kosmologia Słowiańska. Jest, jest taka książka, właśnie o niej mówię, która tak. rekonstruuje ten bardzo, bardzo pierwotny podkład wyobrażeń słowiańskich, yy, który, zdaniem autora, ma, ma swoje odzwierciedlenie właśnie w tym materiale etnograficznym. To wynika z takiego założenia, że traktuje się trochę kulturę ludową jako taką, takie lapidarium skamieniałości. Że kultura ludowa jest tak archaiczna, że dzisiaj, że ona nie, bardzo słabo podlega wpływom zewnętrznym yy, i przekazuje. No, nieco zmienione, nieco uspółcześnione, ale w rdzeniu swoim takie opowieści, czy takie wątki, takie motywy, które są bardzo stare. To, to nie brzmi głupio takie założenie. Nie brzmi, ale na ile to jest w ogóle wiarygodne? No, no teraz, ale mamy założenie, teraz trzeba by, by je sprawdzić. Yy, być może tak jest. Jeżeli tak by było, to yy, my nie mamy narzędzia, jak odsiać tą warstwę najstarszą od warstwy w tej kulturze ludowej, która na przykład mogła powstać w okresie późniejszym pod wpływem kultury wyższej. Kiedy to treści z kultury wyższej przenikały, bo wszędzie przenikały do kultury ludowej, dlatego że kultura ta elitarna była dla kultury ludowej atrakcyjna. I ona czerpała na swój sposób z tej kultury wyższej, zamieniając ją jednak na. Takie medium, które jest zrozumiałe dla użytkowników tej kultury ludowej. A więc różnego rodzaju powieści napisane w wyższym tonie, funkcjonujące na przykład na dworach rycerskich, królewskich itd., itd., później one przecież przenikały do kultury ludowej, bo oprócz tego, tej elity, która siedziała i słuchała, byli też ci, którzy wywo wywodzili się z ludu, obsługiwali tych monarchów, tych rycerzy, też się temu przysłuchiwali i co, później te same opowieści, no nie wiem, o Tristanie i Izoldzie, <grywanie> przekazywali? Może pod innymi imionami, ale wątek jest ten sam, historyjka ta sama. No, gdzieś jak wrócili do swojej wsi, nie? I to się tak roznosiło, bo to był atrakcyjny materiał. Tak jak powiedzmy, film atrakcyjny w jednym kraju Danii, ze względu na barierę językową, jest niedostępny dla całego świata, więc Amerykanie robią angielskojęzyczny remake. Żeby to teraz sprzedać. Oczywiście on nie jest, najczęściej nie jest powtórzeniem dokładnie, tylko jest pewnego rodzaju adaptacją e, wątku, który okazał się być jakiś atrakcyjny, nie? I tak wówczas też to mogło mniej więcej... E, e, Ale to jest e, bardzo karkłomne zadanie. Ktoś, kto się tego podejmuje, to ma e, do przeszukania... No i... Niesamowicie grube warstwy tego materiału etnograficznego. No Czyli nie można wydaje. tego wszystkiego zrobić od razu nie? nie da się w całości, bo to jest ogromny materiał. Z drugiej strony, jak sobie wybierze, wybralibyśmy sobie jakiś wątek, to znowuż utoniemy w masie materiału etnograficznego i z drugiej strony jest bariera, zwłaszcza w krajach też słowiańskich, ale to wynika już z czegoś innego. źródeł wcześniejszych. Tak jak na przykład w Anglii, we Francji czy w Niemczech. Te materiały o charakterze takim etnograficznym, czyli zapisy z kultury ludowej, były wcześniej ze względu na upi upiśmienienie, dostawały się do różnego rodzaju tekstów. I tam możemy to prześledzić. I tam też to pozwala nam wskazać, że pewne elementy, które wydawałyby się są dawne, mają konkretny moment, w którym one możemy uchwycić, kiedy one się narodziły. Nie bardzo, bardzo dawno temu, tylko powiedzmy w XV, XVI czy XVII wieku. W jest wielkie y, uroczystość do dzisiaj y, 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 obchodzona co roku, związana z weselem y, y, miejscowego władcy z polską, y, polską y, księżniczką. Y, polski łańcud to jest osadnicy z, z Landshut, z niemieckiego Landshut. Mhm. Y, ponieważ to jest dobrze poświadczone źródłami, to, to my wiemy, kiedy ta coroczna uroczystość dokładnie powstała. Trudno jest nam zweryfikować historycznie te roszczenia wielu etnografów odnoszące się do tej prahistoryczności tej, tego całego, tego całego zas zasobu. Ja osobiście uważam, że to jest niedocenianie jednak pewnej elastyczności kultury ludowej, taka jaka ona jest, bo rzeczywiście ona potrafi zachować z pewnością jakieś stare wątki, jeżeli to jest po prostu użyteczne, ale też chłonie wszystko to, co jest dla niej czy dla tych użytkowników po prostu atrakcyjne. I tutaj ten przepływ może być zresztą bardzo wielostronny. To nie jest tylko tak, że z kultury, z kultury elitarnej w dół, czyli do kultury ludowej, ale z kultury ludowej do kultury elitarnej. Cała muzyka wyższa czerpie wątki w postaci różnego rodzaju motywów, słów także. Także jeśli chodzi o pieśni kościelne, czy muzykę kościelną, która na przykład czerpie melodię, którą, do której później się przypisuje wzniosły tekst, ale melodia pierwotnie jest ludowa, do jakiegoś krotokwilnowego do jakiegoś żartu muzycznego, czasami takiego no, nawet obscenicznego, bo nie, czasami jesteśmy w stanie to, to ustalić. Ten przepływ jest w jedną i w drugą stronę i to się tak może pomieszać, że możemy nie być w stanie tego węzła Rozsupłać. Czyli tak, założenie jest sensowne, ale jeszcze nikomu się nie udało jakby udowodnić, mm -hmm. że tak można rzeczywiście. Że to ma sens, że tam, że to ma, tam sens. Ma, ma sens. Więc jest na skuteczne. przykład kosmologia Słowian, to można powiedzieć tak. To jest kosmologia Słowian rekonstruowana przez autorów kosmologii Słowian, którzy Zbierając informacje z całej słowieńszczyzny na temat wyobrażeń, jak ten świat powstawał, budując, jeden, jedno gmaszyko, nie zdają sobie sprawy, że w różnych częściach słowieńszczyzny oni mieli różne wyobrażenia. Nie wiadomo, kiedy ukształtowane. I czegoś takiego nawet w XIX wieku, jak ta kosmologia, gdyby się już nie czepiać, że ona musi być pre, prehistoryczna, Słowianie nie mieli takiego wyobrażenia. To jest konstrukt czysto uczony i, i nic więcej. Mamy taką możliwość. Ja nawet na piśmie kiedyś w jednej z recenzji na to wskazywałem. Mianowicie znana w Polsce też książka Karla Ginsburga. Ser ksiądz i robaki, chyba taki jest tytuł, yy, która opisuje XVI wiecznego młynarza z Friuli, który był, miał yy, którego poglądy, znamy na podstawie yy, akt procesu inkwizycyjnego. Yy, on jest też dostępny, no nie w języku polskim, ale w języku angielskim. Całe to źródło, które stanowi podstawę dla tej książki. I Ginsburg, właśnie wy... pisząc tą książkę, stworzył taką wizję owego młynarza, takiego wioskowego mędrka, który. W jego wyobrażeniach miały zachować się jeszcze te bardzo, bardzo pierwotne wyobrażenia o świecie z czasów pierwotnych. Tu nie chodzi o słowiańskość, ale no, o dawne podkłady kultury. A co się okazało? Że ten, ten młynarz wcale nie był takim wioskowym mędrkiem czy kimś takim. On był oczytany, sobie poczytał różne uczone dzieła i tak jak. I stworzył swoją wizję. Stworzył taką mieszankę dziwaczną z tego, co przeczytał. I to zostało wzięte jako źródło do badań. Do, bo to jest źródło, okay. jak najbardziej. Okay. Tylko tutaj Ginsburg popełnił błąd, jakby interpretując to źródło w izolacji. On się nie za bardzo przyjrzał samemu młynarzowi i wszystkim innym źródłom, które o tym młynarzu coś nam mogą mm. powiedzieć. To czasami tak jest? Trafiamy na takie źródło, sobie wyobrażam tą jego fascynację. No, rewelacja, nie? Rewelacja. I grzebie w tym źródle, si się zagrzebał tylko w nim. Ponieważ to efekty były takie, pierwszy raz mogę uchwycić za rękę kogoś, z, 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 niech będzie XVI wiek, no nie X, ale niech już XVI wiek, w którym to, który to przekazuje nam wyobrażenia bardzo archaiczne. No i tak się zapędził w tym, w tym wszystkim, jak sądzę. Także tutaj to pokazuje, że czasami historycy są w stanie jednak, używając metody krytycznej, pewne rzeczy rozwiązać. I to jest oczywiście ciekawy przypadek, nie? ale nie o tym on mówi. I ja tutaj nie wspominam także o przykrym przypadku takiego oszustwa naukowego autorstwa Ludwika Stomy, który też stworzył. Wizję y, obserwatorium astronomicznego, które miało funkcjonować jeszcze w latach chyba 70., y, które on miał odkryć. Soweńskiego obserwatorium. Tak, tak, okay. gdzieś na w, w okolicach y, Lubelszczyzny, zdaje się, już tych się nie pamiętam, które miało funkcjonować jeszcze w latach 70. -tych. Miało być to właśnie przejawem bardzo starych praktyk związanych z, powiedzmy, z tym, że pewne rytuały musiały się odbywać w pewnych konkretnych porach roku, bardzo ściśle wyliczonych i i tak dalej, i on tam, tam wskazał, to, to, to się okazało po prostu no, wielkim oszustwem, bo zainteresowali się tym ludzie, którzy zajmowali się właśnie badaniami dawnych kalendarzy i obserwacji astronomicznych, w Ameryce I Środkowej, tak. I jak zaczęli drążyć, bo to było mm. dla nich ciekawe, im bardziej drążyli, im bardziej drążyli, to jak Kubuś, im bardziej patrzy w garnuszek, tym mniej miodu jest, nie? Tym <grym> jest bardziej pusto. Tak też oni, yy, no sprawa jest opisana i, yy, i tyle. Do fałszerstw jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy temat i też dużo tutaj fałszerstw niestety zakorzeniło się na stałe w takiej powszechnej świadomości yy, obserwatorów i ludzi. Mam jeszcze takie pytanie właśnie z tej czystej, takiej teorii pracy warsztatu Historyka. Dlaczego historycy tak bardzo różnią się między sobą? W swojej książce przedstawił Pan wiele koncepcji, ale wskazał na dwie. Szczególnie kontrastowe. I pierwsza to jest koncepcja Henryka Łowmińskiego, który przedstawił wierzenia słowiańskie, religie słowiane dość tak, nie, jako niezbyt rozwinięte. A druga koncepcja Aleksandra Gejsztora przedstawia świat religii słowiańskich, wręcz porównywalny do tej greckiej, czy rzymskiej, skąd takie różnice? Czy to właśnie chodzi o te źródła, na przykład etnograficzne uwzględnienie ich czy nie? Skąd te różnice? Dlaczego tutaj tak trudno o jakikolwiek konsensus? To już się zaczyna na bardzo ogólnym poziomie. Łowniański, jak był chłopcem, coś czytał, jakieś książki. Później dorastał i gdzieś w tyle głowy miał te książki, które ukształtowały jego jakieś wyobrażenia, nie tylko na sprawy religii, w ogóle na historię, na to, jak te społeczności funkcjonowały. Geistor tak samo. Ja tak samo. Każdy historyk podchodzi do swoich badań z takim bagażem, doświadczeń, których. Sobie nawet. Nie, nie życzy nawet sobie, bo chciałaby być tabula raza, ta tabula rasa naukowiec, usiadam, ale, ale nie może. może. Czyścić to nie jest w stanie, bo nie wie, co ma czyścić, nie? ale coś takiego na pewno y, działa. Y, to jest jedna sprawa, to jest na bardzo na, na najwyższym takim poziomie. Druga rzecz to są już takie sprawy czysto y, badawcze. To znaczy, w zależności od kategorii źródeł, które będziemy y, uznawać i które będziemy wykorzystywać, y, obraz może się różnić. Łowiański yy, na przykład uzasadnił, dlaczego on uważa, że źródła etnograficzne się nie nadają i dlaczego uważa, że źródła. Archeologiczne się nie nadają, więc tam on nie sięga do tych źródeł, sięga tylko do źródeł pisanych, bo twierdzi, że w, jeśli chodzi o sferę, bo nie jest tak, że on w ogóle ze źródeł y, archeologicznych korzystał, ale mówi, jeżeli chodzi o sferę religijną, to y, tylko teksty na, m, mogą cokolwiek w tej sprawie powiedzieć. to z kolei i etnograficzne, i archeologiczne, y, obok źródeł y, obok, y, stricte, stricte historycznych. Druga rzecz to są metody, którymi y, pracujemy nawet na tych samych kategoriach y, źródeł. Gdyby y, Gejstor nie zapożyczył się w koncepcji Dymezila i w metodzie przede wszystkim y, Dymezila, to nie byłby w stanie zrekonstruować tak bujnego y, obrazu y, panteonu słowiańskiego, y, jaki jest y, zawarty w jego, y, w jego książce. Łowniański, świadom tego, bo oni właściwie pracowali równolegle i byli ze sobą w kontakcie. Jeden wiedział, co robi drugi, bo wcześniej też pewne prace publikowali drobniejsze. No, książka Łowniańskiego Religie Słowian i jej upadek ukazała się w 1978 roku, a w 77 taki obszerny artykuł po angielsku w polskim czasopiśmie, ale po angielsku Geisztora, który zapowiadał to, co później się ukazało w takiej małej czarnej książce w 1982, no i niedokończona nie przez niego wersja, zaktualizowana, ale opublikowana przez, przez jego uczniów. Ta, czyli to są nie wszystkie, tutaj nie, nie wszystkie czynniki wymienię, powiedzmy te, te najważniejsze, czyli źródła i metody. Różnica, ale ta różnica tutaj się szczególnie mocno objawia, dlatego że Geyser, jakby. Zawierzył metodzie, która była bardzo produktywna. Mhm. Mianowicie. Bardzo nie, nie. Ona była produktywna, jeśli chodzi o jej zastosowanie względem właśnie tego materiału, bo metoda, tak ta nowa komparatystyka, zapożyczona dymizila zakłada w odniesieniu do badań ludów indoeuropejskich takie coś, że ludy europejskie stanowią pewną wspólnotę kulturową mhm. i że we współczesnych. Y czy w historycznych tekstach znajdujemy pewne opowieści, które są wspólne dla całej tej wspólnoty? One mogą różnie być realizowane w szczegółach. Czyli na przykład Panteon grecki wygląda tak, Panteon rzymski tak, yy, bóstwa celtyckie tak, ale możemy zauważyć bardzo dużo podobieństw. Więc jeżeli jakiś lud indoeuropejski nie ma tego, to możemy założyć, że on musiał mieć mhm. i możemy rekonstruować, skoro musiał, to pewnie coś podobnego do innych ludów indoeuropejskich. I na tym bazuje... Mm, Ta cała koncepcja. Geisztor mhm. właśnie tworząc tą wizję jakby rekonstruuje z, prawie że z niczego mhm. coś, co ma być... Y Nawiązaniem do tego, jak to właściwie mogło być, czy powinno być, bo Słowianie są ludem indoeuropejskim, właśnie z tym jeszcze dodatkiem, niegorszym, więc powinni mieć coś, coś podobnego. No i oczywiście w książce Geisztora efekt taki piorunujący dla przeciętnego czytelnika to, to są ilustracje. Tu mamy. Archeolodzy wskazali miejsce kultowe. Tu mamy posąg bóstwa, tam mamy miejsce kultu, tam mamy świątynię pogańską. Wszystko jest. Do tego jeszcze w materiale etnograficznym mamy te pozostałości pogańskie. No wszystko ze sobą współgra. Tylko, że Geistor nie prezentuje ten materiał archeologiczny w sposób zupełnie bezkrytyczny. Trudno, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jak mówię, że gejsztor coś robi bezkrytycznie, to może brzmieć tak yy, yy, obrazoburczo, ale w, w przypadku źródeł archeologicznych tak jest. To znaczy, on brał to, co archeolodzy mu podsuwali, to się znaczy podsuwali, to co mógł wyczytać w, w tekstach archeologicznych, w ogóle nie poddając tych źródeł krytyce, mm -hmm. bo nie potrafił. Był dobrym historykiem, materiały historyczne oczywiście jak najbardziej potrafił poddawać kryty koniecznej krytyce, ale jeśli chodzi o źródła historyczne był pod tym względem zupełnie, no dobrze, odważę się, był naiwny, o, mm -hmm. był pod tym względem naiwny, ale ta naiwność mm -hmm. <laughs> pozwoliła mu właśnie ten obraz wzbogacić. Dzisiaj jak patrzymy na te jego y, tylko chociażby na te jego argumenty archeologiczne, które ją wskazuje. One są wszystkie do obalenia, czy do obalenia, one są obalone. Mm -hmm. Bo ani w, w Grossraden Raden nie ma świątyni, bo w czasach Geisztora to sobie y, odkrywca zanim w ogóle y, upu, y, opublikował materiały archeologiczne w sposób naukowy, to już stworzył różnego rodzaju teksty takie popularno-naukowe, takie propagujące, y, w których y, swobodnie popuszczał wyobraźnie odnośnie wyobrażeń co też tam on odkrył. W świetle publikacji, która się ukazała 20 lat po, wy, po, wykopalisk, po wykopaliskach, wiemy, że tam nie było żadnego budynku. Ten, ta rekonstrukcja, budynek z dachem, z rogami jakiegoś tura i tak dalej, to jest wszystko jego imaginacja. Jedyne co jest, to jest taki płot, który otaczał pewne jakieś miejsce. Jakieś miejsce. Mhm. Ale nieużytkowane, bo nic, nie, tam nie ma żadnych pozostałości. Nie wiemy czemu to służyło. Yy, nie, nie jest to przypadek incydentalny, bo podobne, yy, podobny układ znajdujemy w miejscowości położonej na tym samym terenie w Parchimiu. Niedaleko, to no niedaleko, nie wiem kilkadziesiąt kilometrów, ale w sumie niedaleko. Więc no, czemuś to mogło służyć, ale czemu nie wiemy. Czy w ogóle miało to charakter, charakter sakralny? W każdym razie koncepcja, że to był budynek świątynny. Absolutnie nie znajduje potwierdzenia. I tak dalej, i tak dalej. Można by y, tutaj te źródła archeologiczne Giesztora y, wszystkie jakby usunąć z tej. Z, z... Czyli on podszedł do tego w taki sposób, że uznał, że na przykład taki budynek był świątynią? Nie uznał. On... Czyta prace archeologiczne i archeolog napisał, że był w świątynią. O, świetnie, to mi pasuje, bo w źródłach na przykład historycznych też czytam, czy u Titmara, czy u saksogramatyka, że Słowianie mieli My, jakieś świątynie. Tak, wszyscy autorzy chrześcijańscy piszą, że Słowianie mieli świątynię. No to nic dziwnego, że archeolodzy taką świątynię znaleźli. Jak archeolog znalazł jakąś postać antropomorfizyczną, przypominającą człowieka, czy wręcz no, wskazującą na to, że ma pokazać człowieka, no to archeolog pisze: O, znalazłem posąg bóstwa. No to historyk co robi? O, no dlaczego miałby nie znaleźć? No przecież, jak był Panteon, byli bogowie, to pewnie też cieli tych bogów. No to jest. Więc. Tą drogą takiego, ale mówię, bezkrytycznego przejmowania tego, co archeolodzy y, interpretowali wedle własnych, często y, też niewyeksplikowanych jakby przesłanek, dlaczego to coś ma być tym czymś, co oni mówią, y, tego rodzaju wizje się, y, się upowszechniają. Rezum. Bo dlaczego one się upowszechniają? No bo wizja Łowiańskiego jest uboższa. Jest mniej atrakcyjna. Jest mniej atrakcyjna, A wizja Giechstora, no pokazuje, jacy ci nasi przodkowie byli no, równi Germanom, równi innym ludom, nie byliśmy gorsi. To tak jakby, bo no, to też takie wyobrażenie, że ci Germanowie mieli lepsze, lepszy panteon. Nie, no, jeśli chodzi o, pominiemy oczywiście, jeżeli pominiemy te źródła skandynawskie, które są specyficzne, bardzo późne, specyficzne i nie będziemy to, w to dzisiaj wchodzić. To źródeł odnośnie religii Germanów jest mniej niż źródeł odnośnie pisanych, źródeł odnośnie religii Słowian. Ta yy, książeczka zebrana z tekstami nie jest, jest gruba. Ostatnio. Zespół badaczy hiszpańskich, co jest dziwne, stworzył nowoczesne e, takie kompendium dotyczące źródeł odnoszących się do źródeł e, pisanych właśnie e, w różnych językach e, e, religii e, Słowian. E, no to jest książka dość gruba, ale tam są i komentarze, i inne informacje. Gdyby zebrać same teksty, to nie no, jest, ich, jest ich aż tak mało, ale w porównaniu do tekstów odnoszących się do Germanów kontynentalnych, to i tak jest znacznie więcej. W swojej książce napisał pan, że bardzo często taką pułapką archeologa jest to, że odnajduje jakiś przedmiot, którego znaczenia nie rozumie, z racji faktu, że po prostu nie jest on typowy, na przykład, i od razu z automatu kwalifikuje go jako kultowy. O co tutaj chodzi i dlaczego, wydaje się tak z boku, dość prosty błąd popełniają archeolodzy? No, może nie z automatu, bo. Zanim w ostateczności zakwalifikuje go jako kultowy, to no, poszukuje takich rozwiązań, które pozwolą ten zabytek zinterpretować w kategoriach takich jakichś użytkowych. Jak już tu poniesie klęskę, nie może, to wtedy dopiero to jest takie koło ratunkowe. No to widocznie to musi być jakiś obiekt, jakiś przedmiot, który którego no, nie rozumiemy, bo nam się wydaje, że ta sfera związana z kultem jest pełna różnego rodzaju tajemnic i mamy prawo konkretnie tego nie rozumieć. Nie? I wtedy to jest kwalifikowane jako przedmiot, jako obiekt związany z kultem, z kultem religijnym. Ale niesie to pewne zagrożenia, prawda? Dla, dla warsztatu? Tak, dla, t... nie, to nie są zagrożenia dla warsztatu, to są zagrożenia dla interpretacji, bo one wprowadzają bałagan bo trzeba by wskazać jakby yy, nie w sposób negatywny, czyli na tej zasadzie nie wiem, co to jest, to jest na pewno, to w takim razie musi być, czy może być związane z kultem religijnym, tylko wskazać, dlaczego to ma być związane z kultem religijnym. Bo jeszcze istnieje trzecia opcja, chyba najsensowniejsza, to znaczy nie wiem, co to jest, nie? To jest chyba lepsze rozwiązanie niż tak szastać byle czym, byleby tylko zapełnić, ale to jest taki, taki horror wakuji historyków i archeologów i wszystkich humanistów, że trudno im się przyznać na pewnym etapie, że nie wiem, co to jest, więc zaczynają kombinować i wymyślać takie ad hoc hipotezy, nie poparte właściwie niczym innym, byleby tylko nie wyszło, że no, nie starczyło mi intelektu, żeby powiedzieć, co ja odkryłem. nie? I wtedy padają te Rozwiązania związane z tym, no w takim razie to na pewno jest y, obiekt, y, obiekt kultu. Ja z tym walczę, y, no nie tylko ja, y, a dlatego, że to wprowadza mnóstwo bałaganu, y, bo właśnie wówczas tego rodzaju interpretacje się przedostają do prac innych badaczy, którzy no nie mając doświadczeń z archeologą, przyjmują to, co archeolog napisał, nie czytają całej pracy, nie są w stanie ocenić, nie mają takiej możliwości, skupiają się właściwie tylko, co jest w zakończeniu, w podsumowaniu, że to jest to i tamto, tak jak archeolog Stwierdził, ale nie są w stanie wniknąć. Dlaczego? Czy on ma jakieś w ogóle podstawy, żeby tak, tak twierdzić? Nie? No bo jeżeli ma, no to, to świetnie. To możemy dyskutować na, o tych podstawach, czy one są zasadne, yy, czy nie. Ale czasami są to tylko takie zgadywanki, albo podstawy są tak ogólne, że w żaden sposób nie mogą prowadzić do jed, jakiegoś wniosku, nawet hipotetycznego. W swojej książce podał pan świetny przykład tego, że w jakimś jeziorze, jezioro żerańskie. Odkryto szkielety koni yy, i zostało to miejsce przez archeologa czy, czy archeologów zinterpretowane jako, jako dowód po tym, że tam miał miejsce jakieś no, nie wiem, składanie ofiar czy, czy miejsce kultu. Pan stwierdził, że no, równie dobrze mogły te konie zapaść się zimą idąc lodem z, z tej wyspy czy, czy po prostu transportując. Tak samo czasem interpretowana jest czaszka jakiegoś zwierzęcia, którą się wyławia z jakiegoś... Tym samym jeziorze, Czas... Czas... Liczne, liczne czaszki dzików. Mhm też jako formę, forma jakiegoś kultu, który miał być sprawowany na tej wyspie. Bo to jest wyspa na jeziorze, bardzo z pozostałościami takich drewnianych nabrzeży. No, niesłychanie cenne odkrycie, zresztą w ogóle to Pomorze dzisiejsze w archeologii zdobywa na znaczeniu, bo jest lepiej badane. Mm. <laughs> Dawniej badano centra dawnego państwa piastów, a dzisiaj już idziemy w inną stronę i wtedy się Odkrywa, że tam to było też takie lokalne centrum. Nie było tam jakichś wspaniałych y, y, fortyfikacji, ale to świadczyło to o tym, że to był duży ośrodek y, wymiany. No i te fakty, które odkrywca profesor Chudziak zinterpretował jako pozostałości po y, kulcie. Ja nie mówię, że nie było tego kultu, tylko interpretacja taka jednostronna nie jest. Narzucająca się z, z, ze stanu faktycznego. Bo do dzisiaj mamy do czynienia z, ze zjawiskiem, może już dzisiaj nie, bo w ogóle krów dzisiaj się w ten sposób nie, nie hoduje. Ale jeszcze 30 czy 50 lat temu wywożono krowy na wyspy, do, żeby się tam pasły. One tam były bezpieczne, nikt ich nie ukradł. Więc one tam, czy byczki na przykład. to tylko po to, żeby je tam wydoić, ewentualnie. No, jak było można było te krowy, i one po prostu czasami pod ciężarem się zapadały. Czy w przypadku tych czaszek dzików, to akurat to ja pamiętam z dzieciństwa, ja pochodzę z kaszów, te głowy świń, które są już powiedzmy bez uszu, bez języków, no. Wykorzystane rzeźniczo, ale coś jeszcze w sobie tam resztki jakiegoś mięsa mają. Przywiązywano, sznur, przywiązywano do nich sznur, wyrzucano w jeziorze w jakiejś tam toni, i po jakimś czasie wyciągano za ten sznur dość szybko, tak żeby węgorze, które tam weszły, właśnie nie zdążyły, nie zdążyły uciec. I mamy ta, miejsce kultu. Ta scena zresztą jest y, opisana y, w blaszanym bębenku y, Grasa i w filmie również y, Grasa jest, jest ta scena. Y, no bo to jest, to robi wrażenie. No ale to też wskazuje, że może jednak tak należałoby to interpretować. Mhm. Nie? Ja mówię, nie chodzi mi o to, że Absolutnie mówię, że to nie, mogły być, nie mogło być związane, tylko że ja widzę, że tutaj interpretacje inne, niezwiązane z kultem, wydają mi się bardziej prawdopodobne, bo one mają zakorzenienie w tym, co możemy obserwować. Tak jak widzimy, że w X wieku używano takich samych łapek do łapania ryb w rzekach, jak w XIX i w XX wieku używano, to i może technika łowienia węgorzy była taka sama dzisiaj, jak, jak znamy ją dzisiaj przy użyciu owych czaszek, jak i wówczas tą. Stąd te czaszki. Jak już czaszka była, że tak powiem, zużyta, wyżarta przez te węgorze, no to ją albo sznurek się urywał i po prostu ona zostawała, nie? W kontekście źródeł, w kontekście badania źródeł bardzo często kluczowe jest tłumaczenie. I możemy to zaobserwować, tak jak Pan napisał w swojej książce, na przykładzie tekstu Prokopiusza z Cezarei, który spisano bodajże około 555 roku i tekst ten, Doczekał się dwóch tłumaczeń, które gdzieś tam. na język polski. Na język jest, polski, tak. Na... Ta, ta, ta. Jest bardzo ważny, i doczekał się na wiele tłumaczeń. Na, na język polski doczekał się dwóch tłumaczeń, i one się różnią i to w kluczowym aspekcie. Jedno z tłumaczeń mówi, że był Bóg. Był jeden Bóg, Bóg piorunów. Nie jest on wymieniony z imienia, ale, ale był Bóg piorunów, gromowładny, jeden. A w drugim tłumaczeniu mamy coś, co w ogóle zmienia cały konspekt i, i tłumaczenie. Czyli, że jeden z Bogów. Na jakiej zasadzie dochodzi do takich różnic w tłumaczeniu? Z czego to wynika? W tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, to nie jest błąd tłumaczy, tylko to wynika z tego, że mamy w spuściźnie rękopiśmiennej, w tym miejscu Prokopiusza, dwie różne wersje. I nie mamy takich narzędzi, które by pozwalały w sposób jednoznaczny ustalić, która z tych wersji jest ta pierwotna. Czy Prokopiusz napisał w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej. Tutaj badacze idą za swoją jakby intuicją. W przypadku polskich tłumaczeń też za różnymi wydaniami krytycznymi, na których się oparto. Także to tutaj nie jest wina tłumaczy i to nie ma nic wspólnego z mnogością tych tłumaczeń, tylko to z to nie jest błąd? To nie jest błąd, tylko z podstawą źródłową. Tak jest po prostu, gdybyśmy korzystali ze źródła oryginalnego, musielibyśmy to też. Na własny użytek badawczy rozważyć, po której stronie się opowiemy, czy w ogóle będziemy się po której stronie opowieć, czy da się to y, y, po prostu y, rozstrzygnąć. Ale problem z tłumaczeniami oczywiście jest. To nie jest tak, że y, powiedzmy, ci, którzy korzystają z tłumaczeń przygotowanych i drukowanych na język polski czy inne języki, to są tacy. Y, to są już z tego tytułu tylko amatorzy, bo zawodowiec powinien tylko z tłumaczeń, tylko z języków oryginalnych. Wcale nie, bo każde tłumaczenie przygotowane przez fachowego badacza jest naukową propozycją interpretacji tego tekstu. Mhm. Można powiedzieć tak: każdy badacz zajmujący się danym tekstem, jeżeli ma do dyspozycji takie tłumaczenia, powinien się z tymi tłumaczeniami zapoznać, bo one coś mówią o tym, jak inni uczeni to Rozumieją, czasami znajdzie wyjaśnienie, dlaczego oni to y, tak, y, tak ujmują. Bo przecież korzystanie z tekstu oryginalnego to jest też tłumaczenie przez badacza na swój własny język. On musi jakoś go zrozumieć, ten tekst. Y, nie, ko, zazwyczaj nie robimy tego, że jak korzystamy z tekstu z, y, y, oryginalnego, to go sobie tłumaczymy na piśmie. Nie, no, mamy pojęcie, tak w myśli go sobie tłumaczymy, ale to jest nasze tłumaczenie, ono wcale nie musi być lepsze. Nie? Jest jedną z kolejnych propozycji. Gdyby nam ktoś zlecił yy, i ofiarował kupę pieniędzy za przetłumaczenie jakiegoś dzieła, to byśmy się przyłożyli i wtedy to, co nam się wydaje, że my wiemy i rozumiemy, musielibyśmy teraz oddać w języku polskim. To jest inna już historia. Oddać sens, który my rozumiemy z tekstu, który niekoniecznie musimy sobie zwerbalizować. W języku, y, który teraz musimy użyć do, do zapisania. To jest naj, największe zadanie, bo w innym przypadku to byłoby bardzo proste zajęcie. Przychodzi ktoś biegły w łacinie i Awista <tumaczy> tłumaczy na przykład, nie wiem, Titmara po raz, któryś, po raz drugi na język, na język polski. Nie, to jest właśnie problem, jak dopasować język polski, użyć odpowiednich form, y, uwzględnić ich współczesny sen dla oddania tego sensu który ja, jeden konkretny tłumacz, widzę w tym, w tym tekście. Tutaj nie ma żadnego takiego specjalnego uprzywilejowania, ale znajomość y, y, języków źródeł daje nam swobodę i, y, od, i niezależność od innych badaczy. To znaczy, my panujemy nad tym tekstem. Dlatego dla profesjonalnych historyków znajomość języka źródeł jest po prostu y, niezbędna, jest podstawą jego, y, jego pracy. Natomiast y, każde tłumaczenie oddaje, sens danego tekstu, taki, jaki rozumie go ten, kto go czyta czy, czy, czy tłumaczy. I na tym etapie może dojść do czegoś takiego, jak imputowaniu temu tłumaczonemu tekstowi takich treści, które są zgodne z naszymi poglądami, to co oczekujemy od źródeł. do pewnej Nawiązujemy do pewnej tradycji badawczej, tłumacząc dany tekst. Yy, I tak widzimy na przykład w tłumaczeniu yy, Titmara yy, dokonanym przez Jedlickiego. Yy, to jest dobre tłumaczenie, yy, mimo że można wskazać właśnie takie momenty, w których Jedlicki coś yy, chce przenieść więcej niż tekst pozwala, bo on uważa, że na pewno tak było, więc należy to tak dobitnie tutaj podkreślić, albo może to nawet nieświadomie podczas tłumaczenia wychodziło. W każdym razie tłumaczenia zawsze przenoszą tą autorską wersję sensu, y, który przekazuje oryginał, bo tak naprawdę to nie do końca, jest, zawsze mamy problem z, z, ze zrozumieniem nie tylko tekstów w obcym języku, ale ze zrozumieniem tekstów w naszym języku, jaka była intencja autora, co on chciał powiedzieć. Bo nie zawsze autorzy też w sposób jednoznaczny wyrażają swoje myśli. To tak jak w, powiedzmy w skrajnych przypadkach w tzw. humorach zeszytów szkolnych. Nie? Że dziecko wiadomo, co chciało napisać, ale wyszedł z tego koszmarek, bo jeszcze nie panuje nad językiem polskim. Także autorzy źródeł również mogli nie zawsze panować nad łaciną, w stopniu takim, który idealnie oddawałby ich myśli. Yy, jak i tłumacze yy, również niekoniecznie muszą idealnie panować nad językiem polskim, czyli nad językiem yy, nowożytnym, na który, na który tłumaczą. Tutaj jest wiele możliwości i dróg, w yy, 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 których tłumaczenia w jakiś sposób zniekształcają ten, ten sens. Nie? W takim razie może przejdziemy do wątku, który najbardziej interesuje słuchaczy. Jak już wspomniałem, jest bardzo atrakcyjny, przynajmniej też dla mnie, zawsze mnie interesują jakieś. Yy, cywilizacjach, przede wszystkim właśnie tematy religijne, czy Słowianie znali ideę Boga. Co to znaczy? Co pan rozumie? Czy, czy poznali słowo Bóg, czy znali ideę bytu wyższego Boga, w którego wierzyli, składali ofiary? Znaczy, słowo tak, słowo Bóg jest znane Słowianom i już na bardzo wczesnym etapie. Również ono występuje, co jest ciekawe, bo ono, nawet dzisiaj widzimy, że Bóg, a God, czy God, God w języku niemieckim, God w języku angielskim czy w języku francuskim w ogóle, od, od, od łaciny oczy, oczywiście, to są różne słowa. Wydawałoby się, że w językach słowiańskich powinien być jakiś taki, dla takiego ważnego pojęcia, jakiś wspólny rdzeń zachowany, nie? A tutaj Słowianie, łącznie z, z ludami yy, irańskojęzycznymi, yy, mają, yy, które też znają to pojęcie. Niekoniecznie one muszą zachodzić na siebie yy, w ten sam sposób, to znaczy etymologia tego Boga z przemysłoweńskiego nawiązywałaby do tego, kto coś daje. Czyli takiego Boga, który czymś obdarza jego, mm -hmm. jego, jego wyznawców. Więc skoro mamy słowo Bóg, to jeszcze nie znaczy, że w naszym rozumieniu <głos》>, oni mieli takie. kobietę wyższą. Takie, tak, mm -hmm. takie pojęcie, nie? Natomiast na pewno wiedzieli, że. Wierzyli, że istnieje jakaś istota, która ma władzę wykraczającą daleko poza to, co jest w ręku tych ludzi. Ludzie mogą, nie wiem, zabijać zwierzęta, przepędzać, palić ogień, rozpalać pożary, różne rzeczy straszne mogą mm. robić, ale Bóg ma tę wyższość nad ludźmi, że on potrafi jeszcze rzeczy gorsze. On sprowadza pioruny, tajfuny, powodzie, mrozy, upały i co tam człowiek sobie jeszcze, jeszcze nie wymyśli. Nie? Może warto, żebyśmy teraz odpowiedzieli na pytanie. Jak w jakich bogów wierzyli Słowianie? Na przykładzie na przykład Peruna, bo Perun jest takim bogiem, który jest poświadczony w źródłach, ale często mówi się, że jest to, te, to taki najwyższy z bogów. Król Panteonu, są porównywania do Zeusa, do Tora. Co tak naprawdę wiemy o Perunie? I czy faktycznie możemy powiedzieć, że na przykład był on Bogiem naczelnym słowiańszczyzny? Czy wszelkie tego typu tezy są nieuprawnione? Y Niewiele możemy powiedzieć, ale to, co niewiele możemy powiedzieć, już nam jakby stłuje tego peruna. Yy, mianowicie nigdzie w tekstach nie ma, że on jest najważniejszy. <grych> to my yy, tak wnioskujemy na tej podstawie, że samo słowo perun wywodzi się od pioruna. Jeszcze dzisiaj w dialektach można typeronie, czyli ty piorunie w znaczeniu, no właśnie nie wiadomo w jakim znaczeniu, taki człowiek szalony, nieobliczalny, czy, czy coś w tym sensie, a niekoniecznie ty Bogu, nie? Nie o to chodzi. A słowo jest, wiadomo jakie, jakie jest etymologii, ponieważ wśród bóstw ludów indoeuropejskich bardzo często atrybutem, jeżeli mamy tam jakąś hierarchię w niektórych tych ludów czytelną między tymi bóstwami, to na czele tej hierarchii stoi Bóg, którego atrybutem jest piorun, tak jak Zeus, tak jak Jupiter. Tak jak Odyn, mamy takie wskazówki, które sugerowałyby, że ten perul był. W takim razie takim bogiem o tych samych atrybutach. Czy teraz był tym bogiem jedynym, czy miał takie podobne otoczenie, czyli w świtę innych pomniejszych bogów odpowiedzialnych za inne sfery, możemy przypuszczać, że tak, że był ten Panteon Słowiański mógł być w, po prostu tylko mniej rozbudowany niż w innych kulturach. Był, ale mniej na przykład rozbudowany, stąd... Mniej o nim też wiemy i te nazwy miały większą trudność jakby w utrzymaniu się w tradycji, w porównaniu do, do innych członków, tych panteonów, które są nam, są nam znane. Ponieważ mamy też sporo nazw miejscowych związanych z piorunem często identyfikuje się te nazwy miejscowe na przykład Perynia na Rusi dlatego że tam w okolicy odkryto takie stanowisko które interpretowano w kategoriach kultowych no bo tak nazwa Perynia i tu nie wiadomo co to jest to pewnie było miejsce kultu kultu Peruna. Od razu wizja, jak to miało wyglądać, więc trzy kręgi, trzy wielkie posągi, palące się ognie wokół tych posągów i lud składający. Ale da. były ku temu jakieś podstawy? Czy to były? były podstawy, okay. były podstawy, tak, były jak najbardziej podstawy. Mm -hmm. Tylko to nie były miejsca kultu, tylko trzy kurchany. <laughs> <laughs> Te kręgi, które były w tych rekonstrukcjach domniemanego miejsca kultu, to były tak jak często wokół kurchanów na obrzeżach, jeszcze żeby tak sztucznie troszeczkę jakby podwyżać. Wyższyć jego wielkość, to je taki, takie, taki rów kopano w koło, takie wgłębienie, bo to tak optycznie też y, wyciągało ten, ten, ten kurhan. I to były te rowy, które są y, y, w tych rekonstrukcjach, były traktowane jako takie rowy, w których palono. Jakieś ogniska, czy składano ofiary, czy coś takiego. Także tutaj to się wszystko składało. Nie? Tych nas miejscowych mamy dużo, ale nie można ich utożsamiać, że to są pozostałości po dawnym kulcie pioruna, dlatego że mogły one powstać z innego powodu. Na przykład jakieś miejsce, które z różnych naturalnych przyczyn, na przykład częściej, częściej bije piorun, bo nie wiem, no, warunki glebowe są takie, a nie inne i powodują, że tam te ładunki elektryczne się bardziej gromadzą niż gdzie indziej. I ludzie. Przez doświadczenie wiedzą. W tą górkę ciągle walą pioruny. Jak jest burza, to zawsze tam jakiś piorun wali. No to ma No to miejsce piorunowe. Nie perunowe, tylko od tego, że piorun tam w to wali. Nie? Y nie mamy żadnego miejsca, które można by powiedzieć, jest związane z kultem tego Peruna. Chociaż niepodważalnie był on Bogiem, który występował. Dlatego, że Prokopiusz stwierdza, tam jest takie miejsce o tym, że to był ten. Od, od, od tego I to już w VI wieku. Roku. Tak, tak. No więc to są skromne zmianki, ale już coś, coś mówiące. I drugim takim bogiem, który jest często pojawia się w kronikach i mamy go u Titmara i u Brunona Skwerfurtu, to jest Sfarożyc. Co wiemy o tym bogu? Czasem jest mu przypisywany aspekt słoneczny, aspekt ognia. Czy cokolwiek tutaj możemy o tym Bogu powiedzieć? Y tu muszę troszeczkę szerzej. Mianowicie, wszystkie nazwy bóstw, które pojawiają się w źródłach, yy, związane są z dwoma niewielkimi fragmentami słowiańszczyzny. To znaczy z Połabiem, to tą północną częścią, czyli tam na, na północ. Mecklenburgia dzisiaj, o, I z yy, Ziemią Kioską. Mhm. Jak spojrzymy na mapę, to to są takie dwa punkty właściwie. Mhm. I, I tylko z tych dwóch punktów prawie, że mamy. Te informacje, które, które do nas do naszych czasów dotarły. Jak porównujemy zapisy różnych postaci, które się tam przewijają, to one są generalnie różne, poza jednym wyjątkiem. Na wschodzie i na zachodzie pojawia się imię Swaroga, Swarożyca. A czy Swarożyc i Swarog to to samo, to jeden Bóg? Raczej nie. Tutaj przekonujący językoznawcy wskazują, że swarug to jedno, a swarożyc, jak wskazuje końcówka, "-ic", To sugeruje, to znaczy, że to jest ten ktoś, to jest synem swaroga. To jak powiedzmy, jak dawniej kogoś. Wójtowic. Kto to jest Wójtowic? To jest syn Wójta. Czyli w zasadzie istnienie Sparuga jest wyciągane na podstawie końcówki i w imieniu. Nie, nie, nie. nie, nie. Jest w dwóch tych różnych przekazach one się różnią. Tutaj jest wyjaśnienie dlaczego, czy to są dwie różne postacie, czy jedna różnie zapisywana. Nie? Wydaje się, że to są no powiedzmy dwie różne, w sumie jedna, no bo jest syn i ojciec byłby, no to jednak można traktować ich, ich łącznie, ale to jest powiedzmy... To jest jedna postać, która łączy oba, oba te kręgi. Tak one są jakby niewymienne. Są zupełnie in, inne nazwy tych bóstw, które się pojawiają w źródłach, występują. Na, na połabiu nie ma Peruna. Jak to wytłumaczyć? No, najprostszym rozwiązaniem jest takim, że jednak religia Słowian uległa takiemu zróżnicowaniu, że już w X-XI wieku te religie w różnych częściach Słowiańczyzny się różniły. Czyli nie możemy mówić o jednym centralnym systemie wierzeń, uniwersalnym dla każdego miejsca, tylko musimy mówić bardziej o lokalności tych systemów, tak, prawda? Dlatego w książce mam liczbę nogą. Nie mamy o religii tak. słowień jak zwykle się pisze, tylko o religiach. Bo jakkolwiek by tego problemu nie dotknąć, to należy się liczyć z tym, że mamy do czynienia tutaj z, z, z wielością niż z jednym ogólnym systemem. Jeżeli teraz badacz bierze za punkt wyjścia taką wizję, że istniała jedna wspólna religia dla Słowian, to bardzo mocno to się przekłada na to, jak on będzie tą religię badał, bo będzie zawsze. Uważał, że wszystkie zjawiska, które, czy różne zjawiska, które on gdzieś na Słowiańczyźnie znajdzie, musiały zajść na całej Słowiańczyźnie. To jest bardzo też dobre, użyteczne narzędzie do wzbogacania tego obrazu, mhm. bo wszystkie informacje wrzucamy do jednego worka i ten worek wtedy jest, jest większy. A tak mielibyśmy wiele woreczków, ale bardzo mało informacji w każdym z nich i nie wiadomo, co z tego, co z tego zrobić. Jeśli chodzi o ten przekaz u Brunona i Titmara, on wygląda na przekaz jakby niezależny, bo w różnych dziełach nawet nie ma zależności tekstowej, żeby tam można było stwierdzić, że jeden drugiego czytał i to zapożyczył, ale Brunon i Titmar byli krewniakami, uczęszczali do tej samej szkoły katedralnej, przy katedralnej. Więc być może ta ich opowieść o Swarżycu wynika, nie jest ich, z ich obserwacji, tylko oni się dowiedzieli, gdzieś, no, w tej szkole przy katedralnej, jak jakich tam uczono, to też wspominano pewnie i uświadamiano Boga. w co ci Słowianie wierzą i część tych ich wyobrażeń jest efektem takiego wspólnotowego wyobrażenia Kleru w katedry magdeburskiej co, w co wierzą ci pogańscy Słowianie. Niekoniecznie później jak oni to piszą, to oni odzwierciedlają co piszą na ten temat, to odzwierciedlają swoje doświadczenia, że oni się z tym zetknęli tylko to, co im opowiedziano w tej szkole, nie? Ale dlaczego mieli nie wierzyć, nie? Że, tak, że tak było? Właściwie nawet można powiedzieć, nie musieli się wysilać po to, żeby dowiedzieć się, zobaczyć, pójść i, czy cokolwiek z, z własnej woli jeszcze um, przedsięwziąć, żeby mieć, nabyć więcej wiedzy na ten temat, ponieważ tak im powiedziano, tu są autorytety, i nie ma z czym więcej dyskutować. Wystarczy tylko to powtórzyć, czy tą wiedzę y, zużytkować. Rozumiem, ale Titmark pisał o świątyni. Tak pisze o świątyniach nie tylko tej jednej mm. e... nawet podaje pewne szczegóły opis jednej z nich jak to ona ma wyglądać zresztą jeśli chodzi o Titmara mamy dwie wersje tej kroniki łącznie młodsza redakcja akurat czyli ten najmłodsza warstwa jakby w kronice Titmara tuż przed śmiercią jakby kronika skorygowana w kwestii opisu tej świątyni też Wnosi coś innego. Widać, że ten opis jest bardzo skomplikowany. Trudno go sobie na podstawie tego opisu zrekonstruować, jak, co, co on ma opisywać, jak to miało realnie wyglądać, i widać, że on też. Był, nie do końca świadom, jest te, był świadom tego, że to jest coś niejasnego, i próbował tam jakoś to, to rozjaśnić. Nie do końca mu się udało. Być może on nie, nie należy tego brać za opisu, za opis taki z natury, to znaczy był widział, lub ktoś mu opowiedział, kto był widział, tylko. Coś, co krążyło w sferze wyobrażeń, że tak, tak jest, tak jak mówimy dzisiaj na przykład yy, yy, legendy miejskie, nie? różne dziwactwa, yy, których źródeł my nie wiemy, nie? ale ludzie... Wierzą. W dawny czas, jak pamiętam z mojego dzieciństwa, czarne wołgi. Co to, co, 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 dlaczego się pojawiają te czarne wołgi i jakie one stanowią niebezpieczeństwo dla dzieci? Bo porywają i takie... A było, było coś takiego. Taka legenda. Skąd to się wzięło? To już dzisiaj nawet najbieglejsi chyba nie wiedzą, ale sam fakt kulturowy jest. To, że ludzie w całej Polsce powtarzają ten mit, nie znaczy, że rzeczywiście ten mit ma podstawy realne. To znaczy, po Polsce jeździli ludzie w czarnych wołgach i porywali dzieci, nie? Tylko to świadczy o tym, że istniało takie powszechne wyobrażenie. To jest jedna z przyczyn, jak już możemy od razu przejść jakby do jakiegoś kolejnego punktu. Problemów z interpretacją źródeł odnoszących się do religii, dlatego że one wszystkie są autorstwa ludzi związanych z Kościołem. Nie mamy żadnego ani jednego źródła, które byłoby napisane. Czy którego informatorem takim uchwyt? byłby Słowianin, byłby Słowianin, który by tak powiedział, jest tak czy, czy inaczej. Wszystko to są relacje ludzi związanych z Kościołem. I tutaj pojawia się niebezpieczeństwo, że te relacje nie oddają rzeczywistości, tylko oddają właśnie owe wyobrażenia. Skąd mogły się wziąć te wyobrażenia? No bo jak mają oddawać jakieś wyobrażenia, no to skąd te wyobrażenia są. Nie? Prosto, możemy tak to wyjaśnić sobie, tak na chłopski rozum. No, skoro były to wyobrażenia, no to jak nawet nie wiemy skąd one są, no to w jakimś momencie one musiały być zaczerpnięte z, z, ze świata realnego. Więc w jaki sposób one jednak coś odzwierciedlają. Nie, bo te wyobrażenia mogą być całkowicie sztuczne. I widzimy takie zjawisko, i to nie tylko w sferze wyobrażeń o pogaństwie odnośnie słowian. Mianowicie w V wieku, kiedy, czy w ogóle u schyłku starożytności, kiedy świat chrześcijański, już dominujący w Imperium Rzymskim, zaczął sobie wyobrażać, czym jest pogaństwo, to właśnie w tym momencie wykształcono to pojęcie pogaństwa, które pokutuje do dzisiaj, i które przez te stulecia. Jakby formowało y, wyobrażenie, czym pogaństwo jest. Przede wszystkim podstawowe, podstawowa nowość, że pogaństwo to jest jedna religia. Oni tego nie traktowali, że w różnych, że, że, nie wiem, y, upogańskich anglosasów, upogańskich germanów, upogańskich słowiańskich. To są poganie, którzy nie są chrześcijanami. To są poganie, to jest jedna religia. Ona się różnie, różnie to robią, bo diabeł, który stoi za tą religią pogańską, po to, żeby odwieźć od kościoła chrześcijańskiego, po prostu dla różnych ludzi w różne, w różne, przybiera różne formy. Ale generalnie to jest to samo, bo pogaństwo jest tworem diabła. I ten sposób widzenia pokutuje do dzisiaj. Że, jest, że można mówić o jakimś pogaństwie. Czy nawet jeżeli ograniczymy do pogaństwa słowiańskiego, to jest to jakaś, jak, jakaś całość? Nie. Dlaczego mamy iść dzisiaj za tropem. Tych późnoantycznych uczonych chrześcijańskich, którzy nawet, powiedzmy, z wielkim sensem stworzyli tę koncepcję w oparciu o pewne założenia teologiczne, bo te założenia teologiczne są dość proste, to znaczy jest wszechmocny Bóg. Jeden. Nie ma innych religii. Nie ma innych bogów. No bo jest jeden. Ci wierzą w jakiś bogów, jak to uzgodnić? No tak, oni wierzą, ale nie dlatego, że ci bogowie są, tak jak powiedzmy yy, w religiach niechrześcijańskich yy, świata greckiego, czy rzymskiego, czy w ogóle sfery śródziemnomorskiej, czy jeszcze dalej sięgając, było tak, że no, ty masz swoich bogów, ja mam swoich. Rzymianie podbijają jednych, ale często przejmują także pewnych bogów z tej. Z tej podbitej kultury, traktując ich, że oni są, bo oni tam odpowiadają za tamtą część świata, za, tamtą, za tamten lud, trzeba im też e, co nieco e, oddać czci, żeby zyskać ich przychylność. Z, chrześcijaństwo było tutaj e, e, religią zupełnie ekskluzywną. Nie ma innych Bogów, jest tylko ten jeden. Ta cała reszta w takim razie, czym jest? Ano to jest emanacja szatana który w ten sposób odwodzi wiernych od swojej od jedynej religii. Wszystko zatem w konsekwencji co różni się i nie jest jakby uzasadnione chrześcijańskim światopoglądem, jest pochodzenia szatańskiego, czyli jest związane z religią. Czyli jeżeli te Germanie, Słowianie, wszystkie te ludy z, z, ze strefy barbarikum, czyli poza Limesem rzymskim w Europie, e, ale nie tylko, bo i e, przedchrześcijańscy, Rzymianie i, i Grecy również e, oddawali się e, praktykom e, wróżbiarskim, oddawali się magii, mieli swój świat wyobrażeń odnośnie różnego rodzaju demonów. Bardzo licznie występujących też w też mitologii grecko-rzymskiej, na przykład taki duszek pan, ten z fletnią, nie? to nie jest żadne bóstwo, to jest taki właśnie demon, który gdzieś przy źródłach jest. Nie? I inne Diana ewoluowała z, z postaci dem, takiej demonicznej. Do postaci boskiej, ale to też religioznawcy są w stanie jakby pokazać. Tylko, że jak ja mówię demon, to w tej chwili ktoś, kto mnie słucha, to od razu mu się zapala, czy jak to demon? No, demon jest zły, ale to w tej interpretacji chrześcijańskiej on jest zły, dlatego, że te wszystkie postacie, te obie praktyki, czyli wróżbiarstwo i magia, są powiązane z szatanem. Dlatego ich nie wolno od, nie wolno oddawać się ich y, tym praktykom, bo to diabeł nas uwodzi. Co z tego, że diabeł dwa razy przewidzi przyszłość dobrze, bo nie kwestionowali, że przecież ktoś tam działa nie? Ten, ten szatan. Po to, tylko żeby w krytycznym momencie, jak będzie już poważna decyzja, wisiała na włosku, ktoś uda się do y, powróżby, otrzyma odpowiedź, która będzie błędna, a która pójdzie na zgubę duszy tego, tego kogoś. Y, demony to też są. Też nikt nie negował, że one nie istnieją, one istnieją, tylko to są te diabły, które objawiają się w postaci demonów i nas w różny sposób kuszą. Dlatego dzisiaj mamy takie wyobrażenie o, sferze, o religii tych przedchrześcijańskich ludów z strefy barbarikum, że ona jest taka bogata, bo włączamy do niej to wszystkie te inne praktyki kulturowe, które autorzy chrześcijańscy uznali za związane z religią, ale to oni uznali. To nie jest tak, że my dzisiaj musimy wierzyć im w naszych analizach współcześnie prowadzonych, że demonologia słowiańska, która raczej jest zapożyczona właśnie z tej tradycji greckiej, kiedy napłynęli na Bałkany i tam to przyjęli, bo po prostu we wcześniejszych stadiach języka my tego nie widzimy. Nie ma tych postaci, nie ma takich wyobrażeń związanych, więc to jest coś, co jest później. Po prostu nabyta, ale nieważne. Ta demonologia, magia, wróżbiarstwo, które jest także potwierdzone w późniejszym folklorze słowiańskim, rola tego konia i mamy opisy praktyk wróżbiarskich w tych źródłach, które są zwykle że to jest oddawanie czci Bogu, nie? ale jak przyjrzymy się temu, to mamy z czym do czynienia? No, z jakąś praktyką wróżbiarską. Mhm. Czy powiązanie tego kogo, tej praktyki z bóstwem, które miało na tym koniu jeździć, to byłoby nawiązanie do tego, że ta praktyka miała jakieś zakorzenienie w religii. Być może tak, może nie, ale może być też efektem pewnej interpretacji tego, który był świadkiem takiej praktyki wróżbiarskiej. Ponieważ on był świadom, on był przesiąknięty tą kulturą chrześcijańską. Co więcej, te dzieła, które były formatywne dla tej koncepcji pogaństwa, były szeroko rozpowszechnione i bardzo długo, do późnego średniowiecza, czytane. To były kazania homilie Cezarego z Arl, to był Grzegorz Wielki. I parę innych można by tu takich wskazań, takich dzieł bardzo poczytnych. Yy, można powiedzieć tak, Cezar, Cezary z odkrył, że jak on jest biskupem miasta, jak wyjdzie za miasto, to tam kurczę nie widać tego chrześcijaństwa. Tam są sami wieśniacy, czyli poganie, którzy oddają się różnym innym. Praktykom, które są z punktu widzenia chrześcijaństwa y, jakoś nie, niewytłumaczalne, a jeżeli niewytłumaczalne, to znaczy na pewno one są związane z tą sferą tego y, przeciw sakrum chrześcijańskiego, czyli, czyli szatana. I w tym tonie postrzegano właśnie bogów słowiańskich. W tym tak, tonie pisali wszyscy kronikarze. Tak, dlatego właśnie co te obrazy bogatego, bogatego, bogatej religii są też między innymi dlatego takie bogate, że one włączają to coś, co pierwotnie z wierzeniami religijnymi nie miało nic wspólnego. To coś, co jest obecne w późniejszej kulturze Słowian, uchwytne także w XIX wieku, różnego rodzaju dziwne zachowania z, naszego, z naszej perspektywy patrząc, które my traktujemy jako przeżytki pogańskie, <laughs> dlatego, że one są, jakie? No niewytłumaczane na gruncie chrześcijańskim. Mamy taki ciekawy zabytek, katalog, który został po polsku opublikowany pod tytułem Katalog Magii Rudolfa, który był traktowany jako zabytek odzwierciedlający XIII no, wieczną mentalność Słowian odnośnie właśnie tych praktyk pogańskich. Dzisiaj wiemy, że ze Słowianami to nie miało nic wspólnego. Po prostu on powstał na terenach niemieckich i tylko rękopis. Który przetrwał, jeden z kilku, zresztą dotarł na ziemię, na ziemię polskie. I tam mamy dziwne zachowania. Na przykład ten ktoś, ten Rudolf, który poucza swoich braci zakonnych, jak mają spowiadać, wskazuje, że oni nie mają tylko opierać się na tym, co ci ludzie mu mówią, jak zgrzeszyli, ale on ma ich podpytywać, bo oni nie wiedzą, że grzeszą robiąc różnego rodzaju, oddając się różnego rodzaju praktykom. I on tam wylicza, co ma, o co mają pytać. I stąd to jest takie bogate źródło, bo pokazuje, jak ten lud, jaka była kultura ludowa tego opisywanego w tym źródle ludu, a że sporo jest właściwie, właściwie jest tylko praktyka kobiet. Sporo jest różnego rodzaju rzeczy związanych z, ze sprawami okołoporodowymi. Jak się ktoś urodzi, to co tam należy zrobić? Tam dają mysze, mysze łapki, nie zajęcze łapki dziecku, tam y, omiatają go miotłą do sadzy. No, różne nie będę tutaj w tej chwili wymyślał, jest to bardzo pod tym względem bogaty zapyt, tylko że jak czytamy, każdy z czytelników może, ale co one mają wspólnego z religią, nie? Co to, że trzy razy gdzieś tam kobieta musi splunąć, żeby yy, dziecku było dobrze? Co to ma wspólnego z religią? No to właśnie nic. Dlatego ci ludzie, no. <laughs> przechodząc na chrześcijaństwo, też nie rozumieli, dlaczego mają się pozbyć tych praktyk, które są skuteczne. No. Bo jak się nie plunie trzy razy ze sobą, to dziecko będzie chore. To no. tak jak dzisiaj ktoś, nawet ateista, Może być przecież przesądny. Czarny kot przejdzie mi przez ulicę, to co? To ja idę dookoła. Dlaczego? No nie Ej, wiem, ale zdarza. tak się robi. I tak robił mój tata, robił mój dziadek, ale mama raz nie zrobiła i złamała nogę później, nie? No, stąd się biorą różnego rodzaju y, przesądy, które nic z religią nie mają wspólnego. Jest mnóstwo kobiet. Y, Kobiet. Mnóstwo ludzi bardzo pobożnych, mm. które, którzy oddają się praktykom wróżbiarskim. Mm. Chociażby przez to, że czytają Choroskopy. horoskopy da, i biorą da, je da, na, da, na, da. Na, na, na serio. Nie? E, I tak dalej, i tak dalej, ale one nie mają nic wspólnego przecież i oni też tak sądzą, one nie mają nic wspólnego z moją wiarą. Moja wiara jest głęboka, katolicka, czysta, a że ja się zapytam wróżki albo przeczytam horoskop. I będę wedle tego horoskopu postępował. Nie, to, to, jest, to jest coś innego, nie? Na wszelki wypadek zawieszę sobie podkowę w domu. Jak buduję dom, to wieszę wieniec. Nawet jeżeli jestem ateistą, bo ekipa, która buduje, powie no, szkoda panu pięciu stów, szkoda, a jak dom spłonie, będzie pan żałował. No to ktoś mówi, no dobrze, takie zaklęcie, to lepiej... Później powiem żonie, dom spłonie, i ona będzie mi do końca życia wypominała. Nie, dobrze, zapłacę, wieszajcie, panowie. No, pięć stów to za mało powiedziałem, teraz pewnie więcej. No. Odżałuję, byleby by tylko e, zadość uczynić e, obyczajowi. Zresztą, co sąsiedzi powiedzą, jak ja wstrzechy nie wywieszę? No, musi być. No i tyle. Oddajemy się tego rodzaju praktykom, w ogóle z, nie łącząc ich z jakąś sferą religijną. Tak samo ci opisywani w tym katalogu magii Rudolfa, jak i we wcześniejszych e, źródłach, e, nie mieli. Takiego, takiej świadomości, że coś wykraczają, dopóki nie przyszedł im ksiądz i konkretnie nie wyjaśnił, dlaczego to jest złe. Ale to jest dopiero wówczas, kiedy zagęszcza się sieć parafialna w całej Europie, kiedy ten kontakt z księdzem i ta działalność duszpasterska jest rzeczywiście intensywna yy, i wtedy dopiero zaczyna się ten przełom polegający na takiej prawdziwej ewangelizacji, kiedy ludzie zaczynają wierzyć Bardziej świadomie, to znaczy nie polega to wiara tylko na oddawaniu się rytuałom i czczeniu odpowiednich świąt, tylko zaczynają Rozumieć w to, yy, co wierzą. Ale to jest tylko wówczas możliwe, kiedy mają ściślejszy kontakt z, yy, z kapłanem. Saksogramatyk opisał i to bardzo bogaty opis jest, jest tak. w świątyni w Arkonie i między innymi tam rzucił mi się w oczy, o czym też pan pisze w książce. Ten obrządek z kołaczem, że on tam ustawiał ten kołacz, chował się za nim, pytał, czy go widać, czy, czy, czy go nie widać. Yy, co wiemy o tym obrządku i czy był on powiązany z religijnością tych Słowian, czy on był kuczci tego Boga świętowita? On jest, ten obrządek jest w, jakby w kontekście wydarzeń związanych z, ze zdobyciem y, Arkony. Mhm. Y, dawniej przypuszczano, że Sakso był świadkiem, ale dzisiaj wiemy więcej na temat Saksona. Nie mógł być świadkiem, był... Za późno się urodził. Czyli na, 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 taki najbardziej barwny opis świątyńskiej, y, słowiańskiej świątyni nie został spisany przez osobę, która ją widziała na własne oczy. To jest właściwie jeden... Jedyny przypadek, gdzie możemy naprawdę powiedzieć, że jest opisany jakiś rytuał. To jest ważne, nie? że mamy do czynienia z opisem jakiegoś rytuału. I to takim bardzo obszernym y, opisem. To jest nie, niesłychanie ważne. No, sz, 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 szkoda, że z tak <coughs> późnego okresu, ale no, nie, może jest to mniej istotne, w każdym razie, że coś takiego y, mamy. Y, jak widzimy, tutaj mamy do czynienia z obrządkiem, który jest związany z, z, z tym, co my dzisiaj nazywamy dorzynkami, czyli z obrządkiem związanym, odprawianym wówczas, kiedy dojdzie do jakby... Zebrania większości z tego, co na polach wyrosło. Obojętnie, czy to będą pola w Italii, będzie to wino, nie tylko zboże, które wcześniej i tak dalej. Tam też w Rzymie, w Grecji, wszystkie ludy, które są ludami, a innych właściwie nie ma poza łowcami i koczownikami, które są związane z ziemią i płodami, bezpośrednio z płodami rolnymi, mają takie, takie święta, takie odpowiedniki. I to, co jest opisane u, u, u saksogramatyka, odpowiada pewnej bardzo ogólnej tradycji wypiekania różnego rodzaju, no może nie konkretnie takich samych kołaczy, ale takich niezwykłych chlebów dużych. Mm. Nie? Jak, jak jest zwą, tak zwą. Nie, nie, wiad, nie zawsze wiadomo, czy to samo się kryje pod tą, samą, mm. pod tą samą nazwą. Czyli jest to coś, co jest związane z obrzędem po zakończeniu żniw. Arkona została zdobyta, nie pamiętam, czerwiec czy początek lipca. W klimacie ówczesnym jest niemożliwe, żeby to już było po żniwach. Nawet dzisiaj, jak mamy cieplej, to jeszcze, jeszcze jest daleko, daleko do żniw. Więc ja tak podejrzewam, że ten rytuał wykonywany na Słowiańszczyźnie dość powszechnie był przez. Sakso albo jego informatorów po prostu już zinterpretowany jako rytuał pogański. On go dokładnie opisał, on go być może widział, ale nie przy zdobyciu arkony, tylko później sobie tak wyobraził. No pewnie w tej arkonie, bo tam wszyscy mówią, którzy zdobywali, że jakąś świątynię i jakieś bóstwa porąbali i mm. e, zniszczyli. To jak, no jak jest świątynia, to jest, musi być kapłan, więc on opisuje tego kapłana, co on tam e, robi. E, jest jakiś rytuał, jest mu znany, ten jest obrządek niechrześcijański, więc dlaczego on nie mógł być akurat też, też, też w Arkonie? Więc to, co my bierzemy za bogaty opis rytuału przy świątyni, może być kreacją Saksona, który wypełnia tym tą nawet znajomością takiego rytuału dożynkowego, tą historię o zdobyciu świątyni, o, o zdobyciu przede wszystkim Arkony i także tej świątyni w, świątyni w Arkonie. A nie, że ktoś widział, był i oddaje rzeczywistość taką, jaką ona była. Czyli znowu, to, znowu jest to pewnego rodzaju odbicie rzeczywistości. Bo na co zwrócił uwagę też Geisztor w sposób pośredni. Mianowicie on się oparł na petacjonim, a petacjoni w, tłumaczy, w książce, to taki włoski religioznawca, nieco starszy chyba od, od, od Giejsztora, a petacjoni wskazał na takie rytuały, które odbywają się też u Bułgarów i tam do dzieła jakiegoś bułgarskiego etnografa z połowy XIX wieku. Ponieważ ten opis tam podany przez petacjoniego, też z drugiej ręki, i opis u Saksogramatyka są tak podobne, że aż trudno w to uwierzyć. Wydawało mi się, że gdzieś na jakimś punkcie doszło do przekłamania, to znaczy, w którymś momencie któryś z badaczy, może ten etnograf bułgarski zainspirował się tą opowieścią z Saksona i po prostu z niej to zernął. Ponieważ do tej pracy z połowy XIX wieku bułgarskiej, na początku, jak ja się tym z, z, zainteresowałem, nie sposób było dojść. Nie mogłem jej w ogóle zidentyfikować w jakiejkolwiek bibliotece. Aż pewnego razu ktoś ją, czy w no, <laughs> archive.org, umieścił. No i dzisiaj ona jest i można sięgnąć. I tam są różnego rodzaju opisy i jest też ten. Wygląda na to, że rzeczywiście to są opisy z natury, to znaczy ten ktoś jeździł, widział i opisuje tak, jak to wygląda. Ale o czym to świadczy? Zresztą też yy, giejzór do tego nawiązywał. O tym, że ten zwyczaj jest bardzo stary. Z tym tylko, że w tym opisie bułgarskim ten główny celebrans tego wszystkiego to jest miejscowy pop. Mhm. Więc tu gisztorowie się składało. No tak, mamy tutaj po prostu podłożenie pod kapłana. Pogańskiego, kapłana chrześcijańskiego, który robi to samo, tylko już nadaje temu wszystkiemu y, to pozytywne sakrum, czyli sakrum, y, sakrum chrześcijańskie. Mogło tak być. Ale jest też taka możliwość, że y, to jest właśnie taki bardzo stary, jeszcze powiedzmy, preindoeuropejski zwyczaj żniwny, który przechował się u większości ludów y, y, ind y, indoeuropejskich. I y, 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 no. W każdej społeczności, jak jest jakiś rytuał, musi być ktoś, kto, ry kto ten rytuał prowadzi. Mm -hmm. Taki jak jest w dawnych <grych> zabawach wiejskich był Wodzirej. Jest taki zresztą tytuł Wodzirej, i ten człowiek pełni taką funkcję. To jest ten, który nie ma żadnej funkcji sakralnej, ale co robi? to e, dzisiaj na weselach są Wodzirej, Organizuje tam, tam. to wszystko no. organizuje. To znaczy całą zabawę jego zabawę Zjednoczonych, on wie, jak to zrobić. Nie? On po prostu ma, ma tę y, umiejętność. I tak jak powiedzmy jeszcze dzisiaj wiele dożynek parafialnych się organizuje. Kto jest tym wodzirejem? No z natury proboszcz. <grytanie> I one mają charakter jaki? Religijny, bo ta społeczność jest chrześcijańska i chce te dożynki obchodzić tak, żeby one były jakie? No, zgodne z rytuałem chrześcijańskim więc musi być msza inne modlitwy poświęcenie przynoszenie wieńców do ofiarowanie ich przy, przy ołtarzu bo taka jest. ale to nie znaczy że wcześniej robiono coś podobnego tylko że oddawano te wieńce czy celebransem był kapłan, kapłan pogański nie chcę być źle zrozumiany. Ja nie mówię, że absolutnie przeczę, że to jest w ogóle opowieść niewiarygodna, tylko mówię, że tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że, do, jeśli chodzi o tego rodzaju opisy, że ilość interpretacji równoległych, można powiedzieć tak równowartych pod względem takiej konstrukcji jest większa niż tylko ta jedna, która ma przeważać, bo ona się dopasowuje do pewnej ogólniejszej wizji forowanej przez tego czy innego badacza. Mhm. A czy Oświętowicie, czyli tym bogu naczelnym plemienia Ranów, który miał być tam w tej świątyni, to miało być jego miejsce kultu według przynajmniej saksogramatyka, to czy słyszymy o nim z innych źródeł, bo on jest takim jednym z najpopularniejszych bogów, którzy jeżeli mówi się o religii Słowian, które dziś się przewijają w dyskusji. On jest kłopotliwy z tego względu, że składa się z dwóch członów, swęd Wit. Ponieważ Wit jest świętym chrześcijańskim, tu mamy swęd święty chrześcijański, już mówiłem, że to pojęcie świętości u Słowian. Jest wtórne i słowo święty wywodzi się z języka, który został, ze słowa, które, któremu jakby dodano nowe znaczenie. Święty w świętym znaczeniu chrześcijańskim. Ale on zachował długi czas znaczenie to pierwotne, czyli jasny. Mamy mnóstwo jezior, gdzie, nazw jeziornych, gdzie one s, y, są utworzone od na podstawie tego, tego rdzenia, świętajno, yy, świtajno i, ta, i tak dalej, i tak dalej, które dzisiaj są te, no tak, jak jest w nazwie jeziora święte, to znaczy święte dlatego, że tam gdzieś się odbywał kult pogański i dlatego ono było święte. Nie? To jest taki sposób rozumowania, który nie uwzględnia tego, że ono oznaczało po prostu jasną, jasne jezioro. Bo jak się idzie w puszczy, Gdzieś na Mazurach, jeszcze wówczas bardzo wyludnionej, niektóre takie regiony, jak i dzisiaj bywają, ale nie tylko tam, bo to dotyczy nie tylko tego przecież regionu i te jeziora od, tak nazwane wszędzie występują, to widać ten efekt, jak gdzieś jest jezioro śródleśne, właśnie ono ono Widzimy go z daleka, bo ono świeci. Leki wiaterek powoduje falowanie, załamywanie się światła i ono się rozświetla. Ono jest tym jasnym, jasnym punktem. Nie? No tak, ale tutaj popadłem w dygresję i nie pamiętam. Pytanie było takie, czy mamy jakieś in, inne źródła o Świętowicie, ponieważ on jest naprawdę bardzo popularnym Bogiem i jest przedstawiany jako jeden z takich najważniejszych. Jeżeli mówimy o takich stricte artykułach popularno-naukowych, prawda? To tam spotykamy Świętowita, jemu są przypisywane różne atrybuty. Miał być czczony na połabiu, na pomorzu. Co tak naprawdę o nim wiemy? Niewiele, bo. To, co jest mu przypisywane, to są różnego rodzaju konstrukcje, które się buduje na, na tej niezwykłej jakby postaci, bo można ją też zinterpretować jako, zresztą niedługo ukaże się książka Stanisława Rosika, która zdaje się będzie szła w, w tą stronę, pokazując jak ta religia na Pomorzu ewoluuje wraz z, 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 ze stykiem z chrześcijaństwem, że świętowit czy y, y, bóstwa trzygłowe na przykład nawiązujące do, y, do Trójcy Świętej, którą niekoniecznie oni musieli rozumieć. To jest bardzo ciekawa teoria. Też w Pana książce spod, y, się z tym spotkałem, że po prostu fakt istnienia trzygłowych bóstw może mieć pewne powiązanie właśnie ze Świętą Trójcą. Znaczy może być, mogą być tak interpretowane, hmm. to znaczy w tym, w tym sensie, że święta trójca, jak pokazywałem, także w późniejszym średniowieczu, była przedstawiana w sposób taki, który sugeruje, no tak, no, trzy głowy wystają z, z jednego korpusu: nie, hmm. Ojciec, Duch Święty i, i Chrystus. Albo w różny inny sposób, te trzy postacie gdzieś w jednym ciele ścielone, bo idea trójcy świętej jest niesłychanie skomplikowana hmm. dla, dla wyjaśnienia. Sprawia to też problem dzisiaj to logom i ludzie musieli to sobie jakoś zwizualizować. I teraz dla tych Pogan, ta idea świętej, świętej trójcy, która była ważna z punktu widzenia autoidentyfikacji katolicyzmu, bo katolicyzm odróżnia się od innych form, zwłaszcza arianizmu, tym, że uznaje, że istnieje Trójca Święta. Więc być może także na, nawet na początku nauczania y, tych pogan y, wspominano o tej Trójcy Świętej i co im utkwiło? No że właściwie jest to jeden Bóg, ale właściwie o trzech głowach, no bo jak to inaczej zinterpretować? I że tutaj mogła być droga do akulturacji pewnych wyobrażeń chrześcijańskich w tej sferze rodzimej yy, tych Słowian jeszcze, jeszcze niechrześcijańskich. Że to jakby budowali, swu, rozbudowywali swoją wizję religii w stronę, która zmierzała, która, yy, może nie zmierzała, w stronę chrześcijaństwa, która mocno czerpała z wyobrażeń chrześcijańskich. Mm -hmm. Jako takich bardziej Ym, bardziej rozwiniętych. I być może, gdyby yy, to, yy, ta rodzima religia słowiańska na Paławiu mogła dalej się rozwijać, to bylibyśmy w stanie bardziej uchwycić ten proces. A my jesteśmy w momencie, kiedy on dość nagle zostaje przerwany przez całkowity podbój tych Słowian i eksterminację wierzeń, wierzeń niechrześcijańskich. Nie? A mówił Pan o tej pracy, nie skończyliśmy tego wątku, że ma powstać praca powiązana ze świętowitem, z bogami z Pomorza. Nie, tak, znaczy ona już powstała, jest w druku mm. <laughs> Stanisława Rosika. Który ją właśnie parę dni temu anonsował publicznie, że, że będzie. No więc zobaczymy, co, co nowego w temacie co nowego w temacie. Rozumiem. Czy możemy wskazać istnienie jakichkolwiek słowiańskich demonów, na przykład biesa czy Strzygi? Całe mnóstwo. Całe mnóstwo. I to jest bardzo dzisiaj. ciekawe, czy mamy co do nich jakąś pewność, bo przykładowo Że istnieją? Że istniały wtedy. Znaczy, Pan mówi o realnym istnieniu? Nie, nie, mówię o takim istnieniu stricte, stricte w wyobrażeniach Słowian, jak oni do tego podchodzili, bo przykładowo no cały świat Andrzeja Sapkowskiego jest zbudowany właśnie na tych takich ludowych wierzeniach, on też troszkę poza to wykracza, ale na, przykład, na przykładzie biesa, możemy biesa doszukać się w kronice Nestora, kiedy Świętopek uciekał tam z Rusi przed Jarosławem, szedł tam na, na ziemię Lachów tuż przed śmiercią, ja się spotkałem z takim tłumaczeniem, miał gonić go bies. To było, to było w powieści minionych lat taki fragment. Co wiemy o, o tych y, postaciach demonicznych, usłowian, i na jakiej podstawie jesteśmy w stanie wykazać, że takie, y, takie demony jak Strzyga czy Bies faktycznie wtedy były gdzieś tam w świadomości, w wyobrażeniach? No, w świadomości, w wyobrażeniach, bo faktycznie nie były. Nie? No mm -hmm. chyba, że coś się zmieniło, a my nie wiemy. Y, więc tak, y, y, jak najbardziej ten świat demonologii, y, demonów był y, niesłychanie bogaty. Mm -hmm. Mamy pozostałości tego także w, w, w w kulturze ludowej, także współczesnej kulturze mhm. jeszcze są tego, tego śladu, są tego ślady. Tyle, że tak jak Sapkowski buduje odpowiednio własny świat, to dla ówczesnych ludzi prawdopodobnie ten świat demonów, ale co, zna, co oznaczają te demony? Jak powiedziałam, najprawdopodobniej ten świat, ta demonologia jest przejęta przez Słowian później z kultury, z kultury greckiej, z, z Bałkanów i się rozprzestrzeniła na całą, szybko na całą bo Z jakiegoś powodu były to wyobrażenia y, y, atrakcyjne. Y, tak jak dzisiaj, konotacja demonu jest tak, de, demonów jest taka, że to jest ktoś zły, to jest postać zła. Mniej mhm. lub bardziej, ale zawsze jest zła. Mhm. To ten świat demonologiczny był zarówno różnymi postaciami: dobrymi, mhm. takimi dla ludzi, sprzyjającymi ludźmi, ludziom, takimi, które są złe, takimi, które są takie niejakie, to znaczy je trzeba przekupić, żeby one mhm. źle czegoś nam nie uczyniły, na przykład nie zaraziły krowy jaką, jakąś chorobą. To co trzeba zrobić? No tej strzydze należy nalać skobek mleka, odstawić, i, yy... Ale mamy tu poświadczone, są jakieś źródła, które o tym mówią, czy to są jakieś... Nie, to tutaj z tradycji ludowej. Nie, okay, okay. nie mamy tego, mm -hmm. nasze źródła są w ogóle ubogie, a już odnośnie życia ówczesnego ludu, to w ogóle w, 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 uważano, że to jest tak oczywiste, że nie warto tego spisywać. Chociaż Prokopiusz nie. chyba pisał o nimfach, którym składają o, ofiary, prawda? Czyli też w jakiś, jakieś No duszków. tak, te nimfy to są greckie. Greckie demony. Jak mówimy o jak ja mówię i nie tylko ja, o demonologii, to nie mamy na myśli tych... Wartościująco o tych postaciach. To jest tylko światowych demonów. Jest taki film czy serial nawet, ja nie pamiętam tytułu. On jest w takim świecie fantastyki, gdzie każdej osobie ludzkiej towarzyszy jego demon. W postaci ptaka, wiewiórki. Czy to zmierzch? Coś takiego może? Nie, nie pamiętam. Nie, 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 nie pamiętam. W razie, to pytanie do widzów. W, w każdym razie no, jest taki świat pokazujący, że no, w, oczywiście wyobrażony, ale może, te demony są czymś realnym. Mhm. I możemy sobie tak wyobrazić, że dla Słowian ten świat demoniczny to był świat realny. To znaczy te demony istnieją, one zaludniają cały świat. Nie ma wątpliwości, że one istnieją, bo każdy widział, że coś się w krzakach rusza. Jak odstawię y, skobek mleka dla y, strzygi, to on później jest y, opróżniony, y, a krowa jest, y, jest zdrowa. A jak nie wystawiam, no to później krowa mi choruje. Nie? To, to jest, jest to dowód, że strzyga istnieje? No, no, no jest. No i w ten sposób y, ten świat jest przebogaty, tylko że niekoniecznie wyobrażenia, bo w ogóle wiązał się z religią. To jest coś zupełnie innego. To te wyobrażenia chrześcijańskie wtłoczyły ten świat demonologiczny słowiański w tą sferę tej demonologii chrześcijańskiej, w której demony są po prostu diabłami. Stąd możemy odnieść takie wrażenie, że jeżeli ówczesny, powiedzmy X-wieczny Słowianie zostawiał kawałek jedzenia pod jakimś starym dębem, które do dzisiaj stare, duże, rozłożyste dęby czy inne drzewa budzą w nas podziw swoim ogromem majestatem, i majestatem. I teraz gdzieś tam u góry jest jakaś dziupla, czy jak, no, jakaś dziura, pospruch, no coś w tym rodzaju. I tam mieszka ten jakiś, jakiś demon. Odejmujemy mu cze nie cześć, tylko karmimy go, a on co nam robi? On nam daje spokój. To nie jest nic związane z kultem religijnym, tylko z taką... Tak jak idziemy do sąsiada, bo to mamy wrednego, potencjalnie wrednego sąsiada, ale czym go przekupujemy? No mamy kury, on nie ma. On lubi jajka, to co? A to sąsiedzie masz, no i wtedy sąsiad się uspokaja, przestaje być wredny, przestaje się kłócić o miedzę, o płot, czy o spadające jabłka na jego y, stronę, bo jest od nas uzależniony tymi jajkami, które lubi. To w ten sposób jakby podchodzą do tych demonów, do tego otaczającego ich świata w taki sposób racjonalny. Musimy z nimi jakoś się ułożyć, skoro wierzymy, że... Wierzymy. Wiemy, że one mają, mogą mieć na nas wpływ, yy, wpływ negatywny. Nie? A co chciał osiągnąć Jan Długosz, który pisał w XV wieku, czyli tam około 500 niecałe lat po tych czasach, o których mówimy, co on chciał osiągnąć poprzez przedstawienie koncepcji tego tak zwanego polskiego Olimpu? Bo przypomnę, że on wprowadził kilka takich postaci. Między innymi Jesze, który był według niego odpowiednikiem Jowisza, najwyższego, najwyższego z bogów, Marsa, boga wojny tutaj pod postacią Łady. Jako Boga życia przedstawił żywie. Kilku tych bogów, które też tak, nie wiem, marzanne, dziewanne, takie do dzisiaj znane terminy, pojawiły się pewnie nie po raz pierwszy u Długosza, bo one gdzieś tam mają swoje źródło, ale co Jan Długosz chciał osiągnąć i jakie, bo czasem pojawia się coś takiego, taka taka teza, że Długosz miał dostęp do jakichś materiałów, których my nie znamy, które gdzieś tam zostały albo schowane, albo zniszczone, i że on faktycznie odtworzył ten wątek po prostu postaci tych bogów, w których wierzono. Czy on, pisząc, Pięć wieków po tych wydarzeniach miał jakieś podstawy, czy korzystał z jakichś źródeł. Co na ten temat wiem? Pan zaczął od, tego, jaki miał cel długoż w, w tego panteonu. A jaki cel mają współcześni pisarze zajmujący się tym problemem i tworzący własne panteony? No, można tutaj się pokusić, że jak ktoś jest pisarzem fantazy, no to tworzy swoje uniwersum. No ale nie wszyscy. No, niektórzy mają takie ambicje, żeby napisać na przykład pracę, chociażby, jak to rozumieją, popularną naukową. I też tworzą swoją wizję Panteonu Słowiańskiego. Ktoś inny swoją. Naukowcy również swoją y, tworzą, y, tworzą wizję. Taką, taki sam cel miał Długosz. To znaczy, on się zastanawiał nad tym. Nie miał takiego warsztatu jak współcześni historycy, który może by go odwiódł od zbyt pochownych konkluzji, ale miał, głę <kluzny> miał głębokie przekonanie, że... Y, u podstaw zarówno tego wczesnego świata słowiańskiego, jak i chrześcijańskiego stoją te same wyobrażenia. I że Słowianie, jak wiemy, jakie było pogaństwo greckie czy rzymskie, to mieli coś, coś podobnego. Nie trzeba tutaj teraz dużo właściwie naginać, żeby to odtworzyć, bo przecież wiemy, jak wygląda świat pogaństwa. Więc on zaczyna podkładać pod te wyobrażenia pogaństwa rzymskiego postacie, które mu się kojarzą, że no właśnie, z, z różnego rodzaju przyśpiewek ludowych. On nie rozumie do czego one się odwołują, kto jest przywoływany, a to na pewno dawni, dawni bogowie. No i tak sobie mógł wykombinować. Mógł tak sobie wykombinować. Jeśli chodzi o nieznane źródła Długosza, to dla tych wcześniejszych czasów jest to zaskakujące, może co powiem, ale Długosz wiedział, czy miał dostęp do mniejszej ilości źródeł niż my. Jak spojrzymy na pierwsze księgi Długosza, to one są kompletnie wymyślone, tylko świadczy o talencie pisarskim tego, tego człowieka. I oparte są na bardzo na dużo skromniejszej podstawie źródłowej. Stąd po części ta jego konstrukcja jest taka dziwaczna, bo on nie wie, że w tysięcznym roku powstało biskupstwo, arcybiskupstwo gnieźnieńskie. On nie potrafi tego zlokalizować. Natomiast w rocznikach. Które, do których miał dostęp i do których my, do tych samych my mamy teraz też dostęp, jest pod 775 roku, rokiem zapisana śmierć arcybiskupa Hatto. Ale on nie wiedział, że to jest arcybiskup moguncki i że ten rocznik, tam skończy, odpis tego rocznika właśnie już uwieczniający śmierć tego arcybiskupa był podstawą kontynuacji rocznikarstwa na ziemiach, na ziemiach polskich i uważał, że ten Hatto to jest arcybiskup gnieźnieński, no bo skąd miał się wziąć w polskim roczniku jakiś arcybiskup? No gnieźnieński. Jest rok, no to on już uważał, że wówczas jest i taką drogą no bardzo naiwnego postępowania historycznego. On sobie wiele rzeczy zrekonstruował, dopowiedział, a jak już sobie dopowiedział i ustalił, że Jordan musi być tam z Rzymu, no to całą historię rzymską wszystko sobie sobie wymyślił. Nie? I to jest historia bajeczna od strony zarówno politycznej, społecznej, jak i, jak i religijnej. No, ci Słowianie, jego zdaniem, musieli mieć podobny panteon jak, jak Rzymianie. Jak musieli mieć, no to teraz wystarczy tylko to dla czytelnika, żeby się nie nudził, coś tam zarysować. No, to, to jest to, ten okres. To jest taka historiografia, w której miesza się to, co chcemy się dowiedzieć i chcemy przekazać innym o przeszłości naszej wspólnoty, naszego kraju, naszej, na, naszej ziemi, z tym, co nam się wydaje jest tak oczywiste, że możemy teraz do, dopowiedzieć, żeby ta opowieść była bujniejsza. Ale czy dzisiaj historycy nie postępują... Może nie w taki sposób, ale czasami bardzo podobnie, to znaczy też dopowiadają rzeczy, na, o których w źródłach nie mają żadnego potwierdzenia, bo im się wydaje, że tak z pewnością musiało być, bo mają taką wizję, są głęboko do tego przekonani, że tak mhm. musiało być, więc jeżeli musiało być, a w źródłach nie ma, to jeżeli ja troszeczkę... Dopowiem więcej niż w źródłach, jest to przecież krzywda, się nie stanie, a będzie to bardziej przekonujące tak dla czytelnika. Czytelnik pójdzie za moim tropem, a przecież każdy z autorów, każdy z historyków ma taką wizję, że chciałby uwieść cały naród, żeby podzielał z nim jego, jego wizję danego problemu, który, który widzi. Nie? Już w naszej rozmowie poruszyliśmy wątek Boga Wołosa, na którego Rusowie mieli przysięgać się w traktacie z Bizantyjczykami. Co wiemy o tej postaci? Czy możemy mówić o, o jakichś innych źródłach odnoszących się do Wołosa? i czy jest on powiązany jakkolwiek z welesem? No musimy zawsze wrócić, jak rozpatrujemy tego rodzaju rzeczy do źródła, to znaczy <grych> uświadomić sobie sytuację, w której dane źródło powstało. A powieść minionych lat jest źródłem, którego warstwa informacyjna, jakby została, powiedzmy w zależności od interpretacji, jak ono jest, historia jego powstania jest dość skomplikowana, ale nie wcześniej niż 1040 rok, raczej nawet 1070, nie mówiąc o tym, że całość to jest początek wieku, wieku XII. To tak, podając te wcześniejsze daty, ja wskazuję takie najbardziej yy, no, łagodne dla oceny tego źródła, bo wiadomo, że im źródło późniejsze, tym raczej jego sfera informacyjna jest też y, nie może po, polegać na takich bezpośrednich y, świadectwach y, ludzi, którzy y, z własnego doświadczenia coś mogą zaświadczać. Że oddaje się wówczas raczej pewną tradycję, a ta tradycja może ulegać y, no, różnego rodzaju przekształceniu. I właśnie o tych y, o powołaniu się w tych traktatach na tego Boga Weleca znamy y, znamy to z powieści minionych lat. I to z był Wolos czy, wołos, czy wo, wo, Weles? Welles. Welles. I mamy tutaj do czynienia z, 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 z aktami, które najpewniej dostały się do tego źródła w, w sposób taki pewny, to znaczy to nie są wymyślone rzeczy, nawet ich, ich treść jest jakoś oględnie przekazana, nie, do, nie, nie dosłownie, ale tak jak, tak jak to było. Tyle, że kto czytał te traktaty? No, czytało ktoś w końcu XI wieku, kto... Yy, wzmiankę ewentualną na zaklinanie się, to znaczy, czy będziemy przestrzegać tego traktatu i my po naszej stronie zaklinamy się na, na coś, na kogoś, na kogoś, kto musi być ważny, bo, bo co? Bo jak złamiemy, to spotka wtedy nas spotka nas kara. Więc ten ktoś, mając takie wyobrażenie wagi przysięgi, od razu sytuuje tego kogoś na wysokim tego, to, tą postać, na którą się przysięga, na wysokim statusie tak, w, 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 wśród post, postaci boskich. Mhm. Ale może być przecież coś takiego, jak mówimy, zaklinam się na cholerę. Mhm. Wiąże się to oczywiście z tym, że w dawnych czasach cholera była chorobą jaką? No, Śmiertelną, niebezpieczną, bardzo szybko rozprzestrzeniającą się. Do dzisiaj mamy szereg mogił po epidemii cholery, gdzie wśród pól są jakieś takie właśnie, już często zapomniane, ale wzgórki, które, świadczą, które są po prostu masowymi, masowymi grobami. Więc to, że oni się jakby zaprzysięgali na tego walesa, może wynikać z tego że zaprzysięgają się na kogoś, kto na przykład na demona który może sprawić im co? Wielki kłopot. To znaczy na kogoś, kto sprawi, że ich bydło będzie po prostu um wyginie umrze, bo zaraza przyjdzie i a bydło było czymś naj, najcenniejszym. Więc na tym ma polegać siła tej, tej przysięgi. Ale w, ten autor chrześcijański, jak to czytał, to on to czytał swoimi w, w, wedle. W, własnych okularów na które w ogóle spoglądał na ten świat wierzeń niechrześcijańskich. I tutaj właśnie chciałem przejść do tego, że należy odróżnić czy uświadomić sobie to, że co wprowadził już Stanisław Urbańczyk taką metaforę okularów, które historii wkłada. Różne może włożyć okulary i co innego będzie widział. Jak włożymy okulary, które będą na przykład różowe, to świat widzimy w takich Odcieniach, jak jeszcze inaczej zniekształcający świat, to będziemy ten świat widzieć tak, jak go widzimy. Natomiast tymi okularami dla ówczesnych pisarzy chrześcijańskich były ich wyobrażenia i sposoby interpretacji świata. My też dzisiaj, jak sobie próbujemy wyjaśnić zjawiska nieznane, to odwołujemy się do czegoś podobnego, co jest nam znane. Nauczyciel w szkole tłumaczy, jak wygląda atom dzieciom. Odwołując się do ich zakładanej już przez niego wiedzy, że one wiedzą, jak jest skonstruowany układ planetarny, i mówi tak. Atom to jest jak układ słoneczny. Zamiast słońca mamy yy, jądro w atomie i elektrony, które jak planety okrążają. I dziecko już wie, jak wygląda atom. Że to jest kompletnie nieprawda, to jest nie, nieważne. Ale ma wielką moc wyjaśniania, bo jest rzeczywiście, później można różnego rodzaju na tym modelu yy, rzeczy. Dzieciakom tłumaczyć, jak to w ogóle tam na tym poziomie funkcjonuje, no, docierając do nich właśnie przez tego rodzaju przybliżenie. Jest to do dzisiaj także w didaktyce uniwersyteckiej na fizyce stosowany model na początku, ale no bo, no bo jest skuteczne. Ówcześni ludzie również, my też cały czas tak postępujemy. Tłumaczymy sobie zjawiska nieznane poprzez odwołanie się tego, co jest nam bliższe, a co uważamy, że jest podobne. Ówcześni ludzie, spotykając się z pewnymi zjawiskami re religijnymi, u swoich sąsiadów niechrześcijan, tłumaczyli je na, wedle własnej kategorii. Więc jak spotykali się z jakimiś postaciami, z których z omówienia wynikało, że to jest postać, która, nie wiem, wychodzi z podziemia, to a to pewnie jest odpowiednik jakiegoś rzymskiego boga który jest odpowiedzialny za, za tę sferę. I jak ktoś był biegły i wiedział, kto to jest, to od razu tą, tej postaci nadawał imię. I, i czy tak właśnie Titmar y, wprowadził do, w cudzysłowie, panteonu bogów słowiańskich postać Februsa? Tak, tak, w ten sam jak, sposób. Najbardziej. jak najbardziej. W ten sam sposób również Widukind y, mówi o odkryciu y, 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 wizerunku chyba Saturna. Być może chodziło tu o jakiś złoty przedmiot, który oni też znajdowali różne rzeczy, tak jak i dzisiejsi poszukiwacze, ale zupełnie przypadkowo mogli znaleźć. I ówczesnym chrześcijanom saskim wydawało się, że trafili na jakiś pogański wizerunek Boga, którego zidentyfikowali Saturn. Jeżeli był 4-złoty, czy jakiś tam, no to musiał to być ważny Bóg, bo ważnym Bogom oddaje się w ten sposób, w ten sposób cześć. I to są te takie kalki interpretacyjne i mamy ich kilka, <grym>, które powodują, że ci, którzy nie rozumieli tego świata, żeby go zrozumieć, przykładali owe, owe matryce, które im to, to ułatwiały. I tak, jak interpretowano religię przedchrześcijańskich Słowian na drodze odniesień do analogii rzymskich, to mówimy o interpretacji Romana. Można mówić o interpretacji o Christiana, w tym sensie, jak interpretowano te zjawiska w kategoriach chrześcijańskich. Tak jak mówiłem, że w ogóle pogaństwo jest taką interpretacją e, tego świata e, chrześcijańskiego. E, to są te podstawowe jakby karki, które w ten sposób e, funkcjonują. E, można powiedzieć, że współcześni e, historycy, którzy się tym zajmują, też przykładają różnego rodzaju inne. Na przykład e, powiedz, może interpretacja skandynawika. Kiedy bierzemy za... Punkt odniesienia, wyobrażenia o świecie bogów w, z tradycji tej północno-skandynawskiej, y, jako miarę dla generalnie w ogóle wszystkich wierzeń z, z tej strefy barbarikum. I ciągle przykładam, A tam było, a tam nie było. Jeżeli tam było, u było, to pewnie u, u, u usławiam, też musiało być, no bo to ludy tak itd., itd. Różnego rodzaju tego takie kalki, które matryce, które raz użyte, czasami wielokrotnie na zmianę, to tak jak w takim, yy, 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 no tak jakbyśmy tylko wymieniali szkiełka, jedno szkiełko zielone, drugie niebieskie i patrzymy jakie są tego yy, efekty. I w ten sposób próbujemy sobie oni, autorzy tych źródeł, ale my dzisiaj historycy nie jesteśmy wolni od tego samego yy, procesu. To znaczy stosujemy jakieś metody. Objaśniania tego, tego zjawiska. Bo to jest uniwersalny sposób w ogóle e, charakteryzujący nasze możliwości poznawcze, kiedy, nie wiem, dla przykładu, ktoś jest na wycieczce w egzotycznym kraju, e, nie zna zwyczajów tego ludu, ale widzi pewne podobieństwa. I wtedy sobie tłumaczy, że a to jest podobne do tego, co ja znam z własnego kraju. To pewnie jest to, nie? I tak itd. Tak i później przyjeżdża i opowiada rodzinie: widziałem to i tak dalej, i różne rzeczy. Powiedzmy, ktoś był w Macedonii nie? i tak opowiada. A później się w rodzinie ktoś biegły z etnografii Macedonii i mu tłumaczy: Nie, nie, to jest zupełnie coś innego. Powiedz, co widziałeś. Ten ktoś wtedy zaczyna mówić, co widziałem, no wtedy ja ci powiem, co to jest, bo ty to źle zinterpretowałeś. Ale te błędne interpretacje prowadzą oczywiście do powstania bujnych wizji, których autor tych interpretacji jest szczerze przekonany, że tak jest. Bo on, to, bo on to tak odbiera, bo on to tak odebrał. Nie? Musimy to rozróżnić. Co jest punktem y, wyjścia, czyli stanem rzeczywistym, takim faktycznym, co jest interpretacją tego, co, kto to widział i opisuje. Y, teraz jeszcze dochodzi czasami, naj, czy najczęściej, kolejny etap. Autor jakiegoś dzieła z, nie wie, co było, tylko opiera się na opisie tego kogoś, i on też ten opis przekazany przez kogoś, nie że spisuje wiernie, tylko Poddaje kolejnej interpretacji. I to się tak nawarstwia, wzbogaca o jedne elementy, znikają drugie. Także ogólny sens może zostać kompletnie wypaczony, wypaczony zniekształcony i właściwie już nie do odtworzenia. Nie? To jest nasze badania w sferze różnego rodzaju wyobrażeń, są skazane na tego rodzaju. Stany nierozstrzygalne, to znaczy możemy snuć hi hipotezy, uzasadniając je oczywiście lepiej lub gorzej. Które czy różnego rodzaju interpretacje równoległe, nie jedna, której, przy której się będziemy trzymać, bez względu na to, czy jak ona jest słaba, ale po prostu nam się podoba, albo po prostu ta hipoteza w tej wersji pasuje nam do jakiejś większej układanki, dlatego za nią stoimy. Tak właściwie to też nam się wydaje dziwna, ale ona jest jak w puclach. Mhm. Ten klocek nam się nie podoba, ale on tu musi być. <laughs> Musimy go tam włożyć w takiej, w takiej postaci, a jak nie, to tylko trochę. Podociskamy, żeby się tam zmieścił, bo no, dziury nie może być. Nie? I tak samo właśnie ktoś, kto pisał tutaj Nestor, czy, czy to autorstwo akurat powieści minionych lat jest tam dość kontrowersyjne, ale ta osoba, która pisała o tym wołosie, jako o Bogu bydła być może. Mogła właśnie przez takie okulary na to patrzeć. I nie mamy pewności, czy ten Bóg faktycznie istniał czy był właśnie demonem, prawda? Dlatego, ponieważ jest wskazane, że Weles, jest, yy, 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 że mamy tutaj do czynienia z bogiem bydła, może sugerować, że mamy do czynienia tutaj właśnie z takim demonem, który hmm. yy, yy, jest kojarzony z tym, że coś temu bydlęciu czy, 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 czy tym stadom może zrobić, nie? Hmm. Kilka tutaj bogów mamy, mamy przedstawionych, i jedno rzuca mi się w oczy, że albo mówimy o Rusi, albo mówimy o Połabiu. Czy zatem możemy mówić, biorąc pod uwagę, że już tutaj wykazaliśmy poniekąd, że istnieją różne systemy wierzeń, różne religie, czy możemy mówić o istnieniu co najmniej dwóch pantonów, tych dwóch, które są poświadczone w źródłach, uchwytne dla nas, czy możemy mówić o pantonach bogów słowiańskich? Jeden na Rusi, a drugi na Połabiu? Nie. Dlatego, że na połabiu nie mamy do czynienia z panteonem. Mamy panteon w takim rozumieniu, jak jest używane, To jest nie przypadkowe zbiorowisko bogów, tylko to są bogowie, którzy zajmują pewną są ze sobą w pewnej relacji I hierarchicznej, jest, tak? jakiejś funkcjonalnej. Natomiast to co wiemy o tych postaciach wymienionych w źródłach to jest po prostu no każdy jest, jest osobna, nie? To tylko te źródła mówią, że no, każdy tam gród ma czy każde plemię ma swojego boga, bo przy tej mnogości takim się to może wydawać. Więc w przypadku Połabia w ogóle nie można mówić o panteonie. Natomiast w przypadku Rusi tak, bo tam jest mamy dokładnie E, się możemy mówić o wyobrażeniu, że taki panteon e, istniał, dlatego że w powieści minionych lat jest opis, jak to e, Włodzimierz, zanim się schrystianizował, to wpierw wybudował właśnie świątynię, w której wystawił po, posągi. E, posągi bogom. E, nawet były e, e, podpisy pod, pod tymi posągami. Czyli y, to by sugerowało, że istniał Panteon, bo one są łącznie czczone w jakimś, w jakimś układzie. Y, no tak, ale to jest tylko wyobrażenie tego, który to napisał. Bo y, dlaczego można tutaj snuć wątpliwości co do w ogóle y, wiarygodności tego przekazu w znaczeniu zgodności z jakimś wydarzeniem, które miałoby rzeczywiście miejsce? Y, dlatego, że dlaczego to. Włodzimierz miałby wystawiać posągi bogom słowiańskim. Włodzimierz był pochodzenia z skandynawskiego. To jeszcze była żywa kultura skandynawska, jeszcze długo, jeszcze w, w XI wieku, te kontakty ze Skandynawią. Dlaczego miałby wystawiać y, pomniki bogom słowiańskim? Dla, skoro y, w tym świecie niechrześcijańskim Panowała zasada, że moi bogowie istnieją równo z twoimi bogami. Nie? Ja się też Oddam część Twoim bogom, jeżeli. Moi oczywiście nie zabraniają tego, żeby zjednać sobie. Więc, jeżeli by komukolwiek miał wystawić, to swoim bogom. Chyba żebyśmy przyjęli, ale to jeszcze mniej prawdopodobne się wydaje, bo nie znamy takiego przypadku, takiego prozelityzmu w tej sferze niechrześcijańskiej, mhm. bo to nie wchodziło w grę. To jest wymysł, y, można powiedzieć tak, chrześcijański, nawet nie żydowski, bo judaizm nie był nastawiony na pozyskiwanie nowych wiernych, bo to była religia związana z konkretnym, Ludem. No, chrześcijaństwo prowadziło coś takiego na wielką skalę. Być może z tego powodu jest to y, też jego ogromny, y, ogromny sukces. Natomiast dla, trudno sobie wyobrazić, żeby wychowany w Poga czy wychowana elita z y, Normanów w, w Skandynawii nagle przyjęła wierzenia y, słowiańskie i do tego jeszcze y, dopiero miała tym, w jednym z centralnych y, grodów zbudować im dopiero pierwszy, pierwszą świątynię. Co to za atrakcyjna religia, która nawet nie ma swojej, swojej, swojej świątyni? Nie? To miałby zrobić Włodzimierz. Mm. Więc być może ta cała opowieść, tak jak wiele elementów powieści minionych lat, ma charakter taki dydaktyczny, jak na przykład mowa filozofa, której jest wyłożona jakby taka skrótowa y, teologia, której to, y, która ma charakter taki dydaktyczny, na się pokazać. No, on postawił, później ich opalił i przyjął nowe, y, nową wiarę. I, I tyle. A my się tutaj łamiemy nad tym, co tam za tym, za tym się kryje. więc Doszukujemy się panu. doszukujemy się jakiegoś realnego świata. Mhm. Nawet nie tylko, że doszukujemy się archolodzy sowiecy, jak to archolodzy sowiecy, jak było coś, należało coś znaleźć, to na pewno znaleźli. Oni też znaleźli. Rzekome ślady po tej świątyni obalo, wystawionej przez Włodzimierza, nawet z niszami, w których miały się mieścić te posągi, które oczywiście już ich nie było, bo one zostały, mm. zostały zniszczone. To się okazało po weryfikacji tych badań archeologicznych, no, po prostu wymysłem. Zresztą nie trzeba było specjalnych zachęt, zapewne, żeby archeolodzy coś takiego mogli wymyślić, no bo to. Każdy archeolog wniesie, jak idzie na studia archeologiczne, to jak żołnierz w plecaku buławę marszałkowską, tak archeolog gdzieś wizję: Ja odkryję drugie Pompeje. Nie? I no. nawet jeżeli to są takie miniaturowe Pompejki, to, w, w, no to jeżeli tylko znajdzie szansę, to próbuje e, te swoje drobne znaleziska no, wywindować Podkreślić. wysoko w hierarchii e, znalezisk, albo poprzez postarzenie ich, albo jakąś cudaczną interpretację. No, jest to zrozumiałe i ludzkie. Czyli, do pewnego stopnia. Te, czyli ta teza historyków radzieckich, archeologów radzieckich, że tam właśnie znajdowało się to świątynia, została już obalona. Tak, nie ma żadnego dowodu archeologicznego. Mhm. No dobrze, to wydaje mi się, że już tej postaci bogów mamy omówione. Chciałbym jeszcze zapytać Pana, Panie Profesorze, o najpopularniejsze fałszerstwa. Ja działając na YouTube, tworząc e, filmy popularno-naukowe, bardzo często spotykam się w komentarzach. Już kilkanaście razy, bodajże, miałem komentarz e, przywołujący. Kronikę Prokosza. Oskarżano mnie, że na przykład nie korzystam z tego źródła i że w tym źródle już coś zostało napisane czy coś zostało wyjaśnione. Skąd biorą się fałszerstwa? Jak historyk poznaje, że dane źródło jest fałszerstwem? I czym w zasadzie była ta kronika Prokosza? Jeśli chodzi o Kronikę Prokosza, rzeczywiście ona święci triumfy w pewnych kręgach dlatego, że ona przynosi sporo informacji i jest traktowana jako źródło autentyczne, czyli takie, które odnosi się do stanu rzeczy z, z czasu, w którym miała powstać i wtedy mnie nie dziwią te komentarze, że dlaczego Pan, czy historycy jak ja tego nie wykorzystujemy, bo ten ktoś, czy ci, kto się mają, głębokie przekonanie, że to jest źródło, które należy wykorzystać. A wręcz niewykorzystywanie go jest przejawem ignorancji. Tak, no, wręcz. <laughs> tak, nie, nie ma się co śmiać, bo to wynika z, jakby z głębokiego przekonania. Teraz z przekonaniami tak głęboko osadzonymi trudno dyskutować, odwołując się do argumentów racjonalnych. Mimo to zawsze trzeba, bo po jak. Jakaś część tych argumentów może się, się przebić. W przypadku kroniki Prokosza, my bardzo dobrze wie, znamy okoliczności powstania tego fałszerstwa. Tam nie ma nic, co byłoby nieznane. Po drugie, fałszerze, zwłaszcza powiedzmy fałszerze sprzed XX wieku, jeżeli dokonywano fałszerstwa tekstów, nie mieli świadomości filologicznej. To znaczy, że język się zmienia, że żeby, być, żeby udatnie naśladować tekst z jakiejś epoki, trzeba dokładnie język tej epoki również, również znać. I tutaj najczęściej fałszerze wpadają, bo piszą po prostu nie tak, jak w tym czasie należało pisać. Pierwszy takim wzorcem tej metody krytycznej był Lorenzo Walla, który wykazał, że darowizna Konstantyna, w której miał on darować papieżowi władzę nad całym Zachodem, no w skrócie, nie będę wchodził tu, tu w szczegóły, nie może pochodzić z czasów, którym, o których ta, ten dokument rzekomo mówi, tylko jest znacznie późniejszy, bo w czasach tych, których miało do, w czasach Konstantyna, po prostu takiej łaciny nie było, że ta łacina jest znacznie późniejsza. Yy, I to jest jakby taki. Z, yy, jeden z dowodów najbardziej przekonywujących, bo yy, trzeba mieć wysoką wiedzę specjalistyczną, żeby móc taki język wcześniejszych źródeł naśladować. To musi być specjalista. Natomiast jak ktoś dobierał się tego po amatorsku lub w czasach przed, jakby rozpoznaniem tych, tego zjawiska, to zawsze popełnia błędy. Kronika Prokosza, więc tak, znamy jakie są okoliczności i znamy tekst, który jest po prostu nie, nie z tego czasu. I co tu więcej jeszcze? No. Czy to był żart, bo jest w że to tak. powstało w Ten wyniku prawdę, żartu? Prawdopodobnie to był żart, który, który przedostał się gdzieś do debaty. Który niestety został zbyt poważnie wzięty przez niektórych i niezależnie od autora tego żartu się rozprzestrzenił. I pokutuje do dzisiaj. I pokutuje do dzisiaj. A na przykład Księga Welesa to jest teoria że rzekomo na kilku deseczkach zostały zapisane dzieje ponad tysiąc lat chyba historii tam jest na tych, na tych deseczkach. No nie, aż tak, tak nie. Bo to sprzed naszej ery? Do... Bardzo, bar no ta, tak, bardzo, no właśnie, deseczki, bo... Fałszerz, który wpadł na taki pomysł, no też tutaj zaczął myśleć, w tą stronę, no tak, no ale to nie mogło, nie mogło być na pergaminie, nie mogło być na y, papierze, y, bo musi być coś trwałego. Co tam tych odległych czasów mogło, no deseczki, nie? Deseczki. Ale nie wpadł na to, że przecież mógł stworzyć gliniane tabliczki y, z odciskami. No ale wybrał, wybrał deseczki. No dobrze, wybrał deseczki i mamy tutaj tą samą historię typową dla różnego rodzaju fałszerstw, które się nagle objawiają. Więc tutaj mamy stworzenie historii, która ma to uwiarygodnić. Dzisiaj jak mamy do czynienia z, na rynku sztuki z różnego rodzaju fałszerstwami, to podstawową rzeczą dla fałszerza jakiegoś obiektu jest stworzenie historii tego obiektu, żeby ewentualnie ci, którzy mieli wątpliwość, śledząc tak podaną przez fałszerza, czy podsuniętą drogą pośrednią, niekoniecznie przez fałszerza, historię tego obiektu, upewnili się, czy mieli taką, takie, mogli nabyć takiego większego przekonania, że mamy do czynienia rzeczywiście z. z z dziełem, które no nie powstało niedawno, czyli jako fałszerstwo, że być może rzeczywiście pochodzi z XVII czy XVIII wieku, bo tu jakaś sygnatura, tam jakaś pieczątka na odwrócie tego z jakiejś starej instytucji, jakiegoś muzeum, które już niedawno dawno nie istnieje. Nie znamy jego zasobów, więc może rzeczywiście ono tam było. Więc fałszerze dzisiaj wiedzą, że trzeba sprokurować pewną historię odkrycia. Że ktoś przyszedł, znalazł na strychu. Też się tak może zdarzyć, ale to jest najłatwiejszy sposób, żeby uwiarygodnić, że tak, że tak było, nie? Powiedzmy w jakiejś rezydencji starej w Anglii na Strychu znaleźliśmy, no, tam różne rzeczy mogły się znaleźć, więc może być, że ktoś kiedyś odłożył obraz i później o nim zapomniano, że został czymś przywalony. W teorii to brzmi pięknie, to pięknie, jest romantyczna to tak, wizja. Ale, ale przecież jakże uwiarygadniająca, mhm. nie? Więc fałszerze do tego rodzaju historii, jak się uciekają, bo to jest no, rzecz niezbędna. Przecież te obiekty muszą mieć jakąś historię, nie mogą się tak nagle <coughs> pojawić, więc Księga Welesa też ma swoją historię, skąd ona się wzięła i też taką bardzo e, że tak powiem, a, e, awanturniczą. Ale to jest ten sam, ta sama sprawa, to znaczy język tego forma wszystko się nie składa do, e, do epoki. Ja tutaj tak mówię bardzo e, bardzo w skrócie. No te źródła są bardzo popularne wśród miłośników starożytności, dlatego, że... One sugerują, że istnieje coś w rodzaju pewnego rodzaju spisku mm. uczonych, którzy nie dopuszczają pewnych źródeł tylko dlatego, że te źródła zmieniają całkowicie obraz przedmiotu, którym są badani. I że ci uczeni są na pasku takich czy innych ideologii. Oj dużo państw jest wymienianych, ideologii, <laughs> które państwa. są zainteresowane. A to Watykan, a to to, a to, to ci, Niemcy, a to e, komuniści, a to inni, którzy są zainteresowani. I oni jeszcze płacą tego. płacą tym historykom, tak, którzy tak. ukrywają te, tak. e, te wszystkie dowody przed światem. Również popularyzatorom też płacą często, często zostaje oskarżenie, że, że tam przelewidzie. Randomowa stolica tam, Watykan te, te też był, więc e, rozumiem to, to w pełni. E, i tutaj dochodzimy do wątku właśnie tego słynnego turboslawizmu. Chciałem to zostawić na koniec naszej rozmowy, ale zapytam Pana, skoro jesteśmy przy tym temacie i już w tym momencie, jak walczyć z tym zjawiskiem? Bo początkowo nawet chciałem ten temat przemilczeć, ale on tak bardzo wszedł do powszechnej świadomości i tak często jest przywoływany. Ja czasem na filmach widzę takie natarcie fanów, że wiem, że z jakiejś grupy to jest turboslawistów, że oni przybywają z jakiejś grupy i po prostu jest wysyp komentarzy nagle tam po, po paru minutach jeden pod Drugim, w którym tam są właśnie te wszystkie teorie o, o wielkiej, wielkim państwie, wielkiej cywilizacji m, przedstawiane. Jak z tym walczyć? I co tutaj, i nawet nie wiem, czy odpowiadać, czy bardziej, co wskazać tym, tym osobom? Y, czy one chcą, myśli pan, słuchać? Wie pan, co? Y, to jest sprawa bardzo skomplikowana, bo y, y, można powiedzieć tak, że jak pan mówi, jak z tym walczyć, to stawia się pan w sytuacji, y, Powiedzmy takiej hipotetycznej, ateisty walczącego, który twierdzi, że wszelkie religie są złem. Jak z tymi religiami może walczyć? Nie walczmy, nie, może nie walczmy, ale bardziej jak tutaj uchronić się przez de dezinformacją? która gdzieś postępuje, bo ta osoba, która usłyszała tę jedną teorię, mówi drugiej, trzeciej, czwartej osobie i to idzie w eter i to, jest, to się rozpowszechnia. No ja sądzę, że jedynym sposobem jest przedstawianie w sposób zrozumiały także dla tego środowiska argumentów, które są niezgodne. To znaczy trzeba podejmować dyskusję na zimno, że tak powiem. To znaczy yy, nie wchodzić w różnego rodzaju spory, personalne, ideologiczne wyzwiska itd. Tak itd. Tak bo tak to nie, bo generalnie to wygląda. Walka spotyka walkę. To też dowodzi, tak, że po stronie tych antyturbosłowian mhm. również ujawniają się takie, takie postawy. Nie, tak bardzo zacietrzewionych w tym, dlaczego ci turbosłowianie są tacy. Za przeproszeniem głupi, mhm. i wtedy ten ktoś również walczy w sposób. Nie dochodzi do zderzenia i to tak, w ogóle nie ma to najmniejszego nie ma, sensu. Nie, nie ma najmniejszego sensu. Więc po prostu starać się w sposób przystępny wyjaśniać, mhm. dlaczego poszczególne, nie całość, dlaczego poszczególne poglądy, poszczególne fakty, na których oni się opierają, są błędne, bo. Do jakiejś części to może dotrzeć. Ja nie mówię, że do wszystkich, no, ale do wszystkich. nie, nie zbawimy pewnie, całego pewnie świata. Ta, nie z, nie ta, ta. zbawimy całego świata, aż ten ruch sam się nie wyczerpie, po prostu przestanie być y, interesujący. A pewnie przestanie, po jakimś czasie znowu wróci. No trudno, musimy, hmm. musimy z tym żyć. Mnie to nie przeszkadza osobiście, hmm. nie? że coś takiego jest. No bo Dlaczego miałby mi przeszkadzać? Y, y, więc. No tyle, nie? Nie mam jakichś zakusów misyjnych wśród turbosłowian, żeby ich nawrócić. Natomiast y, y, oczywiście uważam, że sporo energii władowanej y, przez nich y, jakby w nabycie tej, y, tej orientacji w tym, w, w tym wszystkim, lepiej by spożytkowali, gdyby... No, gdyby sięgnęli po inne lektury w sposób krytyczny, nie? A tutaj mamy do czynienia z pewną nadrzędnością pewnej idei, której cała reszta jest, y, cała reszta jest y, podporządkowana. No bo jednak głównie chodzi o to, że my Słowianie, czyli tutaj kryjemy się jak ci lechici, y, to jesteśmy niedoceniani przez współczesny świat, bo byliśmy wielką cywilizacją lepszą niż współczesne wielkie cywilizacje. I dlatego zapomniano o nas, skubana. zapomniano o naszym dorobku, zapomniano o naszym wkładzie cywilizacyjnym i teraz my walczymy o to, żeby ten dorobek naszych przodków, bo tak się identyfikują, a skąd jakąkolwiek pewność ci turbosłowianie, że ktokolwiek z nich ma coś wspólnego z, z tymi przodkami. Kto sięga y, z wiedzą genealogiczną dalej niż do trzech, czterech y, pokoleń? Mało. A 10 pokoleń? To już są naprawdę wyjątki, żeby móc sobie ustalić taką pewną linię. Nie mówiąc już o różnego rodzaju zawirowaniach nieuchwytnych w liniach genealogicznych, więc takie utożsamianie się, że ja teraz występuję w ubraniach moich przodków, może być zupełnie fałszywe, bo przodkami danego tur konkretnego Turbosłowienina może być jakiś Osetyniec, który żył 10 wieków temu, jego potomkowie wędrowali, aż w końcu w XVII wieku pojawił się na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, tak, a Koleni potomkowie przewędrowali gdzieś tutaj nad, nad Wisłę. Pamięć w rodzinie zamarła, nie? ale on jest ewentualnie, jeżeli chce być strażnikiem jakiejś swojej przeszłości, to tutaj turbosłowianizm jest tym niewłaściwym punktem odniesienia. Także tu nie ma co oczywiście śmiać się z, z turbosłowian, bo to, bo to ich... Boli, bo jak mówię, to jest głębokie przekonanie. To tak, jakby człowiekowi religijnemu mówić, że twoja wiara jest głupia, bo, bo, bo przecież wiadomo, że i tak każdy tutaj mógł, nie? Czy nawet nie trzeba być ateistą, to człowiek innej wiary ja ty jesteś muzułmaninem, twoja wiara jest głupia, nie? To przecież zrozumiałe, że ten ktoś się obrazi i się najeżdży jeszcze, jeszcze bardziej, nie? Można dyskutować, a jeżeli. Dyskusja zawsze prowadzi do konfliktu, no to wtedy może w ogóle. Warto odpuścić. nie? Warto odpuścić, mhm. nie? I zostawmy sobie to pole potencjalnego konfliktu, jeżeli opuszczenie tej dyskusji nie, jest, nie czyni jakiegoś zła. Nie? Więc z turbosłowianami można, jak sądzę, dawać im możliwości zdobycia argumentów, publikując w sposób taki przystępny na ten temat, żeby jak. Który z nich poczuje jakieś wątpliwości, żeby mógł sięgnąć mhm. i te wątpliwości zweryfikować z poglądami tak rzetelnie przedstawionymi, nie? Od, od strony źródłowej, z wyjaśnieniem metody itd. Tak tak Tylko, że no niestety w tym trybie turbosłowian też pojawiły się prace doktorskie, które czy jedna przynajmniej, mówię w liczbie mnogiej... To bym przesadził, bo znam tylko taką jedną, ale no, na ujocie została taka obroniona, która. Na ujocie. Tak. Ciekawe. No Ciekawe, że to przeszło przez komisję. I jest yy, jest, yy, jest opublikowane. Rozumiem. Jeszcze co do tego tematu fałszerstw i takich e, mitów, które gdzieś tam się pojawiają wokół Słowian, może niekoniecznie o religii, ale też powiązany temat z tym, e, to jest motyw słowiańskich run. Czy my cokolwiek wiemy o tym, żeby Słowianie wykształcili swój system runiczny? I tutaj są jakieś przykłady, że pojawiła się w dyskusji właśnie argument, że są jakieś kamienie z Mikorzystw bodajże. Tak, wiemy, kamienie mikorzyckie są, są fałszerstwem. No, one to właśnie, jest kolejne fałszerstwo. To jest kolejne fałszerstwo. Yy, dlatego, że <laughs> znamy okoliczności. Yy, wiemy yy, w jakich też w jakim jakby nastroju one powstawały. To znaczy Mamy do czynienia wówczas z badaniami nad starożytnościami germańskimi, i tam rzeczywiście mamy do czynienia w świecie germańskim z runami, które dość wcześnie się pojawiają. Zresztą najmłodsze z nich także są na ziemiach później słowiańskich. W VI wieku, już na ziemiach zasiedlonych przez Słowian, jakieś resztki Germanów, które na tych zachodnich krańcach istniały, też oni zostawili tam jakieś niewielkie, niewielkie inskrypcje. I to było w tym nurcie, że właśnie Polacy niegęsi, czy Słowianie niegęsi swoje pismo mieli również runiczne, więc zaczęto wymyślać te runy, no bo runy jako system znaków pozornie taki dość dowolny, to można sobie, sobie wymyślić. Nie? I te runy no, są taką, taką mitologią towarzyszącą nie tylko turbosłowianom, ale różnego rodzaju miłośnikom dawnej Słowiańszczyzny, bo to jest potencjalne źródło do dotarcia do, do tekstów, czego nam brakuje, z tej pierwotnej kultury słowiańskiej. Bo, jak mówię, wszystko znamy z, z tej najstarszej warstwy ze źródeł zewnętrznych, a nie od samych Słowian, no bo oni nie pisali. To jest taki promyczek nadziei. Taki promyczek nadziei, że może coś jeszcze będzie. Tu trzeba wspomnieć o runach, o tabliczkach spodebłocia. To są trzy tabliczki, które odnaleziono, które wzbudziły ogromną dyskusję. Ten, w ostatnich latach okazało się, że metody, y, dokładne metody y, kryminalistyczne pozwoliły ustalić, że to nie jest fałszerstwo, że to nie jest przypadkowe wyrycie, bo były takie koncepcje, że to, bo to jest to jest kawałek polepy. Polepa to jest glina, którą oklejano y, konstrukcje. Y, y, takie siatkowe domost, czy ścian w ziemiankach. Później, jak coś spłonęło, to ta polepa się po prostu wypalała i utrwalała. Że jak archeolodzy odkrywali to łopatkami, tam po, przypadkowo porysowali te, te kawałki. Dzisiaj wiem nie, że te ryty nastąpiły na mokrej glinie, czyli musiały być intencjonalne i zostały utrwane. Co więcej, dwa kawałki, tak, dwa kawałki są wyryte na glinie, która na ziemiach polskich nie występuje. Jest znana gdzieś na terenach bałkańskich. już nie pamiętam, Czyli ktoś czy... sprowadził glinę z Bałkanów, żeby dopuścić tego fałszerstwa? Czy? No, właśnie tak by wyglądało, ale mhm. parę dni temu była konferencja w, w Poznaniu, i tam jeden z archeologów jakby odnosił się do, do tej sprawy. No, właściwie nie jeden z archeologów, tak, jeden z archeologów, ale w czasie dyskusji, mhm. wskazując, że tu trzeba dokładniejszych badań, dlatego że nie wszystkie wychodnie są, y, y, gliny są dobrze rozpoznane i tego rodzaju glina może być tu gdzieś bliżej y, tego podebłocia, niż nam się może wydawać. Czy to trzeba po prostu dać do analizy kilku specjalistom, bo ich też horyzont jakby rozpoznania geologicznego jest różny, więc to jeszcze nie, nie, nie musi być przesądzające, a już samo w sobie jest, jest ciekawe. W każdym razie te tabliczki są autentyczne, te, czy ryty na tych tabliczkach są autentyczne. Czyli to nie jest fałszerstwo? To nie jest fałszerstwo. Okay. Co to jest? Były różne próby odczytania, jedne w, przy założeniu, że to jakiś chrześcijanin, na przykład niewolnik, kupiec był i w ten sposób... Wyrył nie wiadomo co, próbowano to czytać. Różne są propozycje, ale one nie są przekonujące. Inni wskazywali na runy tureckie, że to mogą być, co już samo wskazuje, że trudno nam w ogóle rozpoznać, w jakim języku to jest mhm. zapisane. To są bardzo niewielkie fragmenty pojedynczych słów, które próbuje się jakoś rozwinąć na tle, czy to słownic ówczesnego słownictwa y, greckiego, czy słabi zn znanego na przykład y, tureckiego. Ale one są. Zresztą, dlaczego miałyby nie być? Skoro ówczesny świat pełen był ludzi wędrujących nie tylko w celach handlowych, ludzie byli bardziej mobilni niż nam się wydaje, i ktoś, kto wywodził się z kultury chrześcijańskiej na południu, mógł tutaj przybyć z jakiegoś powodu w swoim domostwie w formie jakiegoś takiego odstraszania złych demonów, jakąś formułę religijną po, po grecku. Mógł tam zawrzeć? Mógł, mógł zawrzeć. Czyli jak ja, ja się nazywają te tabliczki, żeby też widzowie mogli sobie śledzić? Tabliczki z ten... błocia. Podebłocie. Po tak, okay, po to warto, warto ten temat gdzieś tam mm -hmm. śledzić, ponieważ może to być coś ciekawego. W internecie jest kilka artykułów wokół tych tabliczek, mm -hmm. łatwych do znalezienia, można sobie poczytać. Mm -hmm. Panie profesorze, rozmawiamy już ponad dwie i pół godziny. Niemniej chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do wątku świątyń, bo czuję, że jeszcze mamy tutaj jedną rzecz do powiedzenia na temat świątyni w Arkonie. Co nam mówi o niej archeologia? Czy może już wszystko zabrało, czy, czy jeszcze jest tam coś, co można w Arkonie zbadać? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? W Arkonie jeszcze można zbadać i archeolodzy tam pracują, dlatego że jest to stanowisko ważne i w sposób naturalny niszczone. To znaczy Arkona jest takim cyplem na takim półwyspie, który jest klifem i no, może po prostu podmywa i ten klif się ciągle obsuwa. To nie jest piaszczysty, to jest wapienny klif. Nie tak jak powiedzmy w Oksywiu czy gdzieś indziej, ale no, on się ciągle, ciągle obsuwa. Także pracują na tych skrajnych kawałkach, które wymagają najpilniejszej interwencji, okuci jak do wspinaczki po to, że w razie czego jakiegoś obrywu, żeby oni nie spadli, tylko no, mogli bezpiecznie ewentualny obryw przeżyć. Te wykopaliska trwają są w, też um, ukazała się publikacja dokumentująca to co do tej pory odkryto um, jest to o tyle ważne że ona pierwszy raz od wielu wielu lat coś nowego i sensownego wnosi przede wszystkim konkretyzuje i weryfikuje dawne ustalenia. Yy, rola Arkony yy, wzrosła wówczas, kiedy niemiecki badacz Schuhart yy, zaczął tam kopać i bardzo szybko stwierdził, że trafił na świątynię opisaną u saksogramatyka, więc yy, to bardzo długo funkcjonowało, że świątynia opisana przez saksogramatyka jest znaleziona. Została odkryta. Została odkryta, mhm. jest potwierdzone jej yy, istnienie. Okazało się, że ta konstrukcja kamienna jest fragmentem Okładziny kamiennej takiego wału, który był wewnętrzny, takiego niewielkiego wału wewnętrznego, wewnątrz całej powierzchni, która ten cypel był dużym wałem odcięty, ale w środku jeszcze były takie dwa pomniejsze wały. Trudno powiedzieć, jakie miały one przeznaczenie. I jeden z nich był taki niewielki, obłożony w pewnej części kamieniami. Także to nie była żadna konstrukcja pod żadną, żadną budowlę. To co dzisiaj od, y, wykopano n, nie ma śladu po istnieniu czegokolwiek, co można by powiązać z tym dość dokładnym opisem świątyni. Usaksogramatyka. Y, gramatyka Co jeszcze niczego nie dowodzi, dlatego, że y, pierwotnie ten cypel był o jakiś już nie pamiętam w tej chwili, ale to z rzędu 100-200 metrów hmm. bardziej wysunięty. Cały to, ta to cała reszta, to reszta już runęła, nie wiemy. Jeżeli ta świątynia tam opisana znajdowała się rzeczywiście na Warkonie i była tam, no to już hmm, przepadło. Nie? nie mamy żadnej możliwości, żeby to dowiedzieć. To jest szczególnie bolesne dla naszych badań, bo to jest jedyny punkt, który, którego mamy dokładną lokalizację. To znaczy, źródła pisane mówią, gdzie dokładnie, i my wiemy, że to tam było. I teraz spek tylko, że to było położone no na w tym cyklu, miejscu, w, którym już nie można które, robić, w który no. sposób naturalny uległo, uległo destrukcji, bo wtedy moglibyśmy z całym przekonaniem stwierdzić, czy a jak przekopiemy wszystko, nic nie widzimy, to znaczy, że wizja tej świątyni była tylko wymysłem nie. późniejszym. Czy też znajdziemy coś, co będziemy mogli powiązać z resztkami tej świątyni? Tu mamy przykład podobnego, no może nie rozstrzygnięcia, ale podobnego dylematu odnośnie opisu świątyni pogańskiej, pogańskich germanów u którą przekazał nam Adam z Bremy. To jest około 1070 rok, czyli 100 lat wcześniej niż te wydarzenia, zdobycie arkony. I tam archolodzy bardzo dokładnie ten teren przebadali. I też nie znaleźli niczego, co można by z tą wielką, wspaniałą świątynią tam opisaną y, znaleźć. ona była wedle opisu tak ogromna, że jest niemożliwe, żeby... A tereny są nieotoczone żadną wodą ani nie nie, nie. nie, 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 absolutnie tam nie ma do nie mamy tam do czynienia z jakimiś zniszczeniami. To jest no, kompleks także cmentarny, kurchany, y, bardzo dobrze można to zlokalizować, wiadomo, gdzie należałoby szukać niczego. I nie, ma takiego. Świątyni. nie ma takiej świątyni. No, świątynia jest wedle opisu dobrego informatora miejscowego dla Adama z Bremy, tylko że <laughs> znaczy tak zwolennicy jej istnienia argumentują. No, mają rację, bo, bo, bo on tak się podaje. Tylko zapominają, że zaraz po opisie świątyni ten sam autor informuje go, <laughs> Adama z Bremy o różnych potworach, które tam żyją i opowiada o nich jak istniejących postaciach, a więc y, wielkostopę, ludzie o wielkich stopach. Y, cały kanon takich wyobrażeń, które w, w całym średniowieczu w różnych regionach y, się pojawiają. Y, inni badacze zauważyli, że opis świątyni w Upsali jest bardzo podobny do opisu świątyni Salomona w, w, w Jerozolimie. E, więc może tutaj e, też e, szukać jakichś analogii, że ta świątynia w Opsali może być wymysłem niekoniecznie Adama z Bremy, tylko kogoś, kto e, Adama o tym e, poinformował, bo miał takie wyobrażenie, że tam coś takiego e, istnieje, tak jak miał wyobrażenie, że istnieją wielko, e, wielkostopcy, e, którzy istnieli i Adam w, w, zgodnie ze świadectwem wszystko, wszystko zapisał. Te świątynie, które do tej pory mówiliśmy, przynajmniej te, które wynikają ze źródeł, to jest przede wszystkim Połabie, ale na terenach Polski również pojawiła się... Informacja, że we Wrocławiu taka świątynia mogła być. Czy coś wiemy o świątyni wrocławskiej, bo nawet datowanie dendrochronologiczne, jak pan w książce, wykazało, że deski, które zostały użyte do zbudowania tego budynku, który został zinterpretowany jako świątynia, to jest około 1033 rok. Także idealnie to się wpisało historykom w ten czas bez pryma, w ten czas niepokoju, po tym, jak mieszka drugiego wygnano. Czy możemy mówić, że we Wrocławiu była świątynia? Czy nie? Znaczy, możemy mówić, jeżeli nabierzemy przekonania, że ten, ten mm. obiekt jest świątynią, to wtedy mówimy. I ci, którzy mają takie przekonanie, tak mówią. Mm. Ci, którzy mówią, no dobrze, ale co ma świadczyć o tym, że ten budynek jest świątynią yy, kultur, yy, dla kultu religijnego tego wskrzeszonego pogaństwa, nie? Mm. Bo tak to jest interpretowane, właśnie, że. Dlatego ona została wybudowana, bo takie były wymogi. Jedynym łącznikiem jest to, że te charakterystyczne granice, czyli takie deski. W tamtych czasach nie było tartaków, więc jak chciano mieć deskę, to trzeba było odpowiednio rozłupać pień, żeby uzyskać ten sam efekt. Ale one wtedy nie są takie gładkie. Więc nazywamy te, te deski granicami, że te granice, z których zbudowano płot w Gross ten taki charakterystyczny, które się kończą takimi różnymi kształtami geometrycznymi na końcu, które nie, przez niektórych są interpretowane jako y, 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 kształty, które mają nawiązywać do an, antro, y, y, postaci ludzkich, po prostu jako głowę, mhm. jako, y, przedstawiające w sposób schematyczny oczywiście głowę. Mianowicie tam we Wrocławiu mamy takie deski też w typie grosradę. Mhm. I argumentacja jest taka, ponieważ grosradę jest świątynia pogańska, ona jest zbudowana, jest, są użyte do tego, tego granice antropomorficzne. Jak tutaj mamy granice antropomorficzne, to musi by ten budynek być tego samego przeznaczenia. Jest to dość, moim zdaniem, płytka argumentacja. Przede wszystkim dlatego, że raden nie mamy żadnego właśnie dowodu, że tam w ogóle to. Że była ta świątynia? Świątynia. Mhm. To mówiliśmy o tym na początku. No, nie mamy na to żadnego dowodu. Być może Słowianie w tej strefie zachodniej budując budynki specjalnego przeznaczenia używali specjalnych zdobień. Wszędzie taki podobnych, bo te granice z Grossradem są sporadycznie znajdowane w różnych innych, na różnych innych stanowiskach, z którymi nawet nie, nie chcę wiązać interpretacji, że one są pozostałościami świątyni, bo to są jakieś pojedyncze przypadki, ewentualnie mówi się, że to są no, resztki pozostałości, gdzieś tu świątynia była, ale została się jedna czy dwie granice. To już takie, takie koło ratunkowe dla tej, hmm. dla tej koncepcji. Więc no, można sobie równie dobrze wyobrazić, że ten budynek, który jest wyróżniony nie tylko poprzez tą technikę budowy bardzo specyficzną, ale także ze względu na resztki wyposażenia. To znaczy, mamy tam ślady po brokacie. Brokat to jest materia przetykana takimi nićmi złotymi, czyli towar luksusowy i parę innych świadectw świadczących o tym, że to był budynek specjalnego przeznaczenia. No, jak przeznacze, specjalnego przeznaczenia to już taka wyobraźnia ciągnie no tak no świątynia to tam ofiary i tak dalej tak sobie wyobrażamy że tak jak świątynie chrześcijańskie muszą być specjalnie ozdobione tak i pewnie oni mieli takie wyobrażenie że te świątynie pogańskie też muszą być takie ale nie, my nie wiemy że nie mamy żadnego dowodu na to że tak musiało, yy, yy, musiało być z drugiej strony przecież mógł to, mógł, mógł to mogła to być siedziba miejscowego Księcia, Księcia, który się tak. uniezależnił po, w czasie tych różnego rodzaju walk, czy wodza jakiegoś, no który po prostu w, 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 dla niego chata była lepsza niż dla. Tak, no musiał pokazać jakoś swój niż skoń, dla innych, tak, nie? Tak, musiał, tak. musiał się wyróżnić. Zresztą słabo znamy kontekst wokół tego, tego obiektu. Sam obiekt jest odkryty jakby w turnie, to znaczy, on był nie pamiętam, w latach 60. odkopany, ale dopiero archeolodzy prze, <głos》> przekopując archiwa, na nowo go w ten sposób y, zinterpretowali, Ciekawe. wskazując na te, y, na te elementy. I tutaj właśnie pomogło też to datowanie dendrochronologiczne, tak, które tak. wprost wykazało, i to jest bardzo ciekawa też technologia, niejako też rewolucja nastąpiła po wynalezieniu tej technologii, prawda, mm. że można to datować z taką dużą dużą pewnością. A o co chodzi z Gniezdem jako miejscem kultu? Ponieważ czytając o Polsce wczesnopiastowskiej, wręcz spotkałem się z takimi już teraz nie przytoczę konkretnie źródła, ale spotkałem się z takimi teoriami, że to było wręcz takie miejsce kultu, Kultu, do którego Słowianie wędrowali. I ono często jest wiązane z górą Lecha w Gnieźnie. Tam też został odkryty czy też zidentyfikowany jakiś kopiec kultowy. Czy wiemy cokolwiek o tym? Czy mamy jakieś pozostałości budynków, świątyń? Czy coś się znajduje na górze Lecha w Gnieźnie? się znaczy, możemy powiedzieć, co znaleziono, bo co się hmm. znajduje, to tam jeszcze leży gdzieś. Okay. <laughs> nie rzeczy, odkopać, no, ale można tego jakie są właśnie też przeszkody, w tym, żeby to no, wszystko rozstrzygnąć. Przede wszystkim własnościowe, to znaczy z góry lecha w większości należy do kościoła, są tam różnego rodzaju budynki hmm. i nic dziwnego, że władze kościelne no, nie chcą. Ja się nie dziwię, że nie chcą. I wcale nie byłbym za takim pośpiesznym odkopywaniem okay. wszystkiego, co się tylko da, ponieważ technologie. Prowadzenia wykopków, interpretacje i metody, których my dzisiaj nie znamy, mogą w przyszłości być rozstrzygające dla tego, co znajdziemy. Więc lepiej takimi drobnymi etapami rozciągnąć. Powoli, to, powoli, powoli z archeologią. Tak. Bo okay. gdyby na przykład no, są takie przypadki, no, powiedzmy, płock rozkopany maksymalnie, i dzisiaj, ponieważ były to badania prowadzone w sposób niemetodyczny, te badania są mało warte. Niestety. No gdyby one nie były zakrojone na taką dużą skalę, to można by coś z tego ocalić, po prostu na tych terenach przebadanych metodycznie, współcześnie, wypracować jakąś koncepcję, wyobraźnię. Całości, także uwzględniając te straty, które poczynili wcześniejsi archeolodzy. No archeologia ma to do siebie, że niszczy, odkrywając źródła niszczy je automatycznie. Historyk nie. Historyk idzie do archiwum i jeden, drugi po stu latach następny może korzystać prawie z, że tego, z, samego tego, z tego samego tekstu. Tutaj archolo... Pozyskiwanie źródeł przez archeologów jest właśnie narażone na tego rodzaju niebezpieczeństwo, że można sporo, sporo zniszczyć. Jeśli chodzi o to, co konkretnie i dlaczego w ogóle gniezno Urosło do jednego z takich ośrodków kultu pogańskiego. Wiąże się to z kilkoma sprawami. Po pierwsze, bardzo długo panowało takie przekonanie, że świątynie chrześcijańskie na terenach misyjnych zakładano na miejscu dawnych świątyń pogańskich, żeby sakrum pogańskim, chrześcijańskim jakby przykryć dawne sakrum pogańskie. Po drugie, no, wyobrażano sobie także do tych świątyń. Tak jak do kościołów chrześcijańskich, to do świątyń pogańskich przychodziła regularnie ludność, to teraz tylko jak się zastąpi ten budynek kościołem, to ona też będzie przychodzić z przyzwyczajenia, tylko już do kościoła zwykłego, już taka była intencja. Nie? To jest absolutnie niepotwierdzone. Znaczy w niektórych przypadkach można wskazać taką kontynuację, tam gdzie się w ogóle da. Ja mówię o całej strefie barbariku, nie, nie, nie tylko o słowiańszczyźnie, ale to jest na takiej zasadzie często przypadkowej, a nie intencjonalnej. Natomiast już w źródłach Średniowiecznych, mamy takie wyobrażenie, że tak powinno być, bo y, kościoły powinny zastępować. Że struktura na przykład y, religii pogańskiej jest podobna do struktury kościelnej. To znaczy, no, są duże świątynie, tak jak arcybiskupstwa, i mniejsze, podległe, tak jak biskupstwa, a później parafie tym, tym większym. Że jak ludzie opłacają się podatkiem kościelnym dziesięciną kościołowi, tak, też Tintmar o tym mówi, ludność połabia miała wnosić opłaty na rzecz swoich bogów. Być może mamy tutaj przeniesienie pewnej wizji, jak oni sobie wyobrażali funkcjonowanie tego pogaństwa, na tej zasadzie, że pewnie to pogaństwo było tak jak kościół chrześcijański, tylko arybór. To znaczy, wszystko organizowane tak, ale służyło czemuś innemu, czemuś, czemuś złemu, ale tak to wszystko było mniej więcej y, 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 podobne. W okresie międzywojennym biskup Laubitz. Ja w książce napisałem błędnie, tytułuję go arcybiskupem, ale to z, z rozpędu. Biskup Laubitz prowadził wykopaliska metodą najgorszą z możliwych, to znaczy wkopywał się w podziemia katedry takimi korytarzami, okay. sporo zniszczył, ale jak się wkopywał tymi korytarzami zauważył, że pod katedrą są olbrzymie ilości bo to się zgadza, warstwy spalenizny, czasami Mimo w gnieźnie, teraz. W gnieźnie mhm. tak, cały czas ta warstwa spalenizny jest bardzo jest rozległa i bardzo gruba i teraz on miał wyobrażenie. O, jako człowiek wykształcony o pogaństwie rzymskim, gdzie, jak mu się wydawało, no, elementem kultu jest palenie, duże palenie czy ciągłe palenie dużych ognisk i ten ta warstwa spalenizny, czyli węgla drzewnego spalonego jest pozostałością po tych kultach którym towarzyszyło to ciągłe palenie tych, tych ognisk. Ten motyw jest później powtarzany jeszcze do lat 80. z tymi, z tymi paleniskami. Chociaż niekoniecznie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby takie. bo to jest na przykład metr, czy nawet więcej gruba warstwa spalenizny, mogła powstać w sposób akumulacyjny. Dlatego, że jak się pali. A ja mogę powiedzieć tutaj doświadczalnie, że w jednym miejscu palę ogromne ilości drewna po dużym sadzie, gdzie w sadzie jakim? leszczynowym, które intencjonalnie palę ciągle w tym samym miejscu. Mhm. I jaki jest efekt? Ciągle to wygląda tak jak po pierwszym ognisku, mhm. czy po drugim, powiedzmy troszeczkę się rozlazu, rozłazi, ale nie ma grubej warstwy, dlatego że za każdym razem ta, w takim ognisku co jakiś czas palonym, ta warstwa węgli niespalonych spala się prawie w całości, spopiela się przy, przy kolejnym, nie ma akumulacji tego. Natomiast taka duża akumulacja węgla spalonego może powstać w okolicznościach niesprzyjających, to znaczy przy silnym rozgrzaniu na przykład dużej ilości drewna, można sobie wyobrazić dużą ilość drewna, którą tam zgromadzono na budowę grodu, która spłonęła i która na przykład została nagle ugaszona, no, płonie to drewno, ono się rozgrzewa, z węgla przez rozgrzanie Yy, przychodzi burza, która to wszystko gasi, i mamy tylko kupę spolu, yy, takiego węgla drzewnego. O, w ten sposób można to sobie, sobie wyobrazić. Nie? Ale to już ja tutaj snuję pewną, yy, yy, pewną taką wizję, to by trzeba przebadać. Natomiast na tym tle, tego domniemanego, domniemanej konieczności poprzedzania przez archikatedrę, przez jakąś świątynię pogańską, wyrosła koncepcja interpretacji pewnego faktu, który znaleziono pomiędzy katedrą a kościołem świętego Jerzego, który jest bardziej na północ położony, mianowicie dużej wielkiego skupiska kamieni, które znamy poprzez sądę takim drutem solidnym, który tam sądowano i jak w, te, w szczegóły techniczne no. nie będę wchodził. W nie, nie, nie bezpośrednio. Tylko częściowo odsłonięto y, ten fragment. I y, w pierwszej interpretacji wyglądało to tak, że archeolog sobie wyobrażał, że stoi na szczycie tego kamiennego kopca y, i że ten kopiec ma przynajmniej 8 metrów wysokości, jest cały z kamienia. To była pierwsza interpretacja, ale co się okazało? On nie stoi na szczycie kopca, <laughs> on stoi na y, szczycie y, y, szybu. Wąskiego, dość wąskiego szybu, który jest zasypany kamieniami, a na powierzchni ten, ten obiekt zaznaczony jest w postaci takiego bruku, czyli kamieni pojedyncza warstwa, e, nawet nie, że ułożone, tak jak dzisiaj bruk układamy, ale takie intencjonalnie wybrane... wybranych, ułożonych, zebranych tam kamieni w jednej warstwie w kształcie dość rozległego takiego cygara. Takiego ogórka, ale to tam hmm. ma z 8 chyba metrów długości, ze 3 czy 4 szerokości, szerokości taki okrągły. Ale jedyna, jedna warstwa. I że w takim razie nie mam do czynienia tam. Kurchan to oczywiście się kojarzy ten kamienny taki nasyp z jakimś miejscem kultu. A tutaj raczej mamy do czynienia z pochówkiem. Niezwykłym, nie, ale to trudno go też datować, ale mógł to być niezwykły pochówek jakiejś osoby zupełnie z zewnątrz, jakiejś grupy, która tutaj urządziła swojemu na przykład wodzowi odpowiedni, mhm. odpowiedni pochówek wedle własnych zwyczajów. No, Czyli czekamy jeszcze tutaj na wyniki badań. Że tutaj jeszcze czek ale ten kurchan już jest zlikwidowany. To znaczy, okay. koncepcja, że mamy mm -hmm. tam do czynienia z kurhanem. Tego już nie ma. Pisze, to... że jest zlikwidowany, ale przecież w internecie nic nie ginie. Ktoś, kto będzie poszukiwał, znajdzie, znajdzie, obrazki, te, teorie, znajdzie które... te teksty, które wskazują na to, że tam mamy do czynienia z takim kurhanem i to miejsce kultu ciągle będzie jeszcze pokutować, Pokutował. bo nie każdy zada sobie tyle trudu, żeby to zweryfikować, jak to wygląda w świetle najnowszych badań. Podobnie jest z z miejscem kultu na Łysej Górze, które może nie dzięki dendrochronologii, ale dzięki innej metodzie, nie tak dokładnej, ale również pozwalającej pewne sprawy rozstrzygnąć, to znaczy metodzie radiowęglowej, no, można powiedzieć, że rozstrzygnięte jest na niekorzyść funkcji kultowych, dlatego że jak tutaj słuchacze może kojarzą, mamy tam do czynienia z takimi niewielkimi wałami kamiennymi. Nie ziemno-kamiennymi, tylko same kamienie, które nie dadzą się datować metodami archeologicznymi, bo tam nie ma żadnej, żadnej warstwy kulturowej. Nie ma czego badać, wszystko prze, przechodzi przez te kamienie na ziemię, i nie wiem guziki z czasów napoleońskich są z jakąś średniowieczną ceramiką na jednej, na jednej płaszczyźnie. Ale tego rodzaju obiekty, bardzo podobnie skonstruowane, czyli różnego rodzaju wały, konstrukcje z, z, z kamieni są na innych obszarach ziemi kieleckiej, między innymi na górze Dobieszowskiej i na górze, w tej chwili nazwa wypadła, no nazwa wypadła, yes. książce jest. Okay. Ja się kiedyś zainteresowałem jedynym, jedyną datą C-14, która jest w literaturze, była podawana jako data, która wskazuje na przełom 8 ix wieku dla tego obiektu, czyli bardzo stary, więc sugerowałoby to, że użytkow użytkownikami byli jeszcze przedchrześcijańscy yy, Słowianie, a więc może był to obiekt, bo on jest bardzo dziwny z tymi konstrukcjami który jest obiektem przeznaczonym dla, dla kultu, bo nie dla obrony, ani żadnej użytkowości tam nie można się jakby dopatrzeć tym, nie? Data C14 pochodzi spod tych wałów, z czasów kiedy te wały układano, po prostu no, była to góra, na której różne krzaki rosły, najszybszym sposobem jakby Usunięcia było wypalenie tego. Nie? Więc wypalano, wyrównano, na to położono te kamienie. Zbadano, podano analizie jeden z takich kawałków drewna spod tego wału i opublikowano z datowaniem, tam nie wiem, było 795 plus minus 30, nie? czyli jest data środkowa i taki, taki, taki przedział. No. Ponieważ to były lata 70. Ja wiedziałem, że w latach 70. takiej dokładności nie można było osiągnąć. No to jest za dokładna data na tamten, na tamten czas. I jak było na takiej sesji, właśnie o religii słowiańskich Pogan na Łyźcu, w tym tam w budynkach klasztornych, była też obecna autorka tej publikacji, i ja ją poprosiłem, czy ona by mi nie udostępniła po prostu dokumentacji z tych, okay. z tych badań. Była bardzo uprzejma to pani Gąsowska, pani doktor Gąsowska, bardzo uprzejma i na następnego dnia to przywiozła i się wszystko wyjaśniło. Mianowicie ten kwitek z laboratorium C14 był kwitkiem, wskazując z, taką, z takim przedziałem, ale surowej daty radiowęglowej. Czyli mamy tutaj do czynienia z podaniem daty surowej, ani ówcześniej ta pani nie zdawała sobie sprawy, że te surowe daty nie są datami kalendarzowymi, że trzeba je poddać kalibracji. Czyli data, data surowa z badania nie jest datą, nie. Nie. jak my to rozumiemy? Nie, dopiero trzeba je poddać kalibracji, z tego względu, że ten czynnik, który jest tutaj datujący, on jest zmienny w czasie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest skrzywa bardzo, bardzo skomplikowana, uzyskiwana w sposób eksperymentalny, bardzo prosty sposób. Drzewo, drewno pozyskane z drewna datowanego dendrochronologicznie na poszczególne lata, ten kawałek, ten kawałek słoju jest poddany analizie C14 i wtedy mamy punkt odniesienia, dokładną datę dendro i wtedy wiemy jaki jest przedział i tak ta, no, nie będę wchodził w szczegóły, w no. każdym razie jest to krzywa uzyskana w sposób eksperymentalny. Kilka tych krzyw, bo tych, dat, tych krzyw, tabel kalibrujących się ukazało, bo to ciągle one są dokładniejsze, ciągle dokładniejsze, no. bo metody mierzenia są, są coraz lepsze. Jak się podda kalibracji, a dzisiaj to jest w komputerze 3 sekundy, przesadziłem. Pół sekundy. Prosty program, który każdy może sobie, czy kilka nawet programów, każdy może sobie sprowadzić. Ta data surowa daje datę kalendarzową w przedziale XIII wieku, bardzo szerokim, tam stuletnim, XIII wiek. Mhm. Prawdopodobnie wszystkie te obiekty. Bo te, aha, dlaczego od razu otrzymałem potwierdzenie, że jestem na tropie właściwym, dlatego że jedno z wystąpień na tej sesji, o której mówiłem, dotyczyło tej drugiej góry, której nazwę sobie właśnie przypomniałem, góry Tulmin, której archeolog przekonany, że jednak ta góra, ten obiekt powinien być stary, mówi, no myśmy zrobili badanie C14, ale ono jest takie nie. No, Dziwne, bo wyszło nam XIII wiek. No tak, on dla niego dziwne, bo on jest przekonany na podstawie wcześniejszych, że to muszą być wcześniejsze obiekty. A tutaj raczej mamy do czynienia z obiektami już. Yy, z czasów no, dość zakorzenionego chrześcijaństwa, czyli XIII wiek. I te konstrukcje trudno łączyć z jakimś oficjalnym, tak dużym kultem y, tych domniemanych, ewentualnych resztek y, pogańskich Słowian. Że one musiały służyć po prostu czemuś innemu. Ale to już jest jakby inna bajka, czemu one służyły. Nie? Panie profesorze, a czy Góra Ślęża miała jakieś faktyczne znaczenie dla Słowian? Bo pisał o niej Titmar, który wskazywał ją jako miejsce słoweńskiego. Bogańskiego według niego kultu. Co wiemy o Górze Ślęży i czy tam są prowadzone jakieś wykopaliska? czy tak, Są, są, no jasne Góra Ślęża. Jeśli ktoś nie był na Dolnym Śląsku, to nie zdaje sobie sprawy jak Góra Ślęża dominuje nad Dolnym Śląskiem, bo to jest takie jedyne wyniesienie w okolicy dość, dość płaskie i rzeczywiście ona robi wrażenie. Nie? Bo ona nie jest zbyt wysoka, zdaje się tam coś koło 700 metrów, ale tego rodzaju góry jak są w pewnym ciągu to znikają. Natomiast ona jest sama, właściwie to są trzy takie szczyty, no, robi, robi naprawdę wrażenie. I jest widoczna z dużej odległości, samego Wrocławia również. Więc Góra Ślęża z pewnością zaznaczała się w krajobrazie Śląska. to ją predestynuje do odgrywania ewentualnie jakiejś, jakiejś roli. No jakiej. Jeśli chodzi o wykopaliska, to ona oczywiście budziła zainteresowanie. Prowadzono wykopaliska, różne rzeczy z różnych czasów na niej odkrywano, które często były też łączone z różnymi kulturami, również z kultami niekoniecznie słowiańskimi, ale celtyckimi, bo tam są takie figurki. Tutaj nie mamy jasności takiej kompletnej, która by nas przekonywała, czy te figurki są wczesnośredniowieczne, słowiańskie, czy jakieś wcześniejsze, czy może późniejsze, bo też taka może być możliwość jako wytwór takiego kamieniarstwa ludowego, mm, takiego folkloru, one są po prostu, prostu bezstylowe. Bez Natomiast nie znaleziono nic, co by nawet bardzo chcącym archeologom umożliwiło wskazanie, że tam mamy gdzieś do czynienia z miejscem, z miejscem kultu. Nie ma żadnych, żadnych śladów. Natomiast mamy przekaz Titmara, który mniej więcej w tymi słowy to ujmuje, że na tej górze, odbywa, że góra przede wszystkim cieszyła się ogromną czcią i sławą, i na tej górze odbywały się przeklęte pogańskie obrzędy. Jeżeli weźmiemy to literalnie, to mamy tak świadka, Trudno powiedzieć, czy on to widział, czy zna to z relacji osoby, która była, widziała i mu tylko przekazała. W każdym razie mamy tutaj dość solidne świadectwo, które mówi, które tak, jakbyśmy wzięli literalnie, to on mówi tak, no tam się odbywały pogańskie obrzędy. Ale na tej samej zasadzie ktoś, kto nie zna na przykład kultury jakiegoś ludu, jedzie tam, do, na przykład na wycieczkę na egzotyczną wyspę, obserwuje mieszkańców tej egzotycznej wyspy i różne dziwne zachowania, interpretuje w jakich kategoriach? No, najczęściej kultowych. Jak odbywają jakieś tańce, to pewnie co. Kult jakiś religijny. Mamy to utrwalone także w filmach hollywoodzkich i nie tylko hollywoodzkich. Jak, nie wiem, o King Kongu, jak czczą King Konga, to jak tańczą na jego mm. cześć, bo taniec jest wyobrażany jako forma. Kultu, właśnie. Sprawowania. On może być, ale nie zawsze taniec jest, jest tej funkcji. W każdym razie, to, że Titmar tak interpretuje, to jest interpretacja Titmara. Pytanie jest, czy fakty, które. Na których ta interpretacja się opiera, są zgodne z tą interpretacją. To znaczy, czy rzeczywiście tam się gromadzili ludzie po to, żeby czcić bogów, czy też tam się gromadzili ludzie po to co jakiś czas z całej okolicy rozległej, mm. ponieważ było miejsce jednoznacznie wyróżnione, po to, żeby na przykład e, letnią porą e, czy wiosenną porą e, młodzież mogła się ze sobą spotkać, pobawić, potańczyć, pośpiewać, popić. Właśnie, a czy to przykładowo święto Noc Kupały, czy coś takiego istniało w, w tradycji Słowian, bo często to jest przez rodzimowierców, dzisiaj jest to w czerwcu, nie pamiętam którego, dziś pod koniec czerwca ten najdłuższa, najkrótsza noc, noc w roku jest świętowana jako Noc Kupały. Czy, czy takie święto na przykład mogło się tam odbywać, czy ma, wiemy coś o takim święcie? Dzisiaj jak wiemy, kiedy jest równonoc i mamy mhm. ustalony kalendarz, to łatwo nam wskazać, mhm. więc we współczes, w tradycji etnograficznej tak i można powiedzieć tak... Tradycja dentystyczna wskazuje tak, że ten okres, niekoniecznie dokładnie dzień przesilenia, ale ten okres, kiedy mamy do czynienia z najdłuższym, yy, najdłuższym dniem, yy, był okazją do tego rodzaju imprez, bo to też woda zaczyna być ciepła, można się kąpać. Nie? Mhm. Wyobraźmy sobie ludzi, którzy się yy, nie kąpali przez parę miesięcy. Mhm. <grym> no, tak to bywało. Yy, więc teraz mogą się pokąpać, ta kąpiel może być przyjemną także okazją do zabawy, okazją do różnych innych kontaktów między, międzyludzkich, a ówczesne społeczności żyły w, w pewnej izolacji, to znaczy rodziny żyły w izolacji, to nie były duże wsi, to były niewielkie osady, więc młodzież łaknęła kontaktu z podobnymi, sobie wykorzystywali. Tu można dalej to pociągnąć w wiadomą stronę. Y, 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 Czy w X wieku też istniała noc kupały? Nie wiem, bardzo możliwe, że tak. Sądzę, że, że tak. Dowodów na to nie mamy, bo mhm. po prostu źródła nam na to yy, nie pozwalają. Ale wracając do Titmara. Problem jest taki, czy interpretacja Titmara jest właściwa wobec rzeczywistych zachowań? Bo jeżeli, powiedzmy, byłoby tak, że rzeczywiście ci ludzie się zbierają tam po to, żeby oddawać cześć Bogom, to Titmar właściwie interpretuje. Ale jeżeli było tak. Że ci ludzie zbierają się po prostu dla zabawy, to Titmar tę zabawę ocenia w takich kategoriach, bo dla niego ona jest czymś, co jest w jego interpretacji objawem owych dzikich obrzędów pogańskich. Te dzikie obrzędy pogańskie często są związane z tym, że na takich imprezach, jakby to, co jest typowe dla etyki seksualnej chrześcijaństwa, tam po prostu mocno ją przekraczało, wykraczało poza to, co było dla przyjęcia, więc sobie wyobrażano, tak, tak to jest, to jest takie rozpasanie, bo to są pogańskie obrzędy. To rozpasanie seksualne to jest także objaw działalności diabła, który kusi w ten sposób tych, y, tych ludzi. Także tutaj można interpretować w dwie strony, ja sądzę, że ale to jest moje zdanie, że ta właściwa to jest ta druga. To znaczy, Titmar źle interpretuje jakieś kulturowe zachowanie no. dla, tej, no. dla, dla tej społeczności, no. bo jemu się tak wydaje. Mogę wskazać jakieś analogie. Podobnych błędnych interpretacji. Święty Bonifacy, gdy, to misjonarz anglosaski, który działał na terenie, głównie Niemiec, trzy razy pojechał, był w Rzymie. Jak pojechał do Rzymu, pisze, że był zbulwersowany tym, że zobaczył, że pod murami Watykanu odbywają się dzikie procesje, zabawy, pogaństwo się szerzy. Dla niego to było właśnie przejawem pogaństwa, ale czy możemy sobie wyobrazić, że przy murach Bazyliki Watykańskiej rzeczywiście odbywają się jakieś uroczystości pogańskie? To Niewyobrażalne. Natomiast to było w okresie Nowego Roku. Natomiast tak, Rzym, jak świat rzymski również pielęgnował jeszcze przed jeszcze starą tradycję czczenia nowego roku, właśnie poprzez to, co do, do dzisiaj przetrwało. Nie? Sylwester, karnawał, to jest ten, ten, właśnie, ten właśnie moment. Można by mnożyć takich przykładów, chociażby na Łysej Górze. Również ze świadectw późno mamy opisy różnego rodzaju zabaw, które się tam odbywały. Niektórzy historycy traktują, o, to jest pozostałość kultów pogańskich. Zakonnicy też się skarżyli na to, i w końcu przeniesiono ten targ na niżej, do miejscowości, która się nazywa chyba Nowasu. Już nie pamiętam, w pewnym razie u, podnóża, u podnóża góry, ale tylko dlatego, że to przeszkadzało tym, tym, tym zakonnikom, no bo zakon, a tutaj takie, ich zdaniem, bezeceństwa. I niektórzy interpretowali, no przeszkadzało, bo uważali, że to jest coś, co jest związane z kultem pogańskim. pogańskim. A przecież dzisiaj przy różnych okazjach, nawet dzisiaj, kiedy i tak mamy sporo okazji i młodzi ludzie również do wzajemnych kontaktów, no, nie tylko w weekendy, ale niemal na co dzień, istnieją takie momenty, które szczególnie się oznaczają, jak na wsi na przykład... Yy... Cudze wesele, czy organizują sobie na wsi takie zabawy letnie, to jest ten okres, kiedy po prostu dzień jest dłuższy, po pracy jeszcze starcza siły, żeby się, się pobawić, czy, czy przy dorzynkach, czy przy innych uroczystościach. Nie mówiąc już o tym, że przy okazji różnego rodzaju odpustów też to wykorzystywano, że się zjeżdżano. Odpust odpustem, ale wieczorem idziemy do karczmy, ładnie się, się pobawić. No. Ludzie szukali, jak dzi dzi dzisiaj Rozrywa. taki dawniej szukali po prostu y y rozrywek, a wcześniej mieli ich znacznie mniej. Niż, niż my dzisiaj i byli zobligowani jednak różnego rodzaju terminami i ograniczeni w tym, w tym wszystkim. Jeszcze chciałem zapytać Pana profesora, wracając do tematu posągów, bo one się przewinęły gdzieś tam przede wszystkim w tych źródłach pisanych, ale czy posągi typu Światowic ze Zbrucza, Głowa z Jankowa, co one nam mówią, i świętowid Woliński również, co one nam mówią o słowiańskich wierzeniach i czy datowanie ich, badanie ich wykazało, że to faktycznie były posągi słowiańskie? One by nam coś powiedziały, gdybyśmy byli w stanie wskazać, że one w ogóle przynależą do świata słowiańskiego, przynajmniej niektóre z nich, że mają cokolwiek wspólnego z wierzeniami religijnymi. Jeśli chodzi o posąg Zezbrucza, to dzisiaj już właściwie y, rodzi się konsensus wyłączający go z, ze świata słowiańskiego, y, nie mówiąc już o jego łączności w ogóle ze sferą y, sakralną. Nie będę tego rozwijał, y, jeżeli ktoś chce może więcej w książce poczytać. Druga sprawa. Jak zaraz na początku mówiłem o językoznawstwie jako ważnym źródle do poznania dziejów słowiańszczyzny i także religii. Dlaczego to jest takie ważne źródło? Bo żeby istniał jakiś fakt, to społeczność, która ten fakt zna lub praktyka jakaś kulturowa, pozostawia ślad w nazwie. Bo coś robimy, musimy to nazwać. Ten, to coś musimy nazwać. Czynność, która, czy od to, co robimy wokół na przykład domniemanego posągu i y, w, tym naj, w tej najstarszym pokładzie jakby języka słowiańskiego nie ma odpowiednika dla posągu, okay. nie ma słowa, które by określało y, y, posąg. Mm -hmm. Natomiast y, bałwan, jako to, które się pojawia w źródłach, jest pochodzenia tureckiego. I my wiemy, że ci bu, tu, Bułgarzy, Tureccy, jak przybyli do Bułgarii, to właśnie w ten sposób takie posągi y, kamienne y, stawiali. I Słowianie po prostu samo pojęcie tego posągu zapożyczyli właśnie od o. owych Turków. Ale to, co to świadczy? Że wcześniej nie mogli tworzyć posągów, bo, bo to by zostawiło ślad y, w języku. A nie ma tego. To jest. To jest pożyczka. Rezum. To jest pożyczka. Yy, druga rzecz, yy, jeśli chodzi o ten światowy dwoliński, no, Ten światowi dwoliński to jest otaki. Mm -hmm. To jest otaki. Co no, więcej, on chyba, dlaczego tak? on jest związany ze światem słowiańskim, skoro znamy tego rodzaju od, jego odpowiedniki, yy, yy, zrobione wedle kanonu sztuki skandynawskiej. I do tego jeszcze w Skandynawii. Yy, i to są do, bardziej niż ten światowid woliński. One są tak ukształtowane, że wskazują na pewne utensylium seksualne dla, dla kobiet, niż cokolwiek, niż cokolwiek innego. Co jeszcze? Pan wskazał posąg ze Zbrucza. Aha, ta główka, jano, no, tu jest przykład właśnie pewnej komplikacji. To jest główka, która znaleziona została bez kontekstu. Drewniana, rzeczywiście, głowa, znaleziona w warstwie torfu. I tyle. A datowano ją już jeszcze nie? Nie. Nie wiadomo co to, co to jest, a co to może być. jak dobrze wykształcona głowa, nie tak schematycznie dość dobrze ujęte główne cechy anatomiczne głowy. To yy, narzuca się, że to posąg słowiański, ale to może być pozostałość, bo jak nie możemy datować, to różne tutaj mogą wchodzić w grę y, posągu y, jak, z jakiegoś kościoła wiejskiego, t, t, który był oblepiony później na przykład gipsem. I to może być w figurkach jakiegoś świętego który w końcu ona uległa zniszczeniu, i gdzieś tam, no nie wiem, może próbowano się w taki sposób, jaki dzisiaj ludzie pozbywają się, powiedzmy, świętych obrazków czy obrazów świętych. Nie tak, że wyrzucają do śmiecia, tylko albo gdzieś głęboko zakopią, albo najlepiej spalą. W takim razie tak, żeby one się nie wlają, więc może ona jest znaleziona w tej warstwie torfu, dlatego że chciano. Jakby z pewną czcią te resztki gdzieś tam, z, może nie zachować, tylko je zniszczyć. On, nie? Ale tak z, z czcią dla samego, samego przedmiotu. Nie? Także ten, ta figurka dopóki nie będzie datowana. To yy, nie ma nad nią, nie powinno być na, nad nią dyskusji. Nie? Panie profesorze, rozmawiamy bardzo długo. Jest to bodajże rekord mojego kanału, także uważam, że możemy też powoli kończyć. Niemniej chciałem pana zapytać jeszcze o składanie ofiar z, z ludzi, ale ja to wiem, dzięki pana książce pan to napisał, a osoby, które chciałyby się dowiedzieć więcej o tym. W co wierzyli Słowianie, jakie były religie dawnych Słowian? Jeżeli chciałyby zgłębić tutaj wątki, które poruszyliśmy w tym materiale, odsyłam raz jeszcze do tej książki: Religie dawnych Słowian, książka autorstwa profesora, i tam, między innymi, e, pan profesor porusza wątek tego, czy Słowianie składali ofiary z ludzi. A czy ja mogę jeszcze od siebie? Jak najbardziej. No, żeby y, pańską reklamą zachęceni, Słuchacze nie kupili książki, nie byli później zawiedzeni, to ja uprzedzę, że nie znajdą w niej jakiejś konkretnej wizji i całego pełnego opisu. To jest raczej książka, która jest pomyślana jako przewodnik dla tych, którzy się interesują tym problemem przewodnik po problemach związanych z badaniami tej, tej sfery. Więc jak ktoś chce się dowiedzieć o takiej generalnej wizji pogaństwa, to tam znajdzie tylko pewne ułamki, ale przede wszystkim znajdzie, jak sądzę, odpowiedź na pytanie dla siebie, dlaczego to jest problem tak skomplikowany i z czego to wynika. Że tutaj nie mam do czynienia z żadnymi spiskami, ani watykańskimi, ani komunistycznymi, żadnymi, <grym>, że to jest sytuacja w sumie dość typowa dla badaczy tego wczesnego okresu, kiedy mamy mało źródeł. Dużo jest niepewności, niewiele takich rzeczy, które możemy rozstrzygnąć. Ja od siebie raz jeszcze polecam religię dawnych Słowian, wydawnictwo Poznańskie, a panu, panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję. Dziękuję. W ten oto sposób końca dobiegła pierwsza z historycznych rozmów. Jestem ciekaw waszych opinii. Słuchajcie, jestem tutaj jak już powiedziałem na wstępie 2-3 lata, także napiszcie konkretnie, jak wam się ten materiał podobał, czy chcielibyście, aby takie materiały były częściej, czy chcielibyście, abym zapraszał do siebie do rozmów ze mną specjalistów w danej konkretnej dziedzinie. Czekam na wasze zdanie, czekam na wasze komentarze. Jest to dość Duży projekt, wymagający dużo researchu, przygotowania pewnych inwestycji, także jestem bardzo ciekaw, co wy o tym sądzicie. Dziękuję w tym miejscu wszystkim łapkującym, komentującym, subskrybującym i te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, niech to zrobią, bo cały czas jest duży procent osób, które wracają na mój kanał, ale nie subskrybują. Dziękuję patronom oraz patronkom. Wasze wsparcie pomaga przyspieszyć pracę nad moimi pomysłami, także raz jeszcze dzięki, a jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam do serwisu Patronite. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.